9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl. Głównym sponsorem kanału 0 jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Wybiła godzina zero, dobry wieczór, witamy na kanale Zero. To taki stały cykl spotkań z gośćmi, których tutaj zapraszamy, z gośćmi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Mój dzisiejszy gość ma tak dużo do powiedzenia, że właściwie mogę go tylko przedstawić i wyjść. Adam Ostrowski. Dzień dobry Państwu, dzień aż, dobry Tobie. Wszystkiego aż, najlepszego aż, z okazji Dnia Kobiet, wszystkim kobietom. Aż tak to nie, bałem się, że mnie zaczniesz życzyć. Adamowi bardzo się spodobała nasza dzisiejsza scenografia, właściwie to tło za Tobą i wyznałeś mi, że masz, w domu magnetofon Mam w domu magnetofon I że częściej słuchasz magnetofonu Niż wynika nowoczesnych z tego, środków Tak, bo wynika to przede wszystkim z tego Że nie mam w domu odtwarzacza płyt kompaktowych Mam gdzieś diskmana, który się gdzieś wala Ale naprawdę nie wiem gdzie on jest A no, jakbyś tak wiesz no, magnetofon spełnia wiele roli w studiu Przede wszystkim u mnie spełnia rolę resamplingu Czyli jak sampluję jakieś brzmienie Czy też gram na syntezatorze Czy cokolwiek Po prostu najpierw nagrywam to na kasetę tam jest też regulator tempo obrotów, więc mogę sobie też z tym manipulować odrobinę brzmienie, robić taki efekt, że coś jest stare, zepsute i tak dalej. No, fajna faza. Ja tylko powiem, że my się <laughs> rozmnożymy przez pączkowanie dzisiaj, a mianowicie przyjdą tutaj młodzi, zdolni ludzie, którzy przysłuchują się za kamery naszej, naszej rozmowie. Twoja banda, twoi ludzie o nich no. więcej opowiesz, ale w dalszej fazie tego programu, także bądźcie z nami cały czas. Będzie też oczywiście możliwość zatelefonowania i zadania pytania Adamowi, Jakiej tylko będziecie chcieli zadać, e, miałem zacząć od czegoś innego, ale ta kaseta tak mi chodzi po głowie. Pamiętasz swoją pierwszą kasetę? Oczywiście. Opowiadaj. Wiesz co, historia jest o tyle śmieszna, ja ją mówiłem już tysiąc razy, ale w sumie opowiadam tysiąc pierwszy, ale jak następowała transformacja od mojego <laughs> ustrojowa, rzecz jasna, to jest rok 89, grudzień, na gwiazdkę mój wujek z Kanady ojciec chrzestny, wiesz, za komuny to było takie modne mieć wujka w Kanadzie, w sumie każdy miał wujka w Kanadzie gdzieś tam i tak dalej. Ja nie miał. No, no wiem, ale no, wiesz o co chodzi, zawsze nie się wiem. słyszało, że ktoś, no to ja byłem tym szczęśliwcem, który miał wujka w Kanadzie. Znaczy generalnie on tak naprawdę nic mi nie wysyłał, ale wysłał mi jedną rzecz, która zmieniła moją życie i to właśnie była kaseta magnetofonowa. Na jednej y, stronie było nagranie Black Sabbath, a na drugiej Heavy and the Boys. No i tak z pełnym szacunkiem oczywiście dla Black Sabbath, jakoś bardziej mi się spodobało Heavy and the Boys, płyta Living Large, tam był taki śmieszny kawałek, kompletnie niesponsorowany Nike. No to śmieszna płyta, bo to jeszcze wiesz taki hip hop old school, old school czyli w Stylu run DMC, pierwszych nagrywek, czyli wiesz, beat zrobiony na automacie perkusyjnym, brzmienia tylko z tego automatu, zero samplingu i takich innych rzeczy. Wiesz, takie nawijanie. No zaraz tam mówisz mnie na to, żebym też wrzucił do słuchania kaset. Fajna sprawa, ta wiesz, magnetofonowych. Przede wszystkim y, ludzie na to w ogóle nie. Z... Nie wiem, czy ktoś jeszcze zwraca uwagę na to, y, tak mówię o szerszej, szerszym gronie ludzi, y, jak słucha muzyki. Z czego? Bo to, z czego słuchasz muzyki, ma znaczenie. Yy, chociażby wszystko, co jest wrzucone na, na digitale, czy to jest Apple Music, czy Spotify, czy jakaś inna firma, yy, to. Yy. Te wszystkie firmy mają swoje normy odnośnie masteru, który dostają. I wszystko musi być zmasterowane, załóżmy do minus jednego decybela. No tutaj nie będę się zagłębiać, ale chodzi o to, że na świecie trwa wyścig nie o to, żeby brzmiało lepiej, tylko o to, żeby brzmiało głośniej. A głośność w muzyce rozrywkowej uzyskujemy dzięki takiej wtyczce, która się nazywa limiter. No śmiesznie to się nazywa, bo to wcale nie limituje. Rzecz w tym, że to zgniata muzykę jakby i powoduje, że ona jest ogólnie głośniejsza i nie jest to dobre dla ucha, ponieważ najlepszym nośnikiem dla ucha i dla organizmu, najzdrowszy sposób słuchania muzyki to jest słuchanie muzyki z winyli, ponieważ winyl nie ma spektrum określonego spektrum zasięgu herców. Załóżmy, kompakt może mieć 44100 herców, winyl nie ma czegoś takiego, nie jest limitowany tą liczbą 44100, tylko może być milion herców nawet momentami. Chodzi o to, że y, cały czas, jak żyjemy, otacza nas szum, otacza nasz dźwięk. Ten dźwięk jest od nie wiem, 20 decybeli do 100... I dawek, które nas powinny boleć, ale które są jednak dla nas super. No bo na koncercie, jakie jest 120 dB, to każdy się bawi. Wow! Ja sam też lubię mieć na scenie bardzo głośno. Zresztą dlatego jako profesjonalny muzyk jestem głuchy. Gorzej jest na drugi dzień. A o tym akurat o czym mówisz, uczyłem się na Politechnice na ergonomii. Jest to I byłem zatworzony najgorzej jest... tymi wszystkimi liczbami, tak. i co mogą z nami zrobić. Tak, najgorzej jest, jeżeli przebywasz często w takim środowisku, czyli załóżmy, jak ja zaliczasz 3-4 koncerty w tygodniu, i po czym po koncercie wracasz do hotelu albo do domu, kładziesz się do łóżka i w tym momencie słyszysz taki pisk z tyłu ucha, może lekki szmerek, profesjonalnie nazywany brumem. Znaczy mówię tutaj brum, bo jak głośnik słyszysz, że załóżmy. Yy... Słyszysz w głośniku przesterowanie prądu, czyli nic nie działa, a słyszysz, że głośnik robi. To jest tak zwany brum, nie? I ten brum w moim uchu towarzyszy mi zawsze, dlatego nie mam mowy, żebym zasnął bez słuchawek na uszach. No więc... muzyka, muzyka zatacza koła, zatacza cykle, ale to, co mnie fascynuje w rozwoju muzyki, także hip-hopu. To jest to, że wchodzą te cyfrowe elementy. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad muzyka mega się zmieniła, ale coraz częściej twórcy sięgają po te stare, że tak powiem, narzędzia. Mówiłeś o kasecie magnetofonowej. Atutowy, który robił dla nas intro, spędziłem u niego dwie soboty przy robieniu tego intro, przy przyglądaniu się bardziej, jak on to robi. I pokazał mi taki telefon z uciętym kablem kojarzysz ostatnią płytę Tako Hemingwaya, tam są takie motywy, że to jest jak w stacji radiowej i dzwoni na przykład Dawid Podsiadło mhm. jako słuchacz audycji, a Tako Hemingway odbiera te telefony. na tam... zazdro, do mnie nie dzwoni. I, I tam jest, o tym sobie jeszcze pogadamy. Ale, ale i tam jest taki motyw, że właśnie Atutowy wykorzystał ten stary telefon, taki stacjonarny na tarcze mhm. jako naturalny przekaźnik, żeby ten głos brzmiał jak najbardziej oldschoolowo, tak jak w starym, w starym radiu. Czy, czy ty też jesteś fanem takich rozwiązań w muzyce? Znaczy, ja uważam, że wszystko, co wpływa na twoją kreatywność jest super. I tutaj chciałbym jakby też ludziom opowiedzieć troszeczkę o produkcji muzycznej w taki bardzo przyswajalny sposób, ponieważ no nie każdy musi się na tym znać, ale fajnie jakby się tam niektóre rzeczy rozumiało. I Jedną podstawową rzeczą, jaką zauważamy w muzyce rozrywkowej, że muzyka rozrywkowa rozwija się równo ze sprzętem. Czyli... Jakby sprzęt jest limitem w tym momencie muzyki rozrywkowej, a nie ludzki umysł, ponieważ no, my w głowie nie mamy żadnych limitów, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wszystko, tylko potem. Jest... Ciężko to przełożyć na. Właśnie Na, na tym dźwięku. polega pomysłowość, że na pewno da się to przełożyć, tylko czy technologia już na tym, na tym nadążyła. W tym momencie na przykład jest bardzo duża konsternacja wśród muzyków, jeżeli chodzi o programy AI, ponieważ już mamy. Programy AI, które potrafią naśladować każdy głos na świecie. Wystarczy próbka mojego głosu czy twojego chociażby z, z rozmowy z teraz i każdy jest w stanie zarapować coś moim głosem. Yy, zresztą yy, była wielka, wie, wielki szum było wokół yy, kawałka Drake'a z, yy, z Weekend, gdzie wiadomo, gdzie oni się nie lubią. Typ yy, zrobił z AI zajwisty numer. I to jest niesamowite, że tam jest Drake i The Weekend. Bez swojej wiedzy, że tam w ogóle są. To ponieważ oni twórcy się tego boją? Wiesz to yy, wydaje mi się, że nie. To nie, yy, nie wiem, nie wiem. Nie jestem w stanie Powiem, powiedzieć. Dla mnie to jest takie narzędzie, mnie, które jest w stanie naprawdę wywołać chaos. Znaczy, to znaczy ta mamy, sytuacja, je, którą po, słuchaj, jeżeli jesteś średnim producentem, załóżmy, jesteś średnim, robisz to z zajawki i tak dalej, nie, to możesz się tego obawiać, ponieważ yy, program, program AI jest w stanie w ciągu 30 sekund zrobić taki bit, Wygenerować taki bit, gdzie normalnie producent zaczynając się uczyć od zera, musiałby spędzić dwa lata przed sprzętem, żeby kumać to, co się dzieje na warstwie dźwiękowej, warstwie brzmieniowej i warstwie kompozycyjnej, żeby stworzyć coś, co stworzyło AI. Ale z drugiej strony, człowiek ma ten pierwiastek nieprzewidywalności, które jakby. No... Jest czymś niesamowitym, i czasami się wiesz, obudzi w środku nocy i zrobić coś, co jest fenomenalne. Nawet samemu tego nie wiedzą, tylko potem ludzie ci mówią, że stary to jest niesamowite, i tak dalej. A ty wiesz, że to po prostu był moment, chwila, przypadek. Nie wiadomo, jak to się stało, ale jest. No. Cztery lata temu Adam powiedziałeś takie zdanie, że straciliśmy hip-hop, ale on chyba jednak żyje i znaczy, im wiesz, im ma się dobrze. Czy to, czy to jest za bardzo wyrwane z kontekstu? Za bardzo wyrwane z kontekstu. Chodzi mi o to, że. Moim zdaniem, hip hop jako subkultura zatoczyła koło. To znaczy, ona w połowie lat 90., kiedy pojawiła się w, w, polskim, w polskich wydawnictwach yy, dzięki Leroyowi, który, no wiesz, no zaliczył najlepsze wejście na scenę, jakie tylko można sobie wyobrazić, bo pierwsza polska szeroko pojmowana płyta hip hopowa sprzedała się w pół milionie egzemplarzy. Wiesz, no. W tamtych czasach nie było niezależnych wytwórni, nie było, byli tylko majorsi, czyli był Universal, był OSONY, był Werner, był jeszcze Koch International, który był jakby, no, jakby tym najmniej znanym. W każdym razie chodzi o to, że Leroy pokazał tym majorsom, że na tej muzyce można zarobić. A tylko i wyłącznie liczby interesują firmy wydawnicze, ponieważ oni z tego utrzymują siebie, jak i swoich pracowników. I też dlatego podjęły się jakby takiego, jakby ludzie, którzy zakładali te firmy, dlatego sobie wymyślili ten biznes, ponieważ chcieli na nim zarabiać. No to jest jasne, oczywiste. My jesteśmy, wiesz, małym trybikiem w tej całej machinie. Też jak patrzę na wiele rzeczy, które się zmieniają w muzyce, no to też ja mam takie wrażenie, że kiedyś jednak człowiek bardziej podchodził do tego z sercem i wiele rzeczy robił dlatego, ponieważ miał poczucie. Z serca i miłości do tego, co robi, po prostu miał tą pasję, że nie był w stanie bez tego żyć, a też mi się wydaje, że jeżeli załóżmy, zwłaszcza dzieciaki widzą, że na przykład lewy, o ile lewy zarabia, jaki lewy jest, wiesz, gwiazdą i tak dalej, no to każdy chce być piłkarzem. Ale też wśród tych zawodów, które pozornie wydają się proste, również jest youtuber, gdzie dzieciaki też widzą, ile youtuberzy zarabiają, więc każdy chce być youtuberem, bo wiadomo, easy money to jest coś, co każdy chciałby jakby mieć w dzisiejszych czasach, zwłaszcza kiedy konsumpcjonizm szaleje i wszystko jest ważne, Jak, jakie masz logo, w jakich butach chodzisz, jakim samochodem jeździsz. Tak naprawdę jakby miało to świat Czyli w naszym człowieczeństwie, a tak nie jest. No, ja pamiętam jedną rzecz ze szkoły podstawowej, nie? że my się zadawaliśmy z tymi ziomkami, którzy po prostu byli fajni i miło z nimi się spędzało czas. Mieliśmy super pomysły, byliśmy zajawkowiczami. Czy kompletnie tak. nie patrzyło się na to, jak to, ktoś był ubrany na Tak, ale z drugiej strony też trzeba stwierdzić, że no, ja w podstawówce jeszcze byłem za czasów komuny, więc Wtedy każdy miał to samo. Nie? Wiesz, Więc... Wszyscy mieli ten sam sen, ale i tak wiedzieli, że w niewielu przypadkach on się spełni. Tak, Chyba, że dokładnie. miałeś wujka z, Kana z Kanady, ale akurat twój tak, nie wysyłał. Ale no, mój akurat był sknerą. No. Ej, zapytałem cię o... Znaczy o... słuchaj, za to, że on mi wysłał tą kasetę, to ja go będę do końca życia... No tak, to był jednak to duży jest, game changer. To jest mój ojciec szczesny. Zresztą ja jestem to ojciecem jego syna, więc... Historia jak w hip-hopie zatoczyła koło. Bycie, bycie na swoim, o to cię chciałem zapytać, dlatego wcześniej zapytałem o ten hip-hop, jak, jak on się ma i czy żyje, no bo musi, Znale, musi mieć do się do tego dobrze, chciałem, skoro ty do tego chciałem wrócić, bo chcesz widzisz... tworzyć i otwierać furtki nowym ludziom, młodym Ale ludziom. Ale poczekaj, bo ja chciałbym tutaj do tego koła jakby wrócić, bo powiedziałem, że hip-hop zatoczył koło. O co mi chodziło? Chodzi mi o to, że on wyszedł z undergroundu. Stworzył się niezależnie, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że od początku hip hop był traktowany po macoszemu, ze względu na stereotypy, opinie. Ja nie wiem, skąd w ogóle przybnął przy, no, do nas stereotyp chuliganów i tak dalej. Tym bardziej, tym bardziej że hip -hop był bardzo zróżnicowany. Miałeś gramatika Światła Miasta, miałeś molestę Skandal, miałeś Liroja, miałeś Wzgórze Japatrzy, Miałeś, wiesz, każdy jakby reprezentował swój region Polski, a w każdym regionie Polski była zajawka na co innego. Miałeś Śląsk, który psychorapem stał cały, kaliber 44. Wiesz, poza tym, jak sobie teraz posłuchasz, załóżmy, płytę 63 minuty dookoła świata, to jest płyta, która, jeżeli chodzi o flow tekstowo i tak dalej, wyprzedziła swoje czasy minimum o 10 lat. Więc jeszcze miałeś takich raperów jak świętej pamięci Freeze, który był u, u, u DJ'a Volta. Zresztą w ogóle płyta DJ Volta, producencka, pierwsza jasna, ciemna strona hip-hop produkcja. To były rzeczy, które zmieniały wtedy w ogóle światopogląd nastolatka. I to wiesz, to jest też śmieszne, że my w tamtym czasie, w lat załóżmy w 97 roku, nikt z nas nie myślał, że jest w stanie w ogóle wydać płytę. Nikt z nas w ogóle nie myślał, że istnieje taka możliwość, że idziesz do urzędu i zrejestrujesz własną firmę. To też było, wiesz, jakby nie do pomyślenia, biorąc pod uwagę też, że założenie wtedy firmy trwało z miesiąc, wiesz, to papierologia była olbrzymia, ale z drugiej strony, no, nikt na, z nas na to nie wpadł, że można coś takiego robić, nie? Po prostu my się uczyliśmy tej wolności na własnej skórze. My się uczyliśmy, co to znaczy móc kupić sobie puszkę yy, napoju gazowanego ulubionej firmy w sklepie, a... Przez całe dzieciństwo tego nie mieliśmy. No, wiesz o co chodzi. To... No wiesz, pochodzimy jednak z pokolenia, które zbierało puszki. Więc... No tak, zwłaszcza, że, że jest jesteśmy... Puszcz te puszki ze śmietnika. Tak, no. No. Ale słuchaj, przecież i człowiek czasami potrafił majątek stracić na to, żeby z kimś się wymienić na jakąś puszkę. Tak, za, za drobną dopłatę. Ja pamiętam, jak mój kolega powiedział mi: No, dasz mi swój komplet, Lego, to ja ci dam te dwie puszki. No i oczywiście, jak głupi mu oddałem ten komplet, lego. I, I zawsze się je... nawet nie wiem, wiesz, na którym wystąpił. Zawsze jeszcze wiesz. Mama piszki. z pretensjami, że te puszki się kurzą. Bo tam zawsze tak. się zbierało dużo kurzu na nich. Tak. Moja mama mówiła zawsze, są mole. Chciałem cię zapytać o to, o to bycia na swoim. Ogarniesz to? Bo wiesz, no po tylu latach jednak... No pewnie, że ogarnę. Co mam mnie tak? ogarnąć? Dasz sobie no, radę? Nie, no oczywiście. Nie ma takiej sytuacji. Mówię, jak... wiesz, o takich kwestiach stricte organizacyjnych, papierologii e... i tak dalej. Słuchaj, tego mam swoich przyjaciół. Mam Wojtka, mam e, Pawła, mam e, Haema. To są moi ludzie, którzy mi pomagają w, w tym na co dzień, i też yy. ja nie należę do osób, że jak czegoś nie wiem, to się będę wymądrzeć, że coś wiem. Nie, jak czegoś nie wiem, zamienia się w słuch. Jeżeli ktoś jest w stanie zrobić coś lepiej ode mnie. To po co ja mam się pchać w tą stronę. Nie? To tak zawsze było na przykład z okładkami na, na moje płyty. Załóżmy ja rzucałem pomysł, ale potem już nie ingerowałem w realizację tego pomysłu, bo wydawało mi się, że to jest bez sensu, żebym ja jako muzyk wtrącał się gościowi który, grafikowi albo jakby jakiś, nie wiem, dobry fotograf, jak na przykład o, Paweł Fabiański, Fabian, załóżmy. no... Jak ja mam się im wbijać w ich kompetencje, skoro ja się na tym nie znam? Ok, ja mogę siedzieć jako lajk i powiedzieć, nie, tutaj mi się ten, cię nie podoba, tutaj to lepiej, tego i tak dalej, ale z drugiej strony, jaką ja mam wiedzę? Jeżeli ja tworzę muzykę, to ja sam wiem, czego chcę od tej muzyki i wiem, kiedy ona brzmi najlepiej i kiedy ona jest najlepsza. Oczywiście czasami moje zdanie się mija z publicznością, bo publiczność może sobie pomyśleć, nie, no to jest słabe i tak dalej, ale ja chciałbym zauważyć, że ja cały czas to robię dla siebie. I dla mnie jest najważniejsze, żeby ta muzyka wypływała z mojego serca i była dla mnie, a to jak ją ktoś odbiera, to jest no, już każdego subiektywna sprawa. No i, I szanuję tych, którzy tego nie lubią, i szanuję tych, którzy to uwielbiają, bo tak jest życie, że nie każdy musi lubić kolor czerwony, biały, różowy, czerwony, niebieski i zielony. Zobacz, 22 lata minęły od tego słynnego materiału, o którym rozmawialiśmy, a ty mówisz podobnie, brzmisz podobnie. Masz troszkę więcej kilogramów niż wtedy i brodę. bo Czyli wtedy jestem brody, krową, która nie zmieniła poglądu. Brody nie miałeś. To jest program, w którym wystąpiłeś razem z Peją. Jeszcze zobacz, jakie bujne włosy mam teraz. 20, wszystko, wszystko uciekło 22 na lata temu wczoraj sobie obejrzałem ten program. Polska to kraj bez przyszłości. Powiedziałeś bezrobocie. Właściwie wszyscy moi kumple szukają pracy w Łodzi. Połączyłem sobie ten wasz wywiad wzruszył mnie ten wywiad, bo połączyłem sobie go ze swoim wyjazdem na emigrację do Londynu w 2002 roku. Jako absolwent Politechniki nie mogłem znaleźć pracy, wysyłałem CV, no ale wszyscy mi powiedzieli wcześniej studiuj przez 5 lat. Jak będziesz studiował przez 5 lat, to na pewno jak wyjdziesz, to będą czekać na ciebie, wiesz, limuzyny, czerwony dywan i zostaniesz dyrektorem jakiejś firmy. O się, szczerze? że? Niestety nie. I te słowa twoje były wtedy na swój sposób prorocze, bo znaczy, ta fala że... emigracji była bardzo duża. Ja ci muszę powiedzieć jedną taką rzecz, którą, którą ostatnio sobie w ogóle analizowałem i sam sobie zadawałem to pytanie, czy... Przypadkiem młodzież, która w tym momencie kończy liceum idzie na studia, nie ma ciężej niż my. Dlaczego? Ponieważ jest parę, parę różnic. Przede wszystkim za czasów PRL-u nie było czegoś takiego bezrobocia. Kończyłeś studia, musiałeś mieć pracę. Więc rodzice dbali o to, żebyś skończył studia, żebyś miał dobrą pracę. Ponieważ to był gwarant. To był gwarant. Twoje wykształcenie było gwarantem Twojej pracy. Dzisiaj twoje wykształcenie nie jest gwarantem. Jakiejkolwiek pracy, ze względu na to, że Twój pracodawca z reguły oczekuje od Ciebie doświadczenia. A ja już pochodzę z tego pokolenia. To już się zaczęło 20 lat temu. To właśnie było. Tak, wtedy, zacząłeś, ale nie wtedy było, te wszystkie wiesz... Ale, to była te, ale jest to właśnie uczelnie mówię, To uczelnie wypuszczały, nie prac. To była terapia, terapia szokowa. szokowa, bo my. Przez pierwsze lata, przez pierwsze 10 lat, załóżmy, jak ja jestem rocznik 80, to go, do roku 90 słyszałem, co ja gadam, do 96, 8, do kiedy skończyłem liceum, słyszałem cały czas od rodziców, jak nie będziesz się uczyć, skończysz kopiąc rowy. Tylko nie usłyszałem od nich jednej podstawowej rzeczy. I będziesz miał łatw, większą łatwość w utrzymaniu rodziny z kopania rowów niż z bycia nauczycielem na Akademii Muzycznej. Wiesz, oni zapomnieli mi to, to powiedzieć, albo nie robili tego celowo. Rzecz w tym... Moim zdaniem żadna praca nie hańbi. Jeżeli coś robisz dobrze, coś Absolutnie. robisz z sercem, uważam, że powinieneś to robić, powinieneś się w tym spełniać i nie jest najważniejsze, ile pieniędzy zarabiasz. Dla mnie najważniejsze w życiu jest to, żeby się dobrze bawić w swojej pracy. Żeby Twoja praca sprawiała Ci okrutną przyjemność, bo wtedy nie przepracujesz żadnego dnia w życiu i swoje życie przeżyjesz. Także. Ale wiesz, co? Zgodzę się z Tobą, no, tak. Natomiast to też jest niebezpieczne. Rozmawialiśmy tutaj o tym z Kubą Żulczykiem, kiedy siedział na swoim miejscu, że jak bardzo kochasz swoją pracę. To możesz tak bardzo mocno się też nie zatracać, że właściwie z niej wychodzisz 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I to też sprawia, że wiesz, jesteś cały czas przebodźcowany. Nie, ma, nie masz takich. Tak, wiesz, szukasz nie wiem. Przestrzeni... Właśnie, właśnie mówisz o moim American Dream, nie? <grym <grym> żebym miał siłę, taki... żeby robić muzykę 24 na dobę. No, Więc to jest najgorsze. Nie będziesz ja miał nigdy i... na to siły. No właśnie nie, nie będę miał, ale wiesz to uwielbiam tak. że jesteśmy pracy. coraz starsi. Załóżmy, zobacz. Jak teraz skończyliśmy sko ten ostatni nasz projekt. I. Ostatnie dwa tygodnie, znaczy generalnie dwa tygodnie, ostatnie dwa tygodnie, tworzyliśmy go w sumie trzy, cztery tygodnie, ale ostatnie dwa tygodnie to było siedzenie po 20-21 godzin, spanie po trzy godziny i no nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, bo ja się denerwuję jak rano staję, ale z drugiej strony, czy rano o ale z drugiej strony no, nie mogę mieć do siebie pretensji, które ze rano o 10, więc wiesz no, rzecz w tym, że po prostu ja kocham taki rytm pracy, kiedy poświęcasz się w całości. Okej, okay, po dwóch, trzech tygodniach czuję się tak, jakbyś miał jetlaga po wycieczce na Marsa i z powrotem, ale z drugiej strony. To było niesamowite dwa tygodnie, rozumiesz, było mnóstwo zabawy, mnóstwo nagrywek, mnóstwo robienia muzyki, eksperymentowania, dzielenia się, wiesz, spostrzeżeniami, to wszystko co uwielbiam, mogłem się nauczyć czegoś nowego od, od, od swoich przyjaciół, z którymi to robiłem, wiesz, i to jest też kolejna rzecz, nie? nieważne ile tak naprawdę płyt nagrałeś w życiu, nieważne ile tej muzyki wyprodukowałeś. Każdy człowiek ma swoje spojrzenie na muzykę, i od każdego się może czegoś nauczyć i wydaje mi się, że to jest w każdej dziedzinie. Nie? Chciałem, chciałem Cię zapytać o taką rzecz, o pracę z emocjami plus takie spełnianie oczekiwań też własnych i fanów, bo to może być wyniszczające i to jest ta trudniejsza część Twojego zawodu w CGM Je powiedziałeś 5 lat temu takie zdanie, które sobie wynotowałem, bo mocno do mnie trafiło. Przy wydaniu każdej płyty zamykam się przed światem zewnętrznym. Nic nie czytam, nie oglądam, nie robię tego, bo strasznie mnie to stresuje. W jednej sekundzie ludzie mogą cię kochać i wynosić pod niebiosa, a w kolejnej wycierają tobą podłogę. To dla mnie zbyt trudne i zbyt okrutne. Daję swoje serce na talerzu i nie chcę, żeby ktoś to serce zdeptał. To są bardzo mocne słowa, które podkreślają poziom twojej wrażliwości przy, przy tworzeniu. Dalej tak masz. Tak, czy, to ci, czy to ci minęło i czy tak było od początku, czy, na czy media społecznościowe to wzmagają, no bo jak zaczynałeś tworzyć muzykę, to mogłeś mieć na to wywalone. Nie mam mediów społecznościowych, dalej się jakby utrzymuje jako prawdziwek bez Instagrama, bez Facebooka. Okej, okay, mam... Masz ten official taki Tak, to są, to są jakby... Profil, ale fan, 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 fan nie, nie, a. To ty, nie ty to prowadzisz. Nie, ja to prowadzę, nawet nie mam do tego kodów. Wstyd się przystać. Ale też nigdy tego... Informacja nigdy nie... dla was, nie... nie piszcie do Adama. Oczywiście, znaczy, znaczy... ale on tego osobiście nie odczyta. Ludzie, kiedy piszą, okazują swoją wdzięczność, mają coś do przekazania i tak dalej, uwierz mi, to do mnie trafia. Ale... I też odpisuję tym ludziom, ale to niewygodne w mieć bo że ja się roguję na, in na Instagrama, tylko dostaję sms od mojego przyjaciela, od Wojtka, który jakby trzyma nad tym rękę. I ja mówię, Wojtku, jakbyś mógł... I też to jest niesamowite, że my do siebie się zwracamy cały czas z dużą kulturą, bo uważam, że kultura osobista to jest coś... Co reprezentuje Twój dom. I zwracamy do siebie zawsze, to jest takie śmieszne, mówię, bracie, jak możesz to, jakby to nie stanowiło dla Ciebie problemu. Znalazł byś chwilę, to odpisz temu ziomkowi, że bardzo dziękuję i tak No tak jest, to jest śmieszne. No ale z drugiej strony bardzo to lubię, bardzo niewygodne są te krzesła. Znaczy, wiesz, ja jestem gruby, więc te krzesła jest jakby są wygodne. No dla ciebie jak jesteś chudy, to tak, ale, mm, dobra. Wracałem... ale chudy, waży 80 kilo. No ja 120, więc... Okej, okay, wygrałeś. Możemy, możemy się podzielić, spotkamy się przy stówce. Ale nie, wiesz co, powiem ci tak, że wydaje mi się, że kontakt taki bezpośredni między człowiekiem jest dużo bardziej warty niż ten kontakt na odległość. I tego się trzymam cały czas, dlatego nie mam tych mediów społecznościowych. Po prostu ja zawsze wyznaję, że ziomkiem możesz nazwać osobę, gdzie wiesz, co się dzieje u niego matki. Rozumiesz? U tego ziomka matki. To jest twój ziomek. Kiedy wiesz, to jak się czuje jego mama. Jeżeli tego nie wiesz, a nie jesteś w stanie, wiesz, no, nie jestem w stanie, nie wiem ile ja mam tych followersów, ale nie jestem w stanie, za, załóżmy, u kilkunastu tysięcy stwierdzić, że ja wiem, co tam u twojej mamy słychać, no bo to jest niemożliwe, a dla mnie jakby, wiesz, cały czas patrzyłem na to z punktu widzenia takiego jak, jak mail, jak list, rozumiesz, że jakby to jest kontynuacja maila, no to teraz masz Instagram, gdzie może się podzielić swoim życiem, przesłać zdjęcie, pokazać i tak dalej. Jakby wiesz, no ja rozumiem, że to jest rozwój i wszystko, ale ja wolę mieć czterech ziomków, ale oddać im całe serce i być, kiedy... Tego ode mnie potrzebują, niż mieć ich 4 tysiące i jedyne co móc dla nich zrobić to... Będzie dobrze. I poklepać po plecach. No. Faktycznie ten rozdźwięk pomiędzy światem internetu, a światem rzeczywistym jest dość spory. Podam ci taki prosty przykład pierwszy, który przychodzi mi do głowy. Kiedy daliśmy zajawkę, że dzisiaj się spotkam z tobą i będę tutaj z tobą rozmawiał, to oczywiście było nie, dlaczego on? Nie, na pewno to spiewszy i tak dalej. Była jasność. Ja nie mam jakby z tym problemu żadnego. Natomiast ty zadzwoniłeś do mnie przed przedwczoraj i mówisz, o, cześć, siema przemo, super, że się spotkamy, bardzo się cieszę, nie widzieliśmy się. O, mam nie 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 wielu się, kolegów nie, nie. ze swojej byłej pracy, jak to ale, muszę ale powiem ci, że właśnie to jest taki podstawowy rozdźwięk, że i tak sobie myślisz, OK, Czyli ten gość, który tutaj przychodzi, on się cieszy na to spotkanie, a ktoś, kto nawet jeszcze nie wie, jak ta rozmowa będzie wyglądać, się nie, nie cieszy. Jest, no, nie pasuje mu to oczywiście mają. każdy ma jakieś swoje oczekiwania, wie? swoje zdanie, tak? Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj skróciła się droga też do, do wyrażania. Chyba już wiem, jakiego zwrotu szukałem. Do wydawania wyroków przedwczesnych. Czasami, wiesz, te sądy internetowe, one sobie tak działają bardzo szybko. bo Jezus łatwo. Maria, skurcz mnie złapał. <laughs> nie to, wierzę w to. To jest moment na... No właśnie, w skurcz budzi mnie złapał, sorry. Właśnie to są te problemy, jakie ma gruby. Słuchaj, mm, muszę trochę... Magnes? Nie, odsunę sobie krzesełko, trochę sobie postoję. Poplóweczka? Zaraz... Ale nie, nie, słuchaj, spokojnie. Yy, jeszcze nie będziemy Neymara tutaj odwołali, Więc ten... Słuchaj, ja w ogóle zwrócę się do tego, o, o czym powiedziałeś od początku. Czyli o tym, kiedy ludzie wchodzą tobie na emocje. To znaczy uważam, że przesadne chwalenie, jak i przesadny hejt, wszystkie skrajności, to nie, jest, to nie są bodźce, którym chciałbym, żeby docierały do mnie. Ponieważ jeżeli ja sobie ustawiłem na samym początku, jako prawdopodobnie 7-8-latek, że skoro gram na tych skrzypcach, lubię to robić, gram dla siebie, to ta muzyka jest moja. Jest czymś moimi emocjami, jest moim życiem, moim... A, bo, bo, analizą mojego organizmu, tego wszystkiego, co się dzieje. Bo to, dlaczego sposób, się, to dlaczego się przejmujesz opinią sposób, inny, bo, bo bo Nie, właśnie ja się nie przejmuję tą opinią, tylko rzecz w tym, żeby się ją nie przejmować, najlepiej jej nie czytać i nie znać. Więc... Ja wychodzę z założenia takiego, że ja kompletnie nie śledzę swojej kariery, bo to jest mi do niczego niepotrzebne. Ponieważ czy ktoś powie, że jestem najlepszym raperem na świecie, albo najgorszym raperem na świecie, to nie zmieni mojej miłości do muzyki. To, nie to że ktoś mnie pochwali, nie spowoduje, że będę jeszcze lepszy. Tak samo, jeżeli ktoś mnie zgani, nie spowoduje, że będę jeszcze gorszy. Ale dotykasz ważnego wątku, bo do tego trzeba być też czujnym na pochwały. Za dużo osób... Jak znaczy tutaj... ja uważam, wiesz co, ja uważam, że To, to generalnie, też nie jest dobre. Generalnie, wiesz co, ja uważam, że pochwały to mi do niczego nie są potrzebne. Z jednego powodu, że ja tego nie zacząłem po to, żeby ludzie mnie chwalili i też yy, nie mam zamiaru tego robić po to, żeby ktoś mnie chwalił. Ja to robię, dlaczego? Ponieważ uwielbiam to robić i tu się przejawia mój egocentryzm i egoizm, Robię to wyłącznie dla siebie. Nie dość. Będę takim hamem, że powiem, że mnie kompletnie nie interesuje, kto co sądzi na ten temat. To jest, nie mamy pańskiego płaszcza <laughs> i co nam pan zrobi? To ja jestem kierownikiem tej szaty. Ale to jest też tak w tym fajnym takim cytacie, którego kiedyś użyłeś, to, to chyba powiedział e, Jay-Z. Jeśli bym cię zastrzelił, to byłbym głupi. Jeśli ty tak, byś to mnie jest zastrzelił. to czytuję, że if to... I shoot you. I will be brainless if you should me, you'll be famous. I to jest wers, który jakby mówi wszystko. No, jakby, no, wiesz, kolejna rzecz jest taka, że ja nigdy nie prosiłem nikogo o karierę jakąkolwiek. Nigdy nie prosiłem nikogo, żeby kupił moją płytę, żeby nie wiem, e, nigdy nie, nie, nie wiem nie, nie, nawet nie wiem, jak to się robi. OK, ja mogę zachęcić do przesłuchania. Co nieraz nie, robiłem, ale szczerze mówiąc nawet, kup moją płytę. Nie no, jak to brzmi w ogóle, nie? To jest takie trochę dziwne, nie? Wiesz, dlaczego, no. wiesz dlaczego pierwszy raz kupiłem twoją płytę? To było, bo przypomniała mi o tym twoja czapka. Bo byłem w Empiku, wartowałem płytę i zobaczyłem, mówię, o... Łyse. Ten gość. Nie, nie znałem Twojej twórczości jeszcze wtedy w ogóle. Znaczy, gdzieś słyszałem, że taki gość jest, no bo wiesz, to nie, było, to nie były czasy e, jeszcze rozwiniętego internetu, i patrzą w jegoś w koszulce piłkarskiej, to muszę tę płytę mieć. Ja I <laughs> kupiłem w ten sposób. <laughs> widzisz, jednak jedna okładka jest ważna, to co, o czym mówiłeś wcześniej. Werpul, no. Kurse, no powiem Ci szybko. Skąd że ten pomysł? Niemiło, Skąd ten pomysł? To, yy, nie wiem. Tak naprawdę dzisiaj sobie tego nie przypomnę, ale wiesz co, ja od dłuższego czasu jakby zawsze kolekcjonowałem te koszulki piłkarskie i jakoś tak się złożyło, że zrobiłem sobie, wiesz, to był, ta koszulka w ogóle chyba była sezon 2005-2006 bodajże, wtedy Liverpool grał w tych białych strojach, z tym wielkim zielonym piwoszem jakby. Te, na te rękawy jeszcze były troszkę takie Tak, w ogóle wtedy była taka moda, jak zwrócić uwagę, jak na przykład w NBA koszykarze grali, to było wszystko, wiesz, za duże, nie? Wszystko było 3-4 XL. I tak samo piłkarze grali trochę w różniejszych strojach i no, bardzo mi się podobała ta koszulka i pamiętam, bo ją kupiłem e, pewnie na, kojarzysz, jak byłeś w, w, w Anglii były tak, była taka sieć sklepów Football Steen mm -hmm. i kupiłem to w Football Steen razem z jeszcze w ogóle e, niedaleko Oxford Circus był taki właśnie Football Steen i Rugby Steen. Jakby te dwa sklepy, że na pierwszym piętrze miałeś Rugby Steen e, nie pamiętam, czy to było Cannabis Street, chyba, chyba na Cannabis Street taka bardzo zielona nazwa ulicy i mm, kupiłem sobie tą koszulkę i wtedy pierwszy raz do mnie doszło, że przecież ja mogę sobie tam literki poprzyklejać. No i oczywiście jako 25-6-letni wtedy niedojrzały. dojrzały sobie austry. Nie, że sobie pierdek na ostry, no a potem już stwierdziłem, że w sumie fajnie to wyglądałoby, żeby nie pisać nic na płycie. Wiesz, lepiej na koszulce Tylko niż na rejestracji na przykład. Tark, nie? No, znaczy no nie, no też no, nie widzę sensu, w, w, jakby. Adam, ty się yy, nie lubisz chwalić. No nie, no bo nie mam czym za bardzo. No to... nie, nie no, spokojnie. Nie lubisz, nie lubisz się przechwalać, nie, nie lubisz, e, e, jak kiedyś powiedziałeś, no co mam wrzucać tam na Instagrama, że zjadłem większy kebab niż ktoś, tak kiedyś, kiedyś mi powiedziałeś. E, a ja słyszałem, że ty z całkiem niezłymi gośćmi potrafisz spędzać czas w studiu, na przykład w Londynie. No, zdarza się, no. Uchwal to, to, to jest teraz... Nie, no, nie, to, to jest to jest głuchota, nie. A ja, no, ja mogę ja powiedzieć... Ci coś powiem, a ja coś mogę tego. powiedzieć z kim? Tam za kamerą stoi ziomek, do którego ostatnio się zwrócił a jedna osoba. Z... Nie mogę ci powiedzieć kto, bo po prostu nie no, nie mogę, no tak bo się bo nie bawimy, tam... musisz powiedzieć. Nie, nie mogę ci. Jeden z DJ-ów zadzwonił, ile kosztuje, żeby mogli się obracać w tym towarzystwie. Ja by... No ja nie wiem, no. Ile ja, kosztuje, żeby tak, mogli się obracać? Żeby można było wkręcić jakiegoś typa w to towarzystwo. Ale no nie mogli ja powiedzieć, nie, nie ale mogli powiedzieć ale milion. Ale to mamy to wycenić, nie? W ogóle jak to wycenić w ogóle? Jaka jest wycena? Nie wiem, no butelka w mili, milion, mogli 2, powiedzieć. 50 funta. Nie 50 no nie, 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 nie mam pojęcia. Nie? Rzecz w tym, że rzecz w tym, że słuchaj, no to są moi przyjaciele, słuchaj, ja nie ukrywam. A Cars, ja mogę Heela, który jest jakby moim największym przyjacielem w Anglii, jest to producent, który wynalazł taki gatunek UK Drill. Znam. Poznałem dzięki Pawłowi, który jest y, tam za kamerą. Y który po prostu, no wbiłem tam na Jana Popularnego, po prostu zwyczajnie siedziałem. Zapłaciłeś. Ale nie, nie, tak, zapłaciłem, zapłaciłem, nie. Zapłaciłem. A teraz, a teraz udajesz, że nie wiesz, Pawełowi, jakie są stawki. Tak, tak, zapłaciłem Pawłowi, wbijam do Karsa yy, i tak siedziałem, wiesz, i tak gadaliśmy sobie, no, że ja robię bite, on robi bite i tak dalej, ale ja mu nic nie mówiłem, bo mi było głupio powiedzieć tak, słuchaj, no wiesz, no, no mam tutaj koncerty w Polsce od 25 lat, nie, i tak dalej, ale tak go zapytałem, jak masz ochotę przyjechać do Polski, Posiedzimy, zrobimy, wiesz, studia, jakieś rzeczy i tak dalej. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że on wbił do Polski, jak robiliśmy poprzednią edycję 120 Raf fe, Festiwalu, nie? I słuchaj, i on zobaczył hale, 12 tysięcy ludzi i tak do mnie przychodzi i mówi tak, dlaczego ty mi nie powiedziałeś? Mówi: ale co ja miałem ci powiedzieć? Mówi, dlaczego ty nie powiedziałeś, że ty tutaj tak, nie? Że jest grubo, nie? A ja mówię... No bo jakby, no nie wiem, chciałem. Zapomniałem! Żeby, żebyśmy byli ziomkami, a no nie, żebyś tam rap, nie? Po prostu to było nieważne dla mnie, rozumiesz to. Po prostu ja Czyli byłeś Czyli byłeś trochę jak książę nie, w ja Nowym w Cieszę, Jorku, po nie powiedziałeś, że jesteś znany i bogaty. Nie, no jestem, nie, no po prostu byłem jak ten, wiesz, bezdomny od ryzyka, no po prostu, wiesz, no nie chciałem mu mówić, że mam Maybacha, no. No głupio mi było, nie? No Ale to wiesz, mi wiesz, to przeżył podobną historię. Taką, taką słyszałem historię związaną z Sokołem, że też gdzieś był na imprezie z jakimiś gośćmi w Londynie i nagle oni mówią, czym się zajmujesz w Polsce. On mówi, że e, no, tworzę muzykę, jaką muzykę rap. I tam pokazuje, oni mówią, możesz nam coś pokazać? Pokazuje tam na YouTube jakiś kawałek 20 milionów wyświetleń. Oni patrzą, zwariowali totalnie, wiesz, jakby nie wiedzieli, no nie wiedzieli coś... jak mają zareagować na no to. No bo, ja, bo, słuchaj, ja ci coś powiem. nie? Nawet gdybym miał tutaj, wiesz, miliard wyświetleń pod jednym numerem, sorry, no to jest po polsku, w Anglii jestem normalny Average Joe, nie? Czyli dla ciebie to słowo bardzo popularne w rapie, czyli flex, to nie jest coś, co, czym, jesteś, czym jesteś zainteresowany? Nie jestem tym zainteresowany i chyba nie jestem w tym dobry, nie? A mogę powiedzieć, z kim czasami nagrywasz? No ty... Nie, nam nie mów, o co, nie, nie mów po Powiem. nie, no dlaczego? No ale dobra, ale... musisz. Ale wolę, żebyś to Znasz się takiego gościa, który nazywa się Skepta? No, znam, no. Tak? <laughs> Kojarzysz no, no, typa? Przebiliśmy czasami piątkę, no. No i co, co was łączy? Yy, wiesz co, łączy nas Karski. No. <laughs> ja ci mogę powiedzieć, no bo ten... No bo wiesz, Kars mu produkuje. Wiesz, no, Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzięki niemu mam bardzo dużo możliwości. I też to jest bardzo miłe, że dzięki niemu... Też dzięki Powowi, dzięki Boom Production od Gixa, czy paru jeszcze innym osobom, czy Machine Baby, którego bardzo mocno pozdrawiam. Słuchaj, ci ludzie zrobili dla mnie naprawdę bardzo dużo. I ja byłem aż w ciężkim szoku, że tam nie ma czegoś takiego jak challenge, competition, jak wiesz, rywalizacja między sobą. Tam jest po prostu. Ja, robisz coś zajebistego, zróbmy to razem. Robisz coś super, zróbmy to razem. Tam nie ma czegoś takiego, że wiesz, ja ci zazdroszczę czy coś tego, albo ja cię będę stopować, bo ty jeszcze osiągniesz więcej niż ja. Tam w ogóle, wiesz, co chwila na przykład spotykamy się z takimi sytuacjami z Pawłem, że na przykład, wiesz, co chwila pojawia się jakiś małolet tam, który ma tam 19-18 lat, jest mega talenciakiem i słuchaj, i ci wielcy, oni go pchają na świecznik. Bo oni sobie, bo oni rozumieją, że... To jest właśnie rozwój. Dzięki temu, że oni pomagają wiesz, innym, też sami się uczą i sami nie wybiega, nie, 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 wiesz, jakby nie, wylatują z tego obiegu tego, co się dzieje w tej muzyce. No bo umówmy się, przez to, że ja kocham tę muzykę, ja nie chcę tkwić cały czas w latach 90. Ja chcę wiedzieć, co się dzieje w niej teraz, w tym momencie. Ja chcę wiedzieć, co się będzie działo za 10 lat. Nie dość, ja chcę przewidzieć, co się będzie działo. Myślę, że to jest najważniejsze. To jest ważniejsze. zabawa, to jest zabawa. I tu nie chodzi o to, że ja chcę zrobić coś pierwsze. Bo to nie ma znaczenia. Z reguły wiesz, jak to się mówi u nas w branży, że ten, co zrobi coś pierwszy, to przez te 24 godziny jest idiotą do foty. Nie zrobi to tego ktoś drugi mm -hmm. i nie wybuchnie to na cały świat. Nie? Mm -hmm. To jest, jak, jak to się mówi, że jesteś. Jak coś zrobisz przed wszystkimi, to przez 24 godziny, zanim zrobi ktoś następny, po prostu będziesz tym debilem, na którego będą wszyscy pokazywać i mówili, nie no, co on zrobił. nie? A potem nagle, wiesz, cały świat na tym leci i już wszyscy zapominają o tym, bo przecież ty przez te 24 godziny utrwaliłeś swój jakby wizerunek debila wśród innych, więc no już nikt ciebie za to nie spropsuje, nie? Chciałem cię zapytać o taki stan przechodzenia z płyty na płytę, bo parę albumów w swoim życiu wydałeś i kiedyś takie bardzo mądre zdanie powiedział mi Raz, którego bardzo dobrze znasz, z którym też prowadziliśmy lubię, wspólnie również. program Futbol i Cała reszta. Ja były, były, są pozdrowienia wreszcie. serdeczne dla ciebie. On powiedział mi takie zdanie, że... Yy, Zawsze odbiorca wymaga od twórcy tego, żeby został trochę sobą z tej poprzedniej płyty, ale jednocześnie dołożył coś nowego. I zachowanie tego balansu jest najtrudniejsze. To też jest jedna z takich dewiz, którymi ty się kierowałeś. Słuchaj, jeżeli w swoim myślisz o tym, jak sprzedać płytę, tak. Ale jeżeli o tym nie myślisz. To robisz swoje. Nie, no to przepraszam za kolokwializm, a to. Mm -mm. Możesz przeklinać, jest już późno. Jebać. Ty nie przejmujesz się tym, co pomyślą ludzie, tylko tym, co ty gdzieś w głębi siebie odczuwasz w związku z nie, córka, robieniem ja to muzyki, dla tak? To jest, ja to robię dla siebie, to jest moja zabawa, to jest moje PlayStation. To jest, wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że ja całe życie podchodzę do muzyki jak do gry, gdzie jest otwarty świat. Ja decyduję, w którą stronę idę, ja decyduję, jak to się kończy, ja decyduję, jak to się rozwinie i ja decyduję, jak się kiedy się zwinę. Rzecz w tym, że Niestety, biorąc pod uwagę to, że, jest moja, że to jest moja praca, moim szefem, moim bossem jest publiczność. Moim bossem jest mój odbiorca, który może mnie pochwalić, może mnie zrugać, ale to nie powinno rzutować na to, że ja chcę robić muzykę pod jego gust. Bo ja chcę robić muzykę pod swój gust. Ja nie chcę robić muzyki, potem wiesz, ktoś gdzieś puści, a się będę. wiesz, im będę miał pierwszy, jakby. To jest zabawne. Jak rozmawiasz z muzykami, którzy robią muzykę, której nie lubią słuchać, robią tylko i wyłącznie dla pieniędzy, w pierwszym zdaniu oni się z tego tłumaczą. I ja nie chcę się po prostu kiedykolwiek mieć tego odruchu muzyka, który robi muzykę, która mu się nie podoba i ziomek mówi, no wiesz ten numer, ja mówię, nie, nie, wiesz, bo ja go nagrałem wtedy, no bo tam ziomek mi mówił, tutaj się zgadzało, wiesz, ale wiesz, ja to robię normalnie inną muzykę, nie? Ja nie chcę mieć takiej gadki. Ja chcę zawsze mieć gadkę po prostu... Prostą, nie? No Czyli... to, że ty pochodzisz z pokolenia raperów, którzy na pewno nie mogli robić muzyki dla pieniędzy, bo po prostu nie było pieniędzy w rapie. No to raz, to raz, ale nie, 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 nie bo wszędzie. Zresztą, słuchaj, zaczęliśmy t... mniej więcej o tym, o tym kole, do którego to w końcu nie, nie dotarliśmy, ale chodzi o to, że... Cały czas w... W... jesteśmy w, w wielkim kole. kole. Tak, cały czas jesteśmy w wielkim kole. Chifko wyszedł z undergroundu, stworzył się mainstream, totalny mainstream. I tutaj dam przykład z muzyki rockowej. Kiedy rok stał się bardzo popularny, powstała jego radiowa wersja, która się nazywała poprok. I w tym momencie powstała radiowa wersja rapu poprap. Łatwiej przyswajalny. Dokładnie. A hip-hop ten prawdziwy, dla ziomków, którzy robią rozpinać podwójne, potrójne rymy, metafory, drugie dno, kawałka i tak dalej z powrotem do podziemia. Czyli to, co było fajne dla mojego pokolenia i wyniosło ten hip-hop na piedestał, no nie miało prawa bytu jeżeli chodzi o zderzenie z szeroką publicznością i sprzedawaniu po prostu setek tysięcy płyt to nie miało prawa bytu mm -hmm. ponieważ że tak można powiedzieć nie każdemu się chce rozkminiać i też chciałem zwrócić uwagę też na jedną rzecz co sobie ludzie nie zdają sprawy oczywiście nie mówię wszyscy nie generalizuję tutaj Brem Boże, ale większość ludzi sobie nie zajęty sprawy bo też nie musi się nad tym zastanawiać jak funkcjonują radia tak jak na przykład RMF FM, czy Radio Z i tak dalej oni funkcjonują dzięki temu, że proponują muzykę, która nie ma swojego konkretnego odbiorcy. Ta muzyka tak naprawdę to jest taka sama muzyka, jaką, jaka towarzyszy ci w windzie, jadąc na 11 piętro, załóżmy, jakiejś korporacji. Tak, tak samo ta muzyka tobie towarzyszy w biurze, kiedy pracujesz, ta muzyka towarzyszy tobie w aucie, kiedy wracasz do domu i tak dalej. To ma być muzyka, która tobie nie przeszkadza. Rap się przebija tam wówczas, pos... kiedy jest najbliżej popu. Nie, tak, oczywiście, oczywiście. Kiedy jest najbliżej popów, wtedy się przebija rap. Ale też chciałem zwrócić uwagę na taką jedną śmieszną sytuację, która dotyczyła y, piosenki Kazika Mój ból jest y, y, lepszy niż twój ból, czy gorszy, większy, już nie pamiętam. Przepraszam, będę przekręcać tytuł, ale ten legendarny kawałek o bólu gdzie on wszedł na rotację jednej z najbardziej popularnych stacji radiowych, już nie pamiętam której, ale to jest albo radio ze FM. FFM i ponad 300 tysięcy ludzi zadzwoniło bo powiedziało: Nie chcę tego. Nie dlatego, że to jest słaby kawałek, bo to jest zajebisty kawałek. Tylko oni nie chcą mieć czegoś, co im będzie zaburzało ich rytm pracy. Coś, co zmusi ich do myślenia na tą sekundę, na, na, oderwie ich od tego, co robią. Nie, że zmusi ich do myślenia, bo to jest obraźliwe. Oderwie ich od tego, co robią i zmusi ich do tego, żeby skupili swój umysł na przekazie, który leci w tym kawałku. Mhm. Chodzi o to po prostu, że dużo, dużo łatwiej puścić w radiu muzykę do nikogo bez przekazu, niż muzykę z przekazem, ponieważ chciałbym zauważyć, że tylko 30% ludzi, i to jest jakby naukowo, jakby to są jakieś tam badania robione, ja wiem, że wszyscy lubią rzucać procentami i tak dalej, i też tutaj w tym momencie mogę wyjść na debila, co po prostu tymi procentami rzuca, ale prawda jest taka, że były badania, że wiesz, ponad 70% ludzi nie lubi jazzu. I nie chcę tego jazzu słuchać, ponieważ jest to dla nich za trudna muzyka. A z drugiej strony masz takich, wiesz, gości jak Herbie Hancock, jak, wiesz, jak, jak Miles Davis, jak Stanley Clarki, jak Quincy Jones, y, że tak można powiedzieć ukryty umysł Michaela Jacksona. Wiesz, no to jest, to jest naprawdę niesamowite. W ogóle rozkminianie muzyki, y, uczenie się jej jest niesamowite, ponieważ nie tylko sposób jej zrobienia jest fajny, i uczenie się jak to zostało jak to powstało jest zajebiste, ale też historia dlaczego to powstało, co doprowadziło do tego, że ludzie zainteresowali się akurat tym, a nie czymś innym. I jakbyś prześledził całą historię całej muzyki od początku, no to zobacz muzyka klasyczna Zacznijmy od chorału gregoriańskiego. Chorał gregoriański, czyli... Dobrze wam znanego. Bardzo, no każdy słuchał, nie? Chorał gregoriański. Właśnie który... dzisiaj w drodze tutaj do redaktora. Tak, bo ja dzisiaj też również sobie tam, mm, wiesz, znuciłem, nie? Ale masz chorał gregoriański, który jest y, ściśle powiązany, wiesz, jakby, wiesz, ze świętościami i innymi takimi rzeczami. Jest to muzyka katolicka. Potem masz, wiesz, erę baroku w ogóle, gdzie... Mozart przecież wyniósł zakazane utwory, wynosił w głowie zakazane utwory, wiesz, z katedry i spisywał je w domu na nuty, co było wiesz grzechem, wiesz no i tak dalej. I potem zobacz masz tego Mozarta, nie? Który robi totalnie świecką muzykę. Nie dość, wiesz, jak weźmie sobie pod uwagę na co umarł Mozart. No to tam wiadomo, że tam była tak. Muzyczka, dupeczki, alkohol, wszystko co tylko. Więc co to jest? To jest muzyka rozrywkowa. Mozart po prostu był muzyką rozrywkową swoich czasów. Nie dość jest tego, tak że Był takim trochę popstar wtedy, tak? Tak, to była gwiazda. Zresztą słuchaj, najlepszy kompozytor, ten najbardziej słuchalny, w tamtych czasach po prostu był kompozytorem dworskim. Żeby król miał najlepsze kompozycje tylko i wyłącznie dla siebie. I co jest niesamowite w tym wszystkim? Ty sobie wyobrażasz, że ktoś mądry przeliczył ilość dzieł Mozart'a, które ukazało się przez jego 30 parę lat życia? Nie dość. Oni to przekalkulowali przez minuty, godziny, przez czas, który by mu zajęło skomponowanie tego. Stary, jemu 100 lat. By, on by 100 lat pisał cały czas te nuty. I on by nie dał rady tego zapisać. Czasu by mu nie staczyło na samo zapisanie. A co dopiero skom wiesz, skomponowanie tego. Więc tam na jego sukces pracowała cała rodzina. I tak naprawdę ty, w roku 2023, grając jego sonaty, tak naprawdę nie masz pojęcia, że przypadkiem tej sonaty nie, nie skomponowała jego siostra, a ponieważ jego nazwisko, Wolfgang Amadeusz było jakby najbardziej znane, Mozart. Więc było podpisywane Czyli, wszystko jak miał Ghostrayterów. No miał Ghostrayterów już wtedy, <laughs> więc zobacz, jaka jest historia. Masz Ghostrayterów za czasów Mozarta, potem to wszystko idzie w muzykę romantyczną. Wiesz, który się no, romantyzm, jakby na skrzypcach, pierwszym dziełem takim uznawanym za no takie trochę romantyczne, to jest koncert skrzypcowy Beethovena. Ale takim fest dziełem romantycznym to na pewno jest dziewiąta symfonia, nie? Tam jest chór, tam się dzieją takie rzeczy, że Wiesz, i to, to jest niesamowite, nie? I to była muzyka rozrywkowa. Adam, ty coś zapamiętałeś jednak ze szkoły muzycznej. Wiesz co, obawiam się, że jak kończy się ten program, to będę miał taki pocisk, że wszystko pomieszałem. Że po prostu sprawy. staram się zgrywać pewniaka, co z tą prawdę, żeby nikt tego potem nie sprawdzał, czy mam rację, nie? <laughs> taka prawda prośba do taka... was, nie sprawdzajcie tego. Nie, ale prawda jest taka, że wiesz, że ta muzyka cały czas się rozwijała. Potem pojawiły się instrumenty elektryczne. No i masz pierwszy boom Beatlesów. Po prostu wiesz, no... Boom, bang jest po prostu bitersi. ale zobacz, to ma też związek z rozwojem, że tak można powiedzieć, cywilizacyjnym. Czyli pojawiły się odbiorniki, głośniki, yy, wiesz, gramofony, yy, spulowe magnetofony. To już, to już nie było tylko dla króla. To już nie było tylko dla króla, tylko to było dla wszystkich. Ale jaka jest, jaki jest wspólny mianownik dla całej muzyki przez te wszystkie dzieje? Że ona ulega symplifikacji, czyli inaczej uproszczeniu. Ona jest coraz prostsza, coraz prostsza, coraz krótsze utwory. Kiedyś utwór trzy części, koncert skrzypcowy, Czajkowski, 47 minut. Słuchaj. Dzisiaj ludzie nie chcą 47-minutowej płyty. Ludzie chcą mieć 2, 2 minuty, 10 sekund takiego singla, że będą go powtarzali w kółko. Ich tylko to interesuje. Zobacz na hip-hop. Hip-hop jest tak prostą muzyką do tworzenia, ponieważ tam jest najważniejszy lub. Pieprzony 8 sekund albo 10 sekund. Wszystko zależy od tempa. I zobacz, wyszliśmy od Chorału gregoreńskiego, który był prosty, ponieważ opierał się na bardzo prostych skalach, opierał się na prostej harmonii i tak dalej. Przeszliśmy przez barok, który jest nazywany jazzem swojej epoki. I to jest Zresztą... koło. Dokładnie, i wróciliśmy do wersji nowoczesnej Chorału gregoriańskiego, czyli utworach opartych na motywach, nawet nie na zdaniach muzycznych, tylko na motywach. Nawet nie na frazie. Tylko na motywach. Nie? Szkoda, że nie możecie zobaczyć min tych młodych, uśmiechniętych ludzi. Oni na tym Oni wykładzie. Beku, na nie? tym wykładzie są no właśnie, zupełnie, no. zupełnie darmowym. Hip-hop ma bardzo duże znaczenie i, i korzenie w Nowym Jorku. Powiedziałeś gdzieś kiedyś takie zdanie, że no Jeżeli kogokolwiek, kiedykolwiek stać, kto kocha hip-hop, na to, żeby polecieć do Nowego Jorku i, i zobaczyć, co tam się dzieje, posprawdzać sobie te miejsca, on jest już inny niż wtedy, kiedy hip-hop powstawał. Mówię o Nowym Jorku. Przepraszam, ja e... strasznie dużo głupotów to... w swoim życiu, nie? To... E... To... to powinien się tam wybrać. Ale to, to, nie... Czyta, ale to akurat nie jest głupota. To nie, Brym Boże, tak się dzieje, są jest z ciebie, ale... Świetny jest... serial o powstaniu hip hopu Wiesz, jaka jest głupota? Że ja nigdy tam celowo, tak, żeby pójść śladami moich idoli z lat dzieciństwa, nie poleciałem. Zawsze to byłem przy okazji grania jakiegoś koncertu, więc mówię rzeczy, zachęcam ludzi do czegoś, czego sam ale Jasna, nie miałem czasu zrobić, nie? Musicie zostać nie dość zazdrosnym. Musicie zostać co raperami to, grać koncerty, to wtedy będziecie mogli po do do Nowego Ci, Jorku. stary, ja tyle razy sobie obiecywałem, stary, przecież ja mam tam mnóstwo przyjaciół. Zwłaszcza też, jest, to jest głupie ze sceny, ale nie powiem kogo. Marco Polo, tak? Mhm. Ale mam tam po prostu dużo tych znajomych i robię z nimi muzykę. Stary. Ja ci powiem szczerze, ja zwaliłem prawdopodobnie najważniejszą płytę w moim życiu, którą mogłem stworzyć z moim ziomem z LA, tylko dlatego, że mi się nie chciało lecieć do LA. Mogę tylko powiedzieć, że miał to produkować alchemist, ale nic więcej już nie powiem. I tak powiedziałeś, dużo. No, no i tak się to się nigdy nie stało, nie. To jest coś ale jak byłeś Nowy Jork, Londyn, to też są takie dobre miejsca do, jak to ładnie mówicie, digowania, pochodzenia sobie Tak, ale jest coraz mniej. Jest ich coraz mniej. Kiedyś było w Londynie przy Notting Hill były takie sklepy, na przykład, no na Soho też. Na Camden. E, głównie. Na Camden. Tak. No, na Camden Town, tam nie, nad, Candon, nad kanałami Candon, był, było mnóstwo tych sklepów, a w Nowym Jorku też to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. Wiesz to w Nowym Jorku. I jeszcze masz fajne miejsca, w których możesz kupić płyty, tylko Nowy Jork jest obarczony taką skazą, że wszyscy producenci, którzy mieszkają w Nowym Jorku, chodzą do tych samych miejsc, ponieważ ich jest, jest ich mało, więc te sklepy są bardzo prze, przesiane, że tak można powiedzieć, wiesz, jest bardzo duży przesiew w tych, w tych sklepach zrobiony. Bardzo dużo winyli, które były ciekawe, już po prostu tam ich nie ma, a kolejna rzecz jest taka, że jeżeli mówimy o digowaniu, jeżeli mówimy o sztuce sampingu, to umówmy się. Muzykę amerykańską już w tym momencie znają wszyscy. I mówimy tu o undergroundzie, mówimy tutaj o samplach. Wiesz, dzięki stronie Who Sampled jest, może sobie sprawdzić tak naprawdę każdy utwór, z, z czego powstał i tak dalej, bo jest tam wpisana większość rzeczy, nie? Sztuką jest tworzyć muzykę z sampli, której nikt nie jest w stanie rozkminić, co to jest. I dlatego na przykład mogę zdradzić, że Marco Polo na przykład jeździ do Kolumbii na digging. Ja niestety jeszcze, jeszcze no, że tak można powiedzieć, nie wyszedłem z naszej wschodniej Europy. Dla mnie najpiękniejsze rzeczy, jakie powstały do samplowania, to jest wschodnia Europa. To są kraje postradzieckie, to są kraje postkomunistyczne. Wiesz, począwszy od jakby, no, byłej Jugosławii, idąc przez Bułgarię, Rumunię, dalej na wschód, Azerbejdżany, Uzbekistany, wiesz. Uwierz mi, tam też ludzie próbowali grać jak w Stanach. I to jest właśnie zajebiste, że często mi to wychodziło nawet lepiej. I masz rzeczy, których nikt nie słyszał, są zajebiste, i słyszysz to zajebiste pytanie od innych producentów: Z czego sam próbowałeś? Warto. Teraz takim wirtualnym private jetem przenosimy się z powrotem do Polski, z Nowego Jorku. Co ci dzisiaj wkurza na polskiej scenie? Bo ty często jesteś gościem, który tak nie boi się powiedzieć swojego zdania. Nie wiem, czy później tego żałujesz, czy nie, to już nie mnie to oceniać. Znaczy nie, e, to, czy, coś, czy jest coś jednym... takiego, co Ciebie, co ciebie wyjątkowo... Irytuje. To jest pierwsza część pytania. A druga jest taka, pytałem tu Jakuba Żulczyka o tak zwane środowisko literackie. Nie? Czy istnieje coś takiego jak środowisko literackie? On mówi, być może istnieje, ale ja na pewno jestem outsiderem na jego uboczu, nie bywam w nim. Czy istnieje dzisiaj coś takiego jak środowisko rapowe w Polsce? Pytam cię o to dlatego, że w latach 90. ta subkultura związana z hip-hopem opierała się też na pewnego rodzaju wartości, w takim e, dekalogu, e, zasadach, choćby, że nie zarabiamy na tej muzyce, nie podpisujemy kontraktów. Nie ma cienia tak wątpliwości. E, I tak dalej. To wiadomo, że się zmieniło, ale czy istnieje coś takiego jak środowisko rapowe, czy ty się czujesz jego częścią? Słuchaj, nie ma cienia wątpliwości, że muzyka, w jakiej ja się zakochałem, subkultura, w jakiej, w jakiej się zakochałem, czyli hip-hop, i podkreślam subkultura, to było zupełnie coś innego, niż jest teraz. Przede wszystkim w latach 90. Jeżeli ktoś słuchał Depeche Mode, od razu wiedziałeś, że jest Depeszem po stylu ubierania. Jeżeli ktoś słuchał skutera, to od razu wiedziałeś, że słucha skutera po stylu ubierania. Jeżeli ktoś słuchał Prodigy, wiedziałeś, że słucha Prodigy po stylu ubierania. Jeżeli ktoś słuchał hip-hopu albo był skate'em, od razu wiedziałeś to po stylu ubierania. I w latach 90. kolejna rzecz, która jest bardzo jakbyś wiesz, odbiega od tego, co mamy dzisiaj, to jest pozerstwo. Rzecz w tym, że to, co miałeś najlepszego w latach 90., co mogłeś od siebie dać, to byłeś ty sam. Mogłeś dać siebie. Mogłeś być po prostu sobą. Dzisiaj większość ludzi uważa, że sami nie są ciekawi czy nie wiem. Nie wiem, co powoduje ich ten tok rozumowania, ale oni sobie wymyślają kreację artystyczną. Czyli przybierają rolę i trzymają się tej roli tak długo, jak mogą. Jeżeli przestaje im to dawać profity. Zmieniają tę rolę na coś innego. Kolejna rzecz jest taka, że w tamtych czasach skandal kończył karierę, dzisiaj skandal karierę napędza. Zaczyna napędzać. Na, za, napędza. Ja zwróciłem parę, na parę rzeczy uwagę, takich dziwnych. Między innymi to zwłaszcza mój przyjaciel Bartek, którego serdecznie pozdrawiam, zwrócił mi uwagę na to, że po tej całej niechlubnej akcji Popka ostatnio jemu przybyło followersów. Rozumiesz? Jemu przybyło ludzi obserwujących. Czyli żyjemy w pewnej takiej fazie... No niby że mnie to nie, nie interesuje, ważne, czy o ciebie ale zerknę, mówią. Ale jednak zerknę, tak? Nie, to jest tak. Nieważne, co, co, co czy o tobie mówią dobrze czy źle. Ważne, że mówią. Jeżeli mówi o, mówią o tobie wszyscy, w tym momencie jesteś w tym kraju zwycięzcą. Dlatego mamy tych bohaterów negatywnych, takich jak Marcin Najman, tak? Mamy też bohaterów pozytywnych. Tylko, że ci bohaterzy pozytywni jakoś o dziwo się bardzo szybciej nudzą. Rozumiesz? No tak sobie porównałem, nawet wiesz, mówiłem o tym wywiadzie, którego dzieliłeś razem z Peją e, dla, dla telewizji polskiej 22 lata temu. To bez względu na to, że traktowano Was jak kosmitów, czy dziennikarze no, patrzyli na Was jak na ludzi z zupełnie innej planety, że Wy byliście trochę ciałem obcym w tym budynku telewizji, to jednak to była debata, to był jakiś dyskurs toczony na właściwym poziomie i po obejrzeniu tego wywiadu pięć minut później gdzieś w feedzie na, w mediach społecznościowych wyświetliła mi się awantura pomiędzy dwoma fighterami. Nie ja chcę mi się nawet mówić. nie jestem za dobry we Jedno i... nazwisko tutaj już padło, ale po prostu jakby poziom ja stroglo... jakby stroglodycenia tego, tego, co tam zobaczyłem i jakby, wiesz, tego, że ludzi to jara w jakikolwiek sposób, nawet jeśli to hejtują, nienawidzą, wyzywają ich, ale że jakby to jest taka... No, nie wiem nawet do czego to porównać. Jakaś taka średniowieczna arena walk, na której każdy każdego może obrzucić pomidorem, jajkiem, czymkolwiek. To, to wydaje mi się, że jednak przez te dwie dekady trochę się intelektualnie uwteczniliśmy. Możliwe, możliwe. Wiesz co... Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony postęp technologiczny, który mamy teraz, i naukowców, ich umysły, i też jakby do czego oni są zdolni, wiesz, to wszystko idzie z ewolucją, więc jakby też mamy niesamowite mózgi w dzisiejszych czasach. To nie jest tylko jeden Hawkins i długo, długo nic, tylko takich Hawkinsów teraz mamy kilku, czy kilkunastu nawet. Więc z jednej strony masz rację, ponieważ to co mówisz. Tak naprawdę ma miejsce, a z drugiej strony nie jesteśmy w stanie stwierdzić na ile dla kogoś to jest guilty pleasure. Nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć, jakby, no, nie ma jego sformułowania, ale to jest jakby taka poczucie przyjemność, z poczucia winy, wiesz, że do końca nie chcesz tego oglądać, ale i tak oglądasz, ale wiesz. I ja mam bekę, bo bardzo dużo osób to krytykuje, ale, ale tym bardzo wiedzą. mało osób o tym nie wie, rozumiesz? Wszyscy każdy to widział i sam się przyznaje. No wiesz, może zabrzmi to politycznie niepoprawnie, ale jak wiesz, Mini Mike walczył ze swoim oponentem, no to ja stwierdziłem, że ja też to muszę zobaczyć. No, no bo po prostu, no, mówię, nie, no po prostu nie, no bo to już jest coś takiego, co przerosło mój mózg. Czasami tam się tak. Ja mówię, nie, no ja to muszę zobaczyć, bo po prostu. To jest tak abstrakcyjne, że jak ja tego nie zobaczę, to będę jak ten niewierny Tom. Będziesz poszkodowany, nie? ale po wiesz... W, jak ja nie włożę ręki w ranę, to nie uwierzę, że Zmartwych stał. Czasami no. tam jest takie wołanie na puszczy, przestańcie dawać im uwagę, to wtedy oni przestaną istnieć. Ale oczywiście to jest Co jedna osoba, da... tysiąc innych ogląda nie, w tym czasie. Rzecz w tym, że. Ty, tego nie zwalczysz. Po prostu taki mamy w tym momencie etap popkultury, pop która nas otacza. I jakby nie wiem, no ja z jednej strony rozumiem wszystkich tych, co się na to burzą, z drugiej strony wiesz, rozumiem wszystkich tych, co to oglądają i też zdaję sobie sprawę, że większość ludzi, to, którzy to oglądają, to są raczej dzieciaki. No bo umówmy się, mnie jako 404-latka za bardzo nie interesuje, Zresztą ja nawet nie, nie znam tych celebrytów, co się tam biją. Yy, czasami wiesz, ja się dowiaduję od mojego dziesięciolatka, że on mi powie, tata, bo się bije ten z tym. A ja mówię, Wiesz, no, super synku, no fajnie, cieszę się. Ale powiedziałeś dziesięciolatka, czyli wiesz, dziesięciolatki że... no, też ekscytuje. Te ale wiesz co, to, to jest śmieszne, że on mówi, że bije się ten Sten, ja mówię, słuchaj, no ale to co, żebyśmy obejrzeli tą galą? On mówi, nie no tata, to nie jest dla mnie warte trzech dych, nie? Albo tam stary, <laughs> okay. o kurczę, chyba, chyba dobrze, że go, go wychowali, nie? Ale jakieś tam fałdolce, ale, tak? No tak, albo tam wiesz, no rzecz, rzecz w tym, że wiesz, jak on mówi, jak, nie, ale to no, zgadłeś to fałdolce, bo on mówi, nie no, to weźmiesz mi w no. A ja, tata, wolę w Fortnite jakiegoś skina, niż tam oglądać. To, Chodzi o to po prostu, że zobacz, kiedyś miałeś jedno medium, właściwie dwa, radio i telewizja, ale to wizualne miałeś jedno, czyli to była te, telewizja. I telewizja zawsze była kontrolowana przez cenzurę, przez inne rzeczy. Jeżeli ktoś, zresztą stare powiedzenie, telewizja kłamie. Ja ci coś powiem, nie? Że dożyliśmy tych czasów, że można zrobić parafrazę tego powiedzenia i coś powiem. YouTube kłamie. No, YouTube, to znaczy, zależy jaki YouTube, bo pewnie są też kanały. Wiesz, dzisiaj masz ten. Słuchaj, no to jest jak z Ale Zależy, zależy ten... jaka telewizja. nie? masz ten nie? komfort, że możesz sobie wybrać, nie wiem, swojego ulubionego YouTubera, który nie opowiada o fake fightach, tylko opowiada na przykład o, o... Oczywiście. Nauce. Nie, no słuchaj, no ja masz. Ilu swój... takich twórców jest na kanale ja Zem. Swój... Jarosław tak. Wolski, Tomasz Rożek. E, możesz sobie wybrać kogokolwiek, chcesz z jakiejkolwiek dziedziny. Tak, ale nauki, tak, ale nie zrozumiałeś jakby. Przepraszam, nie chcę mówić, że nie zrozumiałeś, ale nie taki był sens mojej wypowiedzi, nie. Sens mojej wypowiedzi był taki, że dzisiaj te wolne media, które miały być jakby, wiesz, alternatywą dla tej telewizji, która kłamie, dokładnie powtarzają błędy tej telewizji. Dokładnie, wiesz, to jest śmieszne, ale, wiesz, ci młodzi twórcy, oni w to, wiesz, zaczynają z czystego talentu, charyzmy, czegokolwiek, co powoduje, albo algorytmu, co powoduje, że, że przyciąga on widzów do, jakby do ich kontentu, tak? I w pewnym momencie ten Większość kanałów zobacz jak jesteśmy tutaj. To jest profesjonalne studio telewizyjne. Tutaj zostały wpompowane olbrzymie środki. Dlaczego? Ponieważ jest to telewizja. Jest to telewizja XXI wieku. YouTube. Czyli coś, do czego masz akces. O czymś non-stop. Dwa, cztery na dobę. O czymś my marzyliśmy. Zobacz, jak mieliśmy po 14 lat, trzeba było coś nagrać na wideo, żeby móc to sobie obejrzeć parę razy. Więc nagrywaliśmy najfajniejsze mecze, najfajniejsze mecze NBA, jakieś, nie wiem, programy typu Viva World Cup, MTV Europe, MTV, nie? I tak dalej. I po prostu, do tego wreszcie. A dzisiaj tego nie musisz robić, dzisiaj masz to za... pod palcem w myszce. Po prostu masz ze sobą w telefonie wszędzie. Masz to po prostu całą telewizję świata, masz pod swoim kciukiem i robisz tylko pyk. No ja wiesz, I ja lecisz. Do, ja do dzisiaj pamiętam taki obrazek z mieszkania mojej babci, gdzie był telewizor Rubin, łatwopalny zresztą, kiedyś zasłona się od niego zapaliła, bo tam z tyłu były te wiesz, wszystkie lampy. I leciał kawałek Europe Final Countdown i przykładałem magnetofon Grundig do, do głośnika i prosiłem całą rodzinę, żeby nic nie mówiła w tym czasie. Bo tylko tak ten kawałek mógł się nagrać no. wiesz, w, w całości na liście przebojów trójki. Przecież trzeba było czekać, aż jakiś kawałek awansuje, świat? bo wtedy był grany w całości. Pamiętasz tak? za komuny magazyn 7 Dni Świat? No a, oczywiście, że tak. Gdzie leciało bodajże 30 sekund MTV po prostu o godzinę dwu, blisko końca programu typu 21. No przecież to było niesamowite. Człowiek czekał cały tydzień na to, żeby w niedzielę obejrzeć 15 sekund MTV. To było chore, nie? Dobra, ale... I teraz, ale zobacz, ale teraz nagle wyobraź sobie, że jako dzieciak dostajesz komputer i ktoś ci mówi, tu masz każdy twój ulubiony program, każdy twój ulubiony mecz, każdy twój ulubiony, każdą twoją ulubioną książkę w audiobooku, każdy twój ulubiony film, yy, każdą ulubioną książkę nie tylko w audiobooku. Masz wszystko i wszyscy twoi znajomi to są. I możesz nie dość, że to obejrzeć, pogadać z nimi, to jeszcze możesz komuś naflugać i jeszcze w ogóle wszystko. Stary, no to byś spojrzał na to i powiedział... Boga mi dałeś? Nie wiem, jest jakiś telefon Boga, nie? A teraz słuchaj, no każdy ma to w telefonie. Ostatnio zadałem mojemu synowi takie pytanie. starszemu, ty, dlaczego ty się nie uczysz, nie? A on mówi, ja na cholera no mam mam się Nie, mówi, ja na cholera mam się uczyć czegoś, co mam w telefonie. I no nie tak to bo za chwilę, odpowiedzieć. No po ma się uczyć języka, jeżeli za chwilę pojedzie i będzie aplikacja? Już są takie aplikacje, Ja mówię które do niego, jak należące, masz w telefonie? Tak? On mówi, no, zadaj mi pytanie. Ja mówię, no nie wiem, jaka jest odległość stąd do księżyca, I On mówi, Siri. I wyszedłem na idiotę. Już teraz, już teraz wiem, e, skąd takie tytuł płyty. Wa nie, no tak, no proszę spróbować no, to w telefonie. Ale to się sprawdza w przypadku posiadania dzieci. Ja mam takie pytanie do Bo wydawcy. Poczekaj, sprawdzę w telefonie. Czy... Ja mam... Nie no, nie ma rzeczy, które ja nie przekręcam. Ja, no, ja mam takie no. pytanie do wydawcy. Czy będziemy mogli za chwilkę otworzyć linię, a jeśli tę, tę linię będziemy otwierać, to zanim to zrobimy, to mamy pytanie specjalne do Adama od, od jego kumpla. To może pójdźmy to teraz. Pyta Jacek z Warszawy. Witam serdecznie, drogi Adamie, jesteś w kanale Zero. ja też w nim jestem, ale mam możliwe zadania czy pytania, o to mnie prosili, więc pytam, drogi Adamie, czy myślisz, że przechodząc do Wielkiej Wytwórni bo tylu latach straciłeś niezależność? No, ja. Bardzo dobre pytanie, ja, ja. ponieważ nie przeszedłem do wielkiej wytwórni, tylko podpisałem jako mała wytwórnia kontrakt to o właśnie, Ale to jest dobry moment, żeby to wyjaśnić. W razie digitalną tylko wyłącznie. Nie dopowiedzieliśmy tego wcześniej, więc akurat Jacek się tutaj Jacek, dobrze Ja Jacek, dziękuję strzelił. Ci za pytanie. Bardzo Cię pozdrawiam, Jasku z Warszawy. Pozdrowienia Adama z Łodzi. Nie, nie stracę niezależności z jednego podstawowego powodu, że jest to tylko kontrakt dystrybucyjny, czyli jakby... Rzecz w tym, że ja nie uważam, że ja jestem w tym momencie w jakikolwiek wytwórni. Ja jestem po prostu sobą. Pomagam swoim przyjaciołom. Nieważne jak to nazwiesz. Czy to będzie tabasco nagrania, czy to będzie papryka pikantna jest lepsza od y, słodkiej, czy to będzie pomidor tylko spod kalisza, A, czy to będzie pij wodę zuber. Uber. Nieważne jak to się będzie nazywać, nie? Najważniejsze jest to, że ja całe życie robię co chcę. I... Tego się trzymajmy. Ja też robię co chcę w tym programie. No, dlatego jest... teraz mamy pierwszego widza na łączach. Cześć, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, składnie? Tak, bardzo dobrze cię. Siemanko. O, cześć. cześć. Cześć Przemek, cześć Adam. Siemka. Kuba z Krakowa z tej strony. Wow, w ogóle nie widziałem, że tak szybko... Siemko Kuba, mordo ty moja. <głos> <głos> nie może się otrząsnąć, że się dodzwonił. Ty, to, to, słuchaj, wiesz jestem to, jedynym to, debilem, co... Adama, to... Adama na żywo, a nie tylko na płytach i na koncercie w ogóle, tak porozmawiać. Kuba, ja na ci coś powiem śmiesznego. Czas kiedyś, czas kiedyś, już, słucham, kiedyś, tutaj dzwoniłem, kiedyś tutaj dzwoniłem i doszło do mnie po jakimś czasie, że przecież program się odbył 16 godzin temu. A do, do jakiego programu dzwoniłeś? Do waszego. Okay. Dobra, przepraszam cię, Kuba, bo przerwałem. Pytaj. Nie ma, nie, nie, ma, nie ma sprawy. Wiesz co, mam w sumie takie trzy pytania. Startowałeś ostatnio tak na żywo, nie? Bardziej tam, znaczy udzielasz się na YouTubie, na Instagramie. Tworzysz jakieś tam filmiki. Staram Kiedy się. będzie kolejne gotowanie z Ostrym? Ojej. Nie mam pojęcia, ale powiem ci szczerze, tego nie mam pojęcia, bo o tym zapomniałem. Przypomniałeś teraz, słuchaj, no trzeba to zrobić. Ja, ja jestem gotowy w każdej chwili. Więc ale... wydaje mi się, że poproszę Pawła, żeby ze mną po prostu w, w wypadł, zrobił na jakieś sklepy i nie wiem, czy to zrobimy znowu z zabawek, ale trzeba będzie coś fajnego wymyślić. Może zrobimy to z, z jakichś innych przedmiotów. No, ja, ja tam pamiętam z tym filmiku, tam były zapowiedzi, że że miałem być kolejnej części, a też trochę było, mam więc czekam, No tak, no. ale człowiek taki, taki leniwy... Tak, <laughs> <zrobić>, nie <laughs> Przyznaję się bez bicia, no ja jestem w takich kwestiach, jeżeli chodzi o content, jak to się modnie mówi, no jestem tym leni, strasznym i teraz z racji tego, że jakby tak jak Jacek stwierdził, że przeszedłem na swoje, no i też jak ja twierdzę, że przeszedłem na swoje, <laughs> po prostu staram się troszeczkę więcej dać od siebie, ale to jest zasługa głównie Wojtka, który mnie do tego zmusza, a nie mojego chcieństwa, ponieważ gdyby ode mnie to zależało, siedziałbym tylko i wyłącznie w studiu, tworzył muzykę i nie robił nic ponadto. No, Gdybyś mi okay. dał pytanie, czy wolałbym być tutaj, czy robić muzykę, tak, wolałbym robić muzykę, ale z racji no, tego, że jest ja, Czemek to. To też... ja <noise> wiedziałem, że będzie eee. dzwonić, więc mówię, wpadnę. <noise> mam, mam drugie pytanie. W sumie ja zacząłem Ciebie słuchać już te 18 lat temu, dzięki mojemu bratu. Mój brat, jest też producentem, ale on to robi bardziej po godzinach, bo on jest zawodu kim innym, ale nagrywa do szuflady i jest samoukiem. I pytanie takie mam: czy jest gdzieś, gdzieś można wysłać demo? Znaczy, słuchaj, właśnie tutaj jest ten problem, że ja funkcjonuję na zasadzie old schoolu czyli spotkamy się, załóżmy przy jakiejś okazji. I Aha. na przykład będzie sprzęt, na którym będę mógł czegoś posłuchać, i tak dalej. I to uwielbiam, wiesz, ja uwielbiam cały czas kontakt bezpośredni, czyli ktoś mi coś puszcza, opowiada mi o tym, jak to powstało, jak, jak się, jakie ma swoje emocje związane z, z tymi utworami i tak dalej. I y, wydaje mi się, że y, jakby to jest dla mnie cały czas ważne. Wiesz, to kiedyś był taki film, *Hasan and Flow, gdzie była taka scena, że typek dostał demówkę na kasecie i wyrzucił tą kasetę do kibla, a potem ten, który dał tą demówkę poszedł i to zobaczył i mu było bardzo przykro. I o, ja wychodzę z założenia takiego, tego, że z szacunku do każdej osoby, która do mnie serdecznie pozdrawiam było, nie? Tak, ale wiesz, z szacunku do każdej osoby po prostu uwielbiam tą interakcję, kiedy ktoś daje mi płytę, opowiada o niej, słuchamy tego w samochodzie, więc wydaje mi się, że chyba ja jestem staroszkolny, odkulowy i dla mnie zamiast wysyłania demówek lepsze są takie sytuacje, kiedy możesz kogoś poznać twarzą w twarz. Też zdarzało się wiele razy, że na koncercie ktoś podbijał i zaczynał naprawować. Ostatnio graliśmy pod granicą ukraińską koło Przemyśla i wbił gościu, który zarapował tak, że byliśmy w szoku. Ja wziąłem od tego gościa numer i słuchaj, ja ci coś powiem, ja będę teraz robić płytę swoją. I ja mam zamiar do tego gościa zadzwonić i go zaprosić na tą płytę, bo po prostu zrobił na mnie olbrzymie, olbrzymie mhm. wrażenie. O, ciekawe, ciekawe. Słuchaj, Fajnie. przekaż po, przede wszystkim pozdrów swojego brata, yy, spróbuj go ode jest. mnie, że ma, ma tą zajawkę i że robi te bity, ponieważ to jest najważniejsze właśnie, to jest prawdziwa miłość. Kiedy utrzymuje się z czegoś innego, zresztą też to powtarzam moim przyjaciołom wszystkim w młodym wieku, że pamiętaj, rap to może być twój plan B. Ale twój plan A przede wszystkim powinien być związany z edukacją, ponieważ edukacja to jest coś, czego nikt ci w życiu nie zabierze. Tutaj eliminujesz element przypadku. Ponieważ jeżeli wiesz, każdy ci może ukraść hajs, każdy ci może spalić chatę, ukraść samochód, nie wiem, odbić dziewczyny, ale tego, co przeżyłeś, co zasmakowałeś, tego, co masz w swojej głowie, nigdy ci nikt tego nie zabierze, nawet jak ci wydługę oczy. Hmm. Dobra, dawaj hmm. trzecie pytanie. Trzecie pytanie. Bardzo krótkie. To może, to może nawet zostać na koniec, bo pewnie teraz będą telefony i tak dalej. E, no, jak zawsze, jak zwykle, na koncertach. E, może Przemek zaproponuje jakieś pięć słów. Do tych pięć słów Adam freestyle. Jezus, Boże, święty chcę że freestyle'ował. Starego dziadek chcesz żebym się do freestyleowania. Jezus Maria. Dobrze, tak, no możemy coś takiego zrobić, tak ale... Ja też piszą, myślę, że wszyscy fani wiesz, jak wie, to jest, no. Kurde, gdybym na... był, gdybym na... był na... swoim fanem, pewnie bym wiedział. Na naprawdę, co ja sobie mogę... Ja... Jestem naprawdę... pierwszym swoim hejterem, to nie wiem. Ja mogę poprosić o coś takiego? Nie, no przempu, słuchaj, nie musisz prosić, jeśli nie zapomnijcie, no. nie. Zapomnij się, nie? Wiesz, jeżeli słuchaj, tam, jeżeli no, nie zapomnimy, nie zagadamy się starszy czasu, coś no, na pewno no. śmiesznego. Nie, gwarantuję ci, że na pewno nie zapomnimy. Ja już, nie zapomnimy, ja nie martw się o zapomnij, to. Nie, już że zapomnimy. Już no, nawet no, mam słowa. Zacząłem pić wodę, nie? Dobra. Dziek, eee, dzięki bardzo. Uba, dziękuję. słuchaj. Eee, Pozdrów kobiety ze swojego otoczenia. życzę im wszystkiego najlepszego i również pozdrowienia dla ciebie i twojego brata. O, dziękuję ci serdecznie. O, pozdrowienia dla mojej żony. Że mnie w, tutaj na, na minę wyładowałeś z rapowaniem. Cześć, ja. <laughs> trzymaj się. Pozdrawiamy cię trzymaj bardzo trzymaj serdecznie. Się, Siemka. Adam, jak zaczynała się twoja przygoda z hip-hopem na Bałutach, jak miałeś magnetofon Kasprzak, to mm, Trudno, żebyś zastanawiał się, bo bo w takim wieku, że nie myślimy o tego typu rzeczach, kiedy zejdziesz ze sceny, bo jeszcze nie zacząłeś. Ale m, chciałem cię zapytać, czy w trakcie trwania twojej kariery pojawiły się takie, m, takie etapy, takie momenty, kiedy pomyślałeś sobie, chyba już mnie to nie jara, albo być może nie wiem, za rok, dwa już mnie to nie będzie tak podniecać ja sprawy? Powiem Ci szczerze, muzyka zawsze będzie mnie jarać i zawsze będzie czymś dla mnie wyjątkowym. Przestało mnie jarać dzielenie się tą muzyką. Po prostu ja kompletnie nie odczuwam potrzeby, żeby ktoś coś usłyszał, co ja zrobię. Rozumiesz? Nie mam czegoś takiego, że zrobię coś... Z w swoim mniemaniu fajnego. A to jest zaprzeczenie ja muszę, idei. Ja muszę kogoś zawołać albo zadzwonić, wysłać itd. i tak dalej. to jest śmieszne, bo ja mam na swoim komputerze bardzo dużo numerów, których nie słyszeli nawet moi najbliżsi. No, po prostu zwyczajnie, nie, nie, nie wiem, no, nie mam czegoś takiego, że mam potrzebę, wiesz, krzyczenia do wszystkich patrzcie, tu jestem. Zresztą chyba to jest taka kolej rzecz, i to też odróżnia jakby młodych, wiesz, kotów od starych lwów. No, po prostu wiesz, stary lew lubi się powygrzewać na słońcu, dojeść jakąś padlinę, a niech ten młody poluje, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj też jest taka kwestia, że kiedy człowiek jest młody, jest zdesperowany, chce coś udowodnić światu, chce pokazać wszystkim, że zobaczcie, tu jestem ja, jestem najlepszy, zaraz wszystko rozwalę w pył i tak dalej, i wbijasz i tak dalej, nie? Oczywiście niektórym nie to wychodzi, niektórym nie, ale... W miarę życia, jakby wiesz, no, najadasz się tym wszystkim, tym wiesz, że, yy, że możesz to robić, że, 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 że jakby twoje życie potoczyło się w ten sposób, że możesz cały czas tworzyć muzykę. Nie musisz się, wiesz, jakby wstawać o określonych godzinach, przede wszystkim mieć trzefa nad sobą. To są olbrzymie plusy tego zawodu. Oczywiście dużym minusem jest to, że jeżeli nie masz poczucia obowiązków, łatwo się tym, tym zatracić. Ale jeżeli naprawdę kochasz to, co robisz, to i tak to będziesz robić codziennie. I dla mnie, wiesz, ja też słyszałem oczywiście postę od moich ziomków, o, nie mówiłbyś tak, gdybyś nie był zarobiony, czy coś tam, wiesz, nie, nie utrzymywałbyś z tego rodziny, to byś tak nie mówił. No nie ale jesteś więc. Ale, ale prawda jest taka, że kiedy ja zaczynałem to tworzyć, to ja nie miałem nic. I gdybym ja miał chociażby w głowie. Jakieś naprawdę wielkie ciągoty do tego, żeby pchać się na afisz, na ten baner, żeby to wydać i tak dalej. Ale tak naprawdę ja kompletnie o tym nie myślałem. Wiesz, ja miałem możliwość wydania płyty zanim się poznałem z tytułem z Asphalt Records. Był to Koch International, Gustaw legendarny, który się przyczynił do wydania Paktofoniki, który przyjechał do mnie, oferował mi kontrakt na pięć płyt, ale cholera, ja mu nie ufałem, nie? Ja stwierdziłem, że jak mam wydawać u niego, to już wolę to robić dla siebie. Więc ja wiem, co to znaczy w wieku 19 lat odmówić wydania swojej płyty, rozumiesz? Bo ja tego nigdy nie robiłem po to, żeby to było na świeczniku. Ja to robiłem po to, żeby uciec. Żeby uciec. To była moja ucieczka. Żeby uciec od życia, uciec z szkoły, uciec od stresu, uciec z tego, że się rodzice rozstali. Że jest, wiesz, no, dużo, od wielu rzeczy. Poza tym przede wszystkim, kolejna rzecz jest taka, że jak ja byłem wychowywany przez moich rodziców według rosyjskiej szkoły uczenia gry na instrumencie radzieckiej szkoły, czyli po prostu dostawałem regularne wcile i byłem zmuszany do grania po prostu na tych skrzypcach, uwierz mi, tworzenie własnej muzyki było olbrzymim, olbrzymią ulgą, olbrzymią ucieczką. I... Ale dziwię się, że w ogóle chciałeś... Zostać przy muzyce, że jakby do całej muzyki. Słuchaj, na całą muzykę się nie obrazi. Nie możesz obwiniać muzyki za to, że masz, wiesz, okay. pokręconych rodziców, nie? Na tym punkcie. To ale nie jest to, wina ale wiesz, to jest dojrzałe podejście. Jest, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest wina, znaczy wiesz, to po prostu zwyczajnie wiesz, ja kochałem muzykę. I to nie jest prawda, załóżmy, że instrument, na którym grasz, do którego cię zmuszają, to, jest taka, to nie jest prawda, że go tylko nienawidzisz. Wiesz to jest taka bardzo dziwna, to jest taki, wiesz co, syndrom taki troszeczkę, wiesz? Troszkę tak brzmi. Bo, bo z jednej strony nienawidzisz ćwiczyć, bo musisz poświęcić 3-4 godziny dziennie na, na granie utworów, których nie lubisz i w normalnych okolicznościach byś ich nie słuchał. A co dopiero, jakbyś ich nie słuchał, a co dopiero masz je grać? No wyobrażasz, wyobrażasz sobie, że ja cię teraz na przykład zmuszam, żebyś, nie wiem, yy, załóżmy, no... Yy, nie wiem, Boysów, kurde, uczył się na pamięć. No, znaczy, chyba to chyba nawet nie trzeba się uczyć na pamięć. Ale... Wszyscy znają. <laughs> tak, ale, ale wiesz, ale chodzi o. O, to, że... ciemno się zrobiło. No i to jest Ambilight Normalnie to jest. Magia. To, to jest prawdziwa. Prawda, czasu prawdziwa i magia. Prawda, ekranu, która mówi, że Prada w Nagruszach kryje w swych honorach polskiego uciekinera. Chciałem cię zapytać o bałty. Politka Ostałowska napisała kiedyś taki bardzo dobry reportaż na Bałutach. Ale to były lody tak, w 2004 ona to napisała, nie? Na bałutach jeszcze Polska. Nie? A chcesz, żebym ci opowiedział historię związaną z tym. To bardzo jest, bardzo jest, chcę, żebyś mi opowiedział. zapomniałem o. Bo ty tym. udzieliłeś takiego ja wywiadu dla, dla polityki, udzieliłeś takiego wywiadu to że było Tam To się działy różne rzeczy ciekawe, no. ale nie opowiedziałeś jakie. To teraz jest twój czas. Dobra, bo ponieważ od tego wywiadu minęło 20 lat, to walimy prawdę prosto z mostu od początku do końca. Czas, że tak można powiedzieć, już to przedawnienie i tak dalej. Słuchaj, my zaprowadziliśmy właśnie Kochan, on zaprowadził na Kuba, pozdrawiam cię serdecznie. Kochan zaprowadził on na szkołę, gdzie przesiadawaliśmy, graliśmy w piłę i tak dalej, i tak dalej. Tylko ta szkoła miała jedną wadę, że tam bardzo lubi wjeżdżać smutni panowie. No i wyobraź sobie, bo ona, Litka wtedy miała taką krótką fryzurę, była ostrzeżona krótko, chodziła w glanach, wiesz, w martensach i tak dalej. No była taką pancową, można powiedzieć, nie? I słuchaj, kiedy ona robiła reportaż, w tym momencie na łoisko wjechali smutni panowie. I była taka śmieszna sytuacja, że wszyscy, oczywiście gleba, łącznie z nią, i ona mówi: Przepraszam najmocniej, ja jesteś reporterzem gazety wyborczej, nie? O policjant but i oja, papieżem. I koniec, kropka, nie? Ale to miała tak dobry ją, reportaż. Tak ją przywitały Bałuty, nie? Więc wiesz, no śmiesznie, śmiesznie. No. A teraz jest tam jaka Polska? Wiesz co, tam się niewiele zmieniło. Wiesz, dużo ludzi, którzy przyjeżdżają którzy do Łodzi, i załóżmy nie byli 10 lat i wbijam na Bałuty, mówią cholera, no to się nic nie zmieniło. Ale z drugiej strony, wiesz, też nie... Łódź nie jest bogatym miastem, od tego trzeba zacząć. Ja zawsze uważałem, że Łódź to jest piękne miasto, ale tylko pod warunkiem, że się tam urodziłeś ponieważ tylko wtedy jesteś w stanie dostrzec piękno tego miasta, ponieważ nie zauważasz yy, jego brzydoty. Zawsze, wiesz, ja w, u siebie w książce porównałem to do siostry. Ty wiesz, że ona jest brzydka, bo wszyscy koledzy ci to mówią. Nie ma chłopaka przez całe życie. Ale ty mówisz, że jest fajna, bo to jest Ale to jest twoja siostra. Więc jest dla Ciebie najlepsza, najpiękniejsza i zawsze ją będziesz kochać. I zawsze będziesz się dziwić tym, którzy mówią nie, inaczej, nie zauważają piękna w niej samej. I tak jest z moim miastem. Ale sama Łódź się zmieniła jednak, myślę. Zmieniła się, ale też jest taka, no wiesz, taka, wiesz co? Łódź dla mnie to jest miasto bardzo takie, wiesz, yy, bareizm, nie? To tam funkcjonuje bardzo duży bareizm. Na przykład, wiesz, łodzianie wybierają, yy, zresztą sam się tego przeciwiłem. wybierają jedno miejsce na które będą poświęcone środki unijne które będzie reprezentowa reprezentowało nasze miasto do końca świata do końca galaktyki i jeszcze przed kapitanem bombą nie i słuchaj, zgadnij, co oni wtedy wymyślają, że co to będzie. No dawaj. Przystanek tramwajowy, no kurde, no stary. A to jest bardzo Przez, ważna no, rzecz, ja wiem, się ale słuchaj, ale ile z nas miast na świecie, takich ważnych, koło tam załóżmy, nie wiem, 600 tysięcy mieszkańców, których najważniejszy... E, jako może Łodzianie są... Charakterystyczny to jest przystanek może tramwajowy. Łodzianie nie? są praktyczni. Ja ci powiem szczerze, że my, do, my walczymy e, z, z Rzeszowem o najbardziej irracjonalne miejsce spotkań. No bo w Rzeszowie jest pomnik w kształcie no, waginy, a znaczy tak popularnie zwany w, potocznie waginą przez a w jest przystanek. Lysuma, a u nas mamy, wiesz, dziuplę. Przystanek tramwajowy. A czy to ciebie determinowało jako muzyka? Znaczy to wiadomo, że miejsce, w którym dorastasz i w którym się urodziłeś zawsze determinuje ciebie jako twórcę? Natomiast czy miałeś taki, ta, takie wewnętrzne wkurzenie, że myślałeś sobie czasami, kurczę, gdybym. Działał w Warszawie jak paru chłopaków, to byłoby mi się łatwiej przebić. Czy w ogóle nie było w tym akwarium? Nie myślałem. Wiesz co, poza tym wiesz, no jestem dorosłym chłopem. No. Gdybym chciał mieszkać w Warszawie, to już bym dawno mieszkał wtedy w Warszawie. Wiesz, to nie było żadnego, żadnych przeszkód. Nie, nie, nie miałeś nigdy w sobie, nie nosiłeś w sobie takiego. Bo tutaj Tomasz Kot był w zeszłym tygodniu i on opowiadał, że. No, zawsze myśleli aktorzy przyjeżdżający na przykład na castingi do seriali czy do filmów do Warszawy, że tu wszystkie te castingi są ustawione, że wszystko coś... Jak dostać się do Warszawy to w ogóle było takie coś niesamowitego, ale twoja kariera wskazuje na to, że raczej nie było w tobie jakiegoś, wiesz, wielkiego, wielkiego kompleksu Warszawy. Zawsze jak słyszę słowo kariera, tak się dziwnie czuję. Nie? Nawet jak sam wypowiadam dzisiaj też parę razy, że mam tego słowa kariera, to się zawsze no dziwnie. No wiesz, a to kokieteria, czuje, piłkarzy. Piłkarze często nie. mówią kariery, to miał w Boniek. No to tobie można powiedzieć, że miałeś karierę Zbigniew muzyczną, z, z, bez ja. Jej. Nie wiem, no okej, okay, no. Słuchaj, miałeś, masz? Przygodę. Nie to jest czeka. moja przygoda życia. I, o... i gdyby ktoś mi zadał pytanie, jak chciałbym przeżyć swoje życie, gdybym miał szansę urodzić się jeszcze raz. Tak samo? Tak, oczywiście, nie zmieniłbym nic. Tylko chciałbym tego po prostu nie spierdolić, nie? tylko żebym mógł to przeżyć jeszcze raz tak samo. Ja nie chcę się... nic więcej, stary, ja sobie nie wyobrażałem tego za dzieciaka, że coś takiego może mnie spotkać, co mnie spotkało w moim życiu. Mam wobec tego olbrzymią pokorę, olbrzymią wdzięczność i chciałem wszystkim, no, dziękuję ludziom na ogół na co dzień na koncertach, więc, ale skoro jestem tutaj i mogę to zrobić jeszcze raz, to naprawdę dziękuję wszystkim za to, że kładziecie chleb na stół moich, na stół moich dzieci, zapewniacie im super edukację i przede wszystkim y, dajecie mi możliwość... Y, utrzymywania siebie z pasji. Za czym idzie to, że ja mogę po prostu to robić dwa cztery na dobę i nie muszę się martwić o nic innego, tylko jedynym moim zmartwieniem jest to, jaki bit dzisiaj zrobię, jaki tekst napiszę i co dzisiaj nagram. Dziękuję wam za to z całego serca. Zanim odbierzemy sobie kolejny telefon, chciałem zapytać Ciebie o taką poważną rzecz, bo to też chyba wywiad, którego udzieliłeś tygodnikowi polityka po tej sytuacji, kiedy byłeś jedną Chciałbym nogą. Się powszechnemu, i, nie, jedną nie, jedną nogą na tamtym świecie. E, kiedy lekarze mówią, mówią ci, że zostaje ci tak naprawdę godzina życia, cudem zostajesz. E, Uratowany, nie wiedząc jeszcze wtedy, kiedy ci to mówią, co ci dolega tak naprawdę, bo jedziecie do szpitala 100 km na godzinę przez, przez Łódź i powiedzieli, że fajnie było, ale jak czytałem za ten wywiad w formie zapisanej oczywiście gdzieś w internecie, to. To, co mnie uderzyło, to takie trochę heheszki z tego. Czy to była bariera taka poradzenia sobie z no tym? Ogóle, jak jak mój, dzisiaj jako dojrzały mężczyzna po, podchodzisz do tamtej sytuacji, czy myślisz sobie czasami, o kurczę, to naprawdę było gruba? Cieszę się, że miałem takie podejście i do dzisiaj mam takie podejście, że ja nie byłem w stanie nic temu... Zadział. Znaczy, w sensie nie, nie byłem w stanie się przed tym obronić. Z trybem życia, jaki prowadziłem, nie byłem w stanie się przed tym obronić. To musiało mnie spotkać. No bo ja to była ja kwestia, za Kwestia czasu. I to, co chciałem powiedzieć, wiesz, poza rodziną, którą bardzo mocno zraniłem, i no nie chciałbym, żeby kiedykolwiek musieli przeżywać to jeszcze raz, i nie dopuszczę do tego, że musieli przeżywać to jeszcze raz, to przede wszystkim zawiodłem też samego siebie. I nie wiem, czy kojarzysz taki typ Charakteru, który, którego systemem obronnym jest obracanie czegoś w żart, ja, robienie, robienie jakby zdystansowanie się do tego. I wiesz co, paradoksalnie wydaje mi się, że to mi uratowało życie, ponieważ ja nigdy nie potraktowałem tego na serio. Mój okres w szpitalu to był okres nieciągnącej się beki, robienia sobie pranków, żartów, wiesz, no stary, no my dzieliliśmy jeden kibel na 16 osób. No. To, to nie, nie można było sobie żartów nie robić. nie? Wiesz, jeszcze były takie historie, wiesz, no. Nie no, to się nie nadaje, żebym ci opowiedział to akurat tutaj, ale no, wyobraź sobie, że byliśmy w stanie zrobić z człowieka fajkę wodną. No to wystarczy, nie? Więc no, oczywiście fajka brzmi bardzo źle, jeżeli chodzi o jako, jakby stwierdzenie slangu licznego, ale no potrafiliśmy z niego zrobić po prostu blable, no. Więc no, było śmiesznie, było śmiesznie, naprawdę. Wiesz, też było smutno czasami, ponieważ wiesz, codziennie ktoś na tej sali umierał. Więc zasypiałeś w osiem osób na jednej sali, budziłeś się w siedmiu, więc też widziałeś ludzi, na, po operacji widziałem ludzi, którzy zaciskali zęby i po rekonstrukcji załóżmy przełyku, bo wyobraźcie sobie, była tam taka historia takiej kobiety, której po prostu dziecko zrobiło nieśmieszny żart i wlało kwas siarkowy do butelki po orężadzie. I ona po prostu wzięła łyka i no to wam nie muszę mówić, że lekarze stało, ratowali tak. jej cały przełyk, tak? I leży kobieta naprzeciwko mnie na intensywnej terapii, i ona umiera naprawdę. Tam się decyduje ich życie. I obok mnie leży kolejna pani. Która miała po prostu wycięty jakiś tam, nie wiem, znamie czy coś. Tylko po prostu musiała mieć to wycięte laboroskopijnie. Nie wiem, czy to miało jakieś tam, nie wiem. Nie pytałem się o szczegóły, ale jej lekko, lekki laboroskopijny zabieg, nie? I tamta pani nie odzywa się ani słowem. Milcze, nie płacze, z godnością znosi ból, olbrzymi ból. A obok mam panią, która. Po prostu... Potem sobie go płac. No stary, no po prostu wiesz, no ja na przykład wtedy nie wytrzymałem, powiedziałem po prostu do niej: zamknij. I wiesz, co było najśmieszniejsze, że następnego dnia budzimy się rano. i Ja mówię: tak, wiesz, aż mi głupio było. I mówię do tej kobiety: proszę pani, ja bardzo panią przepraszam, mnie trochę poniosło. Ona tak patrzy, mówi tak. Nie, to ja dziękuję. <noise> ja mówię, Boże Święty, no mówię. No to bo wiesz, to były takie abstrakcyjne sytuacje, że nawet ktoś ci dziękował za to, że po prostu wy opierdoliłeś i przy, jakby wiesz, przywróciłeś do porządku. Ty weź nie becz, kurde, nic ci nie jest, cholera. Tutaj ludzie umierają, a ty wiesz. No, uh -huh. Rzecz w tym, że tam się działy rzeczy, których nie życzę nikomu. Wiesz, tam widziałem rzeczy, które, wiesz, to jest miejsce, w którym musisz ze śmiercią być na ty. No po prostu ze śmiercią jesteś na ty. Codziennie się z nią witasz i codziennie się z nią żegnasz. Każdy dzień jest czymś ekstra, każdy dzień jest czymś bonusowym. A usłyszenie tego, że się operacja nie udała, no sorry, no wiesz, to jest straszne, bo jakby... Wiesz co jest najgorsze? Że patrz, minęło 10 lat do tego momentu, prawie 10 lat. W przyszłym roku minie 10 lat i ja cały czas jeszcze o tym muszę opowiadać gdzieś, rozumiesz? I cały czas do tego wracamy. To jest tak wielkie wydarzenie w swoim życiu. I wiesz, ja no, łącznie od tego, że wiesz, no na przykład ten Typ stwierdził, że ja zrobiłem karierę na półcu. Nie? Wiesz, 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 są takie sytuacje, w, uważasz, w których nawet terapeuci mówili, że nie. Uważasz, ja że jest niesprawiedliwe? Nie, mam na to szczerze wywolone. No. Jeżeli ktoś tak uważa, okej. Okay. To, to nie ma znaczenia tak naprawdę na koniec, bo szczerze, wszystko, co się dzieje dla mnie od, mojego, od moich 35 rodzin, to jest bonus. Dziękuję. Życie po śmierci. Tak, życie po śmierci. To jest moje drugie życie jestem. I to, co kto o mnie mówi, słuchaj, każdy ma prawo mieć na mój temat swoje własne zdanie. Mnie interesuje tylko wyłącznie zdanie moich dzieci. Koniec kropka. Czy ja jestem dla nich dobrym ojcem, czy nie? Czy jestem dla nich kimś, kogo warto cenić, kogo się nie wstydzą przede wszystkim i jestem dumny z tego, że jestem dla nich jakimś tam bohaterem. A muzyka znowu przyszła ci z pomocą, bo mogłeś z całą tą sytuacją i przede wszystkim ze swoim uzależnieniem, bo tak sobie pomyślałem, że kurczę... Przemek, przepraszam, że ci przerwę, ale wiesz co, ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której praktycznie no, nigdy nie mówiłem. Wiesz, że życie po śmierci miało nigdy nie powstać. Ta płyta miała nigdy nie powstać. Ponieważ ostatnią rzeczą, o jakiej chciałem nawijać, to jest ta choroba, bo miałem w głowie to, że stary, na cholerę w ogóle o tym nawijać. Że to zostanie. Że po, po, co tobie, ja mam, tak? ja po co mam o tym mówić ludziom? Po co mam się tym dzielić? I wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja siadając, biorąc do ręki długopis i kartkę albo telefon, w zależności od tego, gdzie pisałem tekst, nie byłem w stanie napisać o niczym innym. Po prostu... To było tak ważne dla mnie wydarzenie, wewnętrznie podświadomie również, że mój organizm nie dopuszczał żadnego innego pomysłu, i po prostu ja się w pewnym momencie poddałem temu. Ale ja bym uznał inaczej, byłoby dziwne, gdybyś o tym nie napisał. Ale słuchaj, ale wiesz, ja się tego temu poddałem, i dużo osób o tym nie wie, ale płyta, wiesz, życie po śmierci w trzy tygodnie. To jest po prostu, ja się broniłem pół roku, pół roku po prostu łaziłem, wiesz, nie mogłem się odnaleźć. Przede wszystkim stary masz taką sytuację. Jaraż prawie trzy dyszki dziennie, rozumiesz? I nagle nie raż w ogóle. Rozumiesz? Twoja percepcja w ogóle rzeczywistości się zmienia o 100 stopni. I tu nie chodzi o to, że wtedy jak jarałem, to miałem odlot. Nie, 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 to tak nie działa. Wiesz, jak, jaka jest magia w ogóle tego całego zielonego ziółka? Jest taka, że ty na początku palisz, bo jest fajnie wesoło, są śmichy, chichy, potem palisz, bo robisz muzykę i to otwiera Twój umysł w jakiś sposób, a potem nagle jarasz, żeby być normalnym. Mhm. Żeby się nie wkurwiać. Zwyczajnie, bo Twój organizm. Dostaje z zewnątrz to samo, co powinien samemu produkować. Więc jeżeli tego nie ma, to jesteś zły. Masz totalne wahania nastrojów. Zwłaszcza, kiedy rzucasz, to masz totalne wahania nastrojów. Płaczesz na reklamie o paskach, a śmiejesz się na wiadomościach o wojnie. Rozumiesz? Nie jesteś w stanie kompletnie zapanować nad swoimi emocjami. I też szpital, co mi najlepsze dał, to jest to, że Druga operacja, której ja przeżyłem, nie wiem, to są moje domniemania, możliwe, że gadam teraz największą bzdurę, ale ja w ciągu 14 godzin tej operacji prawdopodobnie przeze mnie przepłynęła krew parę razy, więc ja po prostu pozbyłem się wszystkich toksyn, które miałem w tej krwi, łącznie z tymi nabytymi drogą zielarską. I po prostu, wiesz, wracając wtedy do domu, ja nagle, wiesz, zacząłem w ogóle patrzeć na świat I ty ostro, mi zadałeś. Ostro. Tak, jakbym zjadł rutinę skorbin. I, I słuchaj, i ty mi zadałeś takie pytanie przy, tutaj w tej rozmowie, czy ja kiedyś miałem może ochotę, kiedyś miałem chwilę zwątpienia. Wtedy? Szczerze? Wtedy ja w ogóle nie wiedziałem, czy ja w ogóle wrócę z czymkolwiek. Ale nie miałem tego pojęcia. Ja za... Dlatego, bo wtedy to nie, to, nie to... Nie, to nie jestem ja, bo widzę za dziwnie, za ostro. Tak? Stary, to był moment, w którym nagle moja głowa się zamknęła. Ja nie, kompletnie nie byłem pomysłowy. Ja nie, nie wiedziałem, co mam napisać. Rozumiesz? Bo wszystko, co, co miałem w swojej głowie, to było to, co przeżyłem. Nie miałem nic innego. Poza tym, miałem jedną wielką pustkę. Nagle, przez zmianę o 180 stopni mojego wiesz, życia w ciągu jednego miesiąca, właściwie jednego dnia po drugiej operacji, nagle stałem się zupełnie zagubiony. Gościem, który kompletnie nie wie, co jest grane wokół niego, nie wie, co się dzieje, i tak naprawdę musi znaleźć siebie. I wyobraź sobie taką sytuację. Przez całe życie tworzyłeś muzykę, ponieważ, i to był jakby twój współtowarzysz, jakby kawa. Wstajesz codziennie rano i pijesz tą kawę. I jakby wtedy masz swój ry rytuał, nie? Czytasz gazetę, pijesz kawę, tam palisz papierosa, nieważne jaki kto ma rytuał, nie? Ale ludzie w większości mają te swoje takie przyzwyczajenia. I jednym z tych przyzwyczajeń u mnie, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, był ten lolek w mojej ręce. I nagle jak tego rolka zabrakło, stary, ja miałem długopisy w palcach, paluszki, wiesz, syn pa Pawłowa, nie, jak to się mówi, pies Pawłowa po prostu, nie, ja spróbowałem wszystkiego, stary, ja nie potrafiłem zabrać myśli, ja nie potrafiłem, stary, ja nie potrafiłem nagle, jak mój mózg przez całe życie myślał podwójnymi rymami, czyli... Dla niewtajemniczonych, ostatni wyraz ostatni wyraz z wersu rymuje się z ostatnim wyrazem następnego wersu, przedostatni z przedostatnim, wtedy jest podwójne. Jak jest potrójne, to idziemy tak dalej, po prostu trzeci z trzecim, czwarty z czwartym, piąty z piątym. Jak jesteś naprawdę kozakiem, to potrafisz zrobić taki rebus, kurde, żeby się wszystkie wyrazy w wersie rapowały z wyrazami w wersie następnego wersu. I jeszcze to ma sens, brzmi zajebiście, jest w ogóle fajne, jest pęta. nie? To są największe kozacy, to potrafią, nie? W każdym razie, stary, ja zacząłem tak naprawdę od zera. I dla mnie na przykład, ja swoje życie dzielę do momentu tej operacji i od tej operacji. Dlaczego? Ponieważ ja nic nie pamiętam praktycznie, co się działo między 2001 a 2015 rokiem. Rozumiesz? Nie pamiętam. Po prostu, jak mnie zapytasz, wiesz, dużo ludzi podchodzi do mnie. A pamiętasz w 2003? No stary, my zagraliśmy ponad 5000 tysięcy koncertów. Czy tam 4 nie chcę przesadzać, bo to jakiś Nie pamiętasz tego. Ale stary, nie jesteś w stanie raz z tego zapamiętać ze względu na to, że zagrałeś bardzo dużo koncertów i byłeś w wielu miejscach. Ale z drugiej strony też nie, nie pamiętasz stary, najważniejsze rzeczy, które były związane z bardzo ważnymi okolicznościami muzyczno-rodzinnymi. Na przykład jak się dzieci rodziły, czy i tak dalej. Rozumiesz? To są niesamowite rzeczy, które po powinieneś mieć w głowie. Powinieneś myśleć na zasadzie wspomnień. Te wspomnienie nagle wyparowało. Okej, okay, w tym momencie one do mnie wróciły. Ale mój mózg widocznie potrzebował takiego twardego resetu. I mój mózg się odradzał. Ja pamiętam jak yy, do Soul Pit'a nagrywałem wieże Eiffla. I... Ja pamiętam, że to był pierwszy kawałek, który nagrałem po swojej operacji. Nagrywałem go naprawdę metodami staria. Ja. Moje płuca mieściły, wiesz, ćwiartkę powietrza, wiesz, no, sorry, 0,7 powietrza. Jak normalne zdrowe płuca mają około 5-6 litrów powietrza w sobie, to ja byłem w stanie ćwiartkę walnąć, w stanie się powietrzem, nie? I wiesz, ćwiczyłem oddech na takich kuleczkach, które się tam wiesz, tak, no takie wszystkie tam rzeczy rehabilitacyjne, nieważne. W każdym razie na początku ja byłem w stanie powiedzieć na jednym oddechu trzy słowa. Lekarze mówili, że ja mam zero szans, że ja wrócę kiedykolwiek do rapowania. Mówili, ja że tak tego nie to... robił też, tak? Tak, mówili, żebym tego nie robił. Ale wiesz, no, jak? Jak? No co, zabierasz mi PlayStation? No jakie dziecko się pogodzi z tym, że mu PlayStation zabrali. No? A jak dzisiaj wygląda Twoja sytuacja zdrowotna? W sensie musisz mieć jakieś kontrole i tak dalej. Ty wiesz? Nie, jestem. Znaczy nie wiem, nie pytałem. Nie, wolałeś nie pytać. Tak, to bardzo. Słuchaj, odpowiedzialnie. nie ci lekarza, nie choruje. No. A dwa, <grym> pyta... żartuję, dwa, py... dwa pytania lekarza. pomocnicze chciałem Ci zadać. Jedno to takie, czy wkurza cię, jak ktoś w przestrzeni publicznej bagatelizuje marihuanę, a drugie, czy jeżeli widzisz... Nie, ser. Ja jestem za legalizacją. Uważam, ja jestem w ogóle, mam takie jakby prze... przeświadczenie w swojej głowie, że generalnie uważam, że ludziom nie powinniśmy zakazywać wielu rzeczy, bo żyjemy generalnie w czasach takich, gdzie ta demokracja osiągnęła rubiką. To jest moje własne subiektywne zdanie. Ja, bym Boże, nie Tutaj przemawiać jako chwalić ani jednej strony politycznej, ani drugiej, bo to nie ma związku z polityką, to, co teraz powiem, ja uważam, że żyjemy w takich dziwnych czasach obyczajowo, które narzucają ci pewien tok rozumowania, że pewne rzeczy są prioratywne, mimo tego, że nigdy nie były. Więc jeżeli załóżmy, tu napisał jeden wiersz, wiersz, który nigdy nie był priorytetem, tylko był e, wierszem dla dzieci, to dlaczego w tym momencie na Hama doszukujemy się tam problemu, gdzie go nie ma? Tak samo, jeżeli masz w pustyni, w puszczy i powiedzmy masz takie inne rzeczy, po prostu to były inne czasy, żyjemy w innych czasach. Ale dla mnie najważniejsza jest wolność słowa, wolność wyrażania swoich myśli. To, że używasz takich i takich słów, to, 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 nie jest jakby, to nie znaczy, że jesteś zły czy jesteś dobry. To wszystko ma jakby swoje przyczyny w czasach, w których się wychowałeś. Ja się wychowałem w latach 80., w których tak nauczano dzieci, tak nauczano dorosłych, i nie było w tym nic złego. Jeżeli ja używam danych słów, które są zakazane, których nawet nie chcę tutaj wymieniać, bo każdy o nich wie, to ja nie chcę się czuć jako ktoś, kto popełnia zbrodnie, bo ja tego nie robię z, z dysrespektu do kogoś, nie robię tego, żeby kogoś obrazić, tylko po prostu to jest po prostu sposób mojej komunikacji, który wyszedłem, wyniosłem ze szkoły, czytając na przykład w pustyni i w puszczy. Więc jeżeli ktoś mi powie dzisiaj, że cała moja edukacja jest o kandupy po Lubiłeś to nie lubiłem, ale przeczytałem. No to no, nie przedstawiał. Skrót przestałem. Ale. <noise> 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 Okej, okay, zapytam cię o. Inna. Ale rozumiesz o co mi chodzi. Nie, oczywiście to, że ja mam totalnie marzenie takie, że, że ktoś tym manipuluje z góry, żeby nam nałożyć na gębę Kaganiec. I ludzie nie chcą w tym momencie, żebyś ty mógł wyrażać swoje zdanie. Rzuc Ka Cały czas ci rzucałem kłody pod nogi, żebyś tylko przypadkiem nie wyraził swojego zdania. Żebyś szedł jak owce za stadem po prostu i masz zapierdzielać za stadem, koniec, kropka. To jest psychologia tumu. Nagraliśmy nawet o to numer. Mamy y, telefon od kolejnego widza. Cześć, witamy. Siemanko. Halo. Halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Cześć, cześć, dobry wieczór wam. Cześć Przemek, cześć Adam. Kacper, Siemka. Konina, Poznania tej strony. Pozdrawiamy Poznań. Pozdrawiamy Poznań i pozdrawiamy Warszawę. Też jeszcze pytanie... Łódź chciałbym pozdrowić. <laughs> Pierwsze pytanie, jak tam się sprawuje gramofon? Słuchaj, bardzo dobrze się sprawuje gramofon. Wszystko pięknie. Co prawda teraz powiem ci, bo ja mam kilka gramofonów w chacie. I mam przede wszystkim dwa gramofony, które historycznie, jeżeli chodzi o hip hop łódzki mojego kochanego miasta, są bardzo ważne, ponieważ mam e, dwa techniksy, e, m, na których została zagrana pierwsza impreza hip hopowa w Łodzi. Które skupiłem od DJ-a Kowiego w 1997 roku. E, dostałem też od niego całą kolekcję jego płyt, i powiem Ci, to jest niesamowite, że ja te gramofony mam w domu cały czas. I ostatnio je odpaliłem i niestety jeden nie działa, więc z tym gramofonem ja muszę coś zadziałać. Ja wiem, ja wiem, że on nie działa. Bo go widziałem. Tylko no, ten tak, mały no gramofon. <coughs> no dobra, to jest. Że... Mały gramofon. <coughs> Ty, teraz wyjdziesz do mnie znajomy. O, wypiałem coś. Zaczekaj, zaczekaj, coś wypiałem. Nie, wszystko jest dobrze. Jest bardzo ważna rzecz. Po, po prostu spadł. Ja... Bo tutaj mamy wiesz, e... ucho i mikrofon i tak dalej. O, tutaj. Wyglądam jak. Wyglądasz, wygląda, jakbyś miał. Pierwszy telefon komórkowy. To był dopiero słuchar. <coughs> Przepraszam cię, bo ja muszę halo, halo. zawsze, wiesz co, ja muszę zawsze moich ziomeczków kurde z jakiegoś suchara walnąć, żeby zobaczyć ich takie zgorzkniałe miny. Co to pierdalas, nie? Dobra, sorry, przepraszam cię. Pytaj. pytam, mały gramofon, taki mały gramofonik na dwie płyty, odświeżacz powietrza. Kojarzysz? Mhm. Tak. Kasper. To jest jakaś zagadka. Kasper, dogram ten wokal. Nie musisz tu dzwonić. Dobra, dobra. A kluczyk znalazł. Kaweł Beats, dobry producent, nie? Mordko, moja kochana, jest w samochodzie. A to wiesz, dużo szczęścia, że się dzwonił. Ty, powiedz, ile dzwoniłeś? No to tutaj? Kilka, tysi Kasper, kilka tysięcy Kasper, telefonów się i przede wszystkim to? pozdrawiamy Konin w takim razie. E, pozdrawiamy. Jasną cześć, Konina. E, Wyszło ile dzwoniłem? Raz Raz tylko na słuchawce, tu 25 minut czekałem, no. <grym>, ale się zadzwoniłem. Ale ogólnie mam konkretne pytanie. Mam jedno konkretne pytanie, no które dawa. naprawdę mnie zastanawia. E, w sumie to jeszcze tylko pozdrawię i potem się już rozłączam. Całe linię zwalniam. E, na początek zacznę od końca. Pozdrawiam moją ukochaną Ole, siostrę Karolinkę, e, psa Krystynkę. Pięknie. Twojego. No i pięknie, eee, ja Dobra, ty zadawaj pytanie. A jak? Zadawaj pytanie, tak. mordo. 120 rap fest. Czy chciałbyś, czy masz jakieś plany, jak ten festiwal chciałby miałby wyglądać na przykład za kilka lat? Czy, czy na przykład celujesz w to, żeby to było na przykład jak w płocku aktualnie to wygląda? Ty wiesz To, to ja się naprawdę na tym taki nigdy nie mega, mega festiwal? Wiesz, to no, no, ja ci ale nie, tak. Czy... Ej, powiem ci coś śmiesznego. Zresztą ty mnie znasz, to na pewno o tym wiesz, ale. Słuchajcie, ja jestem wychowany za czasów komuny przez rodziców, gdzie podstawowym jakby stwierdzeniem było, i tak gówno osiągniesz, nikim nie będziesz, jesteś beznadziejny i tak dalej. Przez to moje poczucie własnej wartości jest, no, przyznam się szczerze, zerowe. No, po prostu nie mam czegoś takiego, jak poczucie własnej wartości. Nie lubię siebie słuchać, nie lubię na siebie patrzeć. Jak Paweł wysyła mi klip, oglądam go raz, akceptuję, jest spoko idzie i już potem go nie oglądam. Nie lubię Rzecz czytać tym, komentarzy. Nie, nie czytam komentarzy, nie interesuje mnie nic. Po prostu nie jestem psychicznie przystosowany do czegokolwiek. Ani do propsowania, ani do hejtu. Rzecz w tym, że tak samo było z tym festiwalem. Jak chłopaki wpadli na pomysł, żeby zrobić moje 20-lecie na 23-lecie, a właściwie na 24-lecie, to ja byłem pierwszy, który powiedział nie. Dlaczego? Ponieważ ja nigdy nie wierzyłem, że przyjdą na to ludzie. Potem chłopaki stwierdzili, że Wojtek mówi, chłopie dawaj kurde, a nie możemy po prostu zrobić jakąś własną imprezę dla ludzi, żebyśmy wiesz, łączyli na tej imprezie osoby z tej epoki mojej, czyli gramatyka Fenomenów, molestę, jakby wiesz, no old schoolowe, old schoolowe teamy. I ja mówię, nie no stary, wiesz, ja mówię, podejmujcie tę decyzję beze mnie, ponieważ ja, jeżeli mnie się pytacie, to ja jestem smerf marudę, ja zawsze mówię, nie, to się nie uda, nie? Ja jestem tą osobą, która zawsze mówi, to się nie uda, ja jestem zawsze tą osobą, która mówi, nie, jak ktoś, załóżmy, zrobi jakiś numer i ktoś mówi, ta stary, to musi być singiel, to rozwali i tak ja dalej, mówię, nie, no. Nie czuję tego. Nie, no co ty mi gadasz, nie, mówię, to się nie uda, nie. To jest najczęściej, ja zawsze wszystko pointuję, to się nie uda, nie? I Rzecz w tym, że tak naprawdę ja nie jestem w stanie wybiegać tak mocno w przyszłość, żebym wiedział, co się z tym stanie za 10 lat. Ja będę przeszczęśliwy, jeżeli się w tym roku uda tą imprezę. Zorganizować w ten sam sposób, jaki, jaki ona była zorganizowana w zeszłym roku, że przyjdzie tyle samo ludzi co w zeszłym roku i co dwa lata temu naprawdę będę przeszczęśliwy. Jeżeli, jeżeli po raz kolejny ludzie pokażą, że chcą uczestniczyć w tej imprezie, że mają ochotę przyjechać, oczywiście ws serdecznie wszystkich zapraszam. 20 kwietnia Atlas Arena 120 RAF Fest. będzie wiele zajebistych składów od molesty, począwszy do Astera Młodego Ziemka Łodzi, przez Polską wersję kasta skład, gdzie po, nie wiem, po 15 latach oni wracają na scenę. Po prostu udało się górala i Waldemara Kastena mówić, żeby zagrali tam swój materiał. No, ale to są rzeczy, które jakby ja mam wrażenie, że ja ten koncert organizuję dla siebie, bo ja tam zapraszam artystów, których ja bym posłuchał. I jeżeli ktoś ma taki mnie sam, gust jak ja, wiesz, no to to jest mi bardzo miło, ale no zresztą kasper, ty mnie znasz, to, 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 to wiesz, że ja nie patrzę w przyszłość. Ja dla mnie się liczy to jest. Co jest tu i teraz i tak naprawdę, wiesz, wolę... Ja zawsze wychodzę z założenia, że się nic nie uda i wolę się miło zaskoczyć niż nie miło rozczarować. To jest, nie wiem, może, może, taki, może taki kaftan bezpieczeństwa, który mam na sobie. Ale no ciężko mi powiedzieć. No ciężko mi powiedzieć. Bardzo bym chciał, żeby ta impreza odbywała się jak najdłużej, ale czy to się uda? Nie mam pojęcia. Czy w ogóle ta impreza wyjdzie w tym roku? Znaczy na, na pewno ona wyjdzie, bo już się sprzedało bardzo dużo biletów i za to też ludziom bardzo dziękuję. Ale mam nadzieję, że ona wyjdzie tak samo dobrze, że jak wyszła w zeszłym roku, czy dwa lata temu, że koncert przede wszystkim się będzie ludziom podobać, że wiesz, że, że, no, wiesz, że po prostu no, ludzie przyjdą i spędzą cudowne cztery godziny swojego życia i nie będą tego ża żałowali. No, na tym mi najbardziej zależy. No. Dzięki za telefon. No, dzięki, dzięki, dzięki pozdrówki wielkie. Dzięki, pozdrawiamy Siemme. serdecznie. Um, powiedziałeś takie zdanie kiedyś, Naprawdę powiedziałeś, powiedziałeś, że jest ze sceny najcudowniejsza polska płyta, która kiedykolwiek powstała. W dziedzinie Hip Hop to światła miasta, gramatyka. Ja wiem, że każdy ma swoją ulubioną płytę, ale kurwa mać, ta jest najlepsza. No dobra bardzo mi, nie... bardzo mi ale... się ten cytat podoba. Czy podtrzymujesz? Tak, podtrzymuję, podtrzymuję, A dlaczego ona ci się tak podoba? Ponieważ jest to... Bo mnie też się podoba. To jest kompletna płyta. To jest kompletna płyta. To jest płyta, gdzie każdy kawałek po prostu stanowi oddzielną historię jednocześnie jest częścią całości. To jest płyta, która jest wyprodukowana najlepiej na świecie przez prawdopodobnie najlepszego polskiego producenta tamtych czasów, czyli przez Nuna. Jest tam trzech świetnych raperów, którzy dali z siebie tak naprawdę top i przede wszystkim oni byli w tamtym momencie nieosiągalni dla innych. Ich poziom liryczny. Po prostu wyprzedził swoje lata. Zobacz, wpuszczasz dzisiaj te kawałki, one są dalej aktualne. To, to, są, to są utwory, które mówią o życiu teraz, a zostały stworzone pod koniec lat 90. To jest niesamowite. Ed, ja rozumiem, o czym mówisz, bo mam dwie takie płyty w życiu. Czyli Dawaj. pierwsza płyta paktofoniki i właśnie gramatyk światła miasta. Chyba żadna inna muzyka tak bardzo mi nie pomogła w życiu w trudnych momentach. I również u mnie. Ale staram się tutaj od mojego stwierdzenia odciąć ten pierwiastek emocjonalny, bo... Oceniasz warsztatowo dużo, ją. Posłuchaj, no, dużo, ludzi, dużo ludzi jakby przychodzi do mnie załóżmy inaczej. Jak rozmawiam z ludźmi, to... Światła miasta, zobacz. To, jak są, to, 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 to wszyscy się zgodziliśmy z jedną rzeczą. Że jest jedna... Jeden aspekt, którego nie jesteś w stanie pokonać nowymi nagraniami. Sentyment. Sentymentu po prostu nie przeskoczysz. Jeżeli dla kogoś dana płyta wyszła w bardzo ważnym czasie, stanowiła dla niego coś więcej niż tylko, wiesz, nagranie paru kawałków, przyczyniła się do jakichś niesamowitych rzeczy lub dorastał przy niej, wychowywał się na niej, to ta płyta zawsze będzie czymś wień, wartym co, coś więcej niż wszystko, co ten artysta zrobi później. Mhm. I wszyscy jesteśmy więźniami tych swoich pierwszych płyt, ponieważ... Ale, pierwsi, ale to jest pierwsi bardzo pierwsi miłe więzienie. Pierwsi, ale... Tak, oczywiście. Słuchaj, gdybyś mi powiedział, czy wolę, żeby tabasko było i być więźniem płyty Tabasco, niż żeby tego nie było? Nie, 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 nie. To jest, każda z moich płyt jest moim pamiętnikiem, tylko chodzi o to po prostu, że zobacz, są ludzie, dla których tą płytą jakby bardzo ważną jest życie po śmierci. Ale są ludzie, dla których najważniejsze płyty to jest masz te, jak w Banku Tabasco i Jazz w Wolnych Chwilach, I, czy tam Jazzurekcja. I dla nich nic po tym nie przeskoczy tego, co było wtedy. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest ten sentyment. To jest tak samo, jak słuchamy gangstara. Dla nas, jak mówię gangstar, to prawie każdy myśli moment of truth nie? albo hard to earn, w zależności od tego, jaka płyta była dla ciebie ważna w dzieciństwie. Nikt nie pamięta o załóżmy, nie wiem, the owners albo nie wiem, jakichś tam następnych rzeczach. Nie? Ja w dzieciństwie słucham zapasz Mode. No tak, ale, ale wiesz, ale też jak słyszysz dzisiaj, defesz Fresh przy, przy jakby to są jakieś twoje wspomnienia, nie przywołuje to. W Starzenie momenty. się tych idoli boli mnie zawsze, wiesz? No tak, ale nie no mówię, nie rola, nie mówię o, i, i, o ich odchodzeniu, i ale. tak wiesz. mi się wydaje, że muzycy się lepiej starzeją niż piłkarze, wiesz? No, piłkarze się wcześniej starzeją, Nie mogą uprawiać swojego. Do tego zawodu. Się zrobisz, lepiej. Z, zrobisz coś fajnego zeldo. Tak, tak, będę produkować teraz jego płytę i zresztą produkuję, już wysłałem mu pierdyliard bitów. Leszek, odbieraj telefon, proszę. <laughs> Leszku, apelujemy do ciebie, abyś odebrał telefon, ponieważ chcemy bardzo e, posłuchać czegoś, czegoś fajnego. Ma, ej, słuchaj, ja powiem ci tak, ja się nie martwię o niego, bo to jest e, naprawdę niesamowity gość. E, Taki niesamowity będzie tytuł twórca. płyty, Leszek, odbieraj telefon? No tak, Leszek... Odbieraj. Nie, nie może, bo to był znowu telefon w tytule. <laughs> ale słuchaj, ale chodzi o to po prostu, że ja powiem ze swojej strony, Mam nadzieję, że produkując tą płytę tego po prostu nie spieprzę, bo Oleszka się nie boję. Bo Oleszek to jest po prostu stary. No to jest Mickiewicz naszych czasów. I nie się... boję się użyć tego. Nie, słowa. w pełni się z tobą zgadzam. Tu nie będziemy polemizować. Wkurzacie. Dzisiaj, jak młodzi raperzy nie szanują twojej postaci, twojej twórczości, czy można to. Nie, odpalą? ale nie, muszę ci coś powiedzieć. Wiesz co? Ja nie wiem, skąd to się wzięło. To mi powiedz, skąd to się wzięło, że jest jakieś takie przekonanie, że młodzi raperzy to się muszą nienawidzieć ze starymi raperami, a starzy raperzy muszą się nienawidzić no, z widziałem nie? tu przed wejściem na antenę, że istnieje tak. porozumienie, ale no, mówię oczywiście. o kilku innych raperach, bo prostu... miałeś troszeczkę takich nie małych dissów, powiedziałbym. Tak, to, no, nie są wielkie to, batalie. Sorry, muszę stać że to krzesło jest tak niewygodne. <laughs> Słuchaj, ja podchodzę do tego w ten sposób, że wiesz, ja mam 44 lata, jestem za stary na to, żeby się gryźć w język, i jeżeli coś mnie denerwuje, żeby tego nie powiedzieć, nie? Więc jeżeli załóżmy, czuję się zlekceważony przez kogoś, no to po prostu mówię o tym głośno i nie mam zamiaru mówić, że ktoś tam na scenie, tylko po prostu, no nie wiem, no jeżeli to jest mata, to to będzie mata, jeżeli będzie to, nie wiem, na przykład nie wiem, ktoś inny, no to czy tam kłębo, to będzie to kłębo. Tak? A zadam się teraz y, trudne pytanie. No Cenisz matę? I tak i nie. Za co tak, za co nie. Cenię go za 100 dni do matury, a wszystko potem to dla mnie jest do śmieci. A dlaczego, jeśli myślisz, dlaczego on może nie cenić swojej bo po prostu, muzyki, bo po to, po prostu... to dlaczego jej nie ceni? Znaczy ja nie wiem, bo nie, nie interesowałem się tym, czy on ceni moją muzykę, czy nie. W sumie się nie dograł do mnie, więc prawdopodobnie jej nie ceni. Ale mm, powiem ci, dlaczego ja tak o czym mówię. Ponieważ następne płyty nie są, nie, to, to nie są płyty na miarę jego talentu. Zwyczajnie, bo to jest gościu, który naprawdę ma talent lingwistyczny, potrafi coś napisać. I naprawdę potrafi to zrobić dobrze. I ja pierwszy raz jak go usłyszałem, to miałem wrażenie, że w końcu doczekałem się takiego łącznika pokoleń. Mhm. Czyli kogoś młodego, co ma 20 lat i jest w stanie dotrzeć swoim rapem do kogoś, kto ma 40. Niestety, no, to było tylko na pierwszej płycie. A może ja, jest tak... W sensie, ja mam takie wrażenie, poczekaj, mam wrażenie, że większość artystów, dzisiaj tych młodych, jakby wiesz, robi jedną płytę taką rapową, to jest street credit, dobra, spłacone, to lecimy w pop. Zarabiasz pieniądze. No dobra, a powiedz, kto ma największe skile z młodych raperów teraz według Ciebie? Ale musisz wyjąć raperów, którzy dzisiaj znaczy, z Tobą przyszli? Wiesz bo... co? Nie, bo, bo, nie, nie może tego bo zrobić. To jest jasne, że na przykład yy, yy, uważam takiego za niesamowitego gościa, po prostu jeżeli chodzi Eliasza, tak samo i Oliego. Każdy z nich ma jakby inne swoje walory, każdy ma coś innego, co może... Ze sobą do sobą. Dobra, ale o nich pogadamy a spoza twojej tak. stajni, że tak to z Językiem jela tak szczerze, będę, nie chcę tutaj wyjść na aroganta, ale mam bardzo jakby, wiesz, pobieżne jakby rozeznanie yy, na scenie yy, i też wydaje a, mi się, czy że nie zirapety, słuchasz młodych twórców. Słucham, ale z reguły jest to tak, że posłucham dwa, trzy, cztery numery, coś mi się nie spodoba, to już do tego po prostu nie wracam. Potem za rok coś się przewinie i tak dalej, i tak dalej. Miły ATZ. To jest kozak. Bardzo, tylko, że on ma 30 lat. Więc. bardzo dobre wskazanie, no ale tylko, jest jeszcze tylko, Nie wiem, co on jest jeszcze mało latem, w sensie, ale stary, no miły ATZ. Może będę kontrowersyjny, ale uważam, że styl rapowania, jaki wykształcił Kacbałagane, czy też Belmondo. Ja wiem, że teraz kaz błagane Belmondo i się nienawidzą i tak dalej. Przepraszam, że używam te dwoje akcywki w jednym zdaniu. Mam nadzieję, że się chłopaki na mnie nie obrażą. Ale chodzi o to po prostu, że oni wręcz, jakby mam wrażenie, że oni stworzyli własny język polski. Rozumiesz? Czasami używają bardzo skomplikowanych słów, śmiesznych. Znaczy, może inaczej, nie skomplikowanych, ale rzadko używanych. Też mają taką wiesz, taką przewózkę jakby na trakach, taką, jakby wiesz, bardzo hip-hopową. No też, też uważam, że to ma swoje walory hip-hopowe bardzo. Ale od razu mówię. Ja tego nie oceniam pod kątem jakby przekazu, tylko mówię tutaj czysto hip-hopowo. Po prostu uważam, że to są jakby, to jest hip-hop, to jest hip-hop 100%. A ty nie? jeszcze możesz normalnie słuchać hip-hopu, Tak. Yy, czy... Tako. Świetny pisarz. Tako Hemingway. Znaczy ja... Fifi, no, yy, 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 znam no Fifi. Znam Tako Hemingwaya. Fifi, Uważam, że, myślę, że... że lirycznie, jeśli mielibyśmy szukać nowego Leszka, w sensie Eldo, to, to myślę, że Tako chyba najbliżej. No. Też tak mi się wydaje, nie? też I tak to się koncepcyjnie, się wydaje, koncepcyjnie bardzo fajnie pracuje. Tak, nadzwyczaj. fajnie koncepcyjnie. Zresztą, słuchaj. Nie od dziś jest to moje jakby takie spostrzeżenie, że edukacja ma duży wpływ na to, jakim jesteś raperem. I możesz dokładnie zobaczyć, kto... Jakie studia skończył, jakie szko w jakich szkołach był i co potem sobie reprezentuje na trackach. No Tak, bo też tak o prywatnie I jest tako... po bardzo inteligentnym S gościem. Słuchaj, no to jest gościu, który się uczył w szkołach dyplomatycznych, tak? Jego rodzice byli na, na placówkach dyplomatycznych. Jest to gość, który jest oczytany, mądry, o, znający języki. Więc ma linki więc... w głowie do wielu rzeczy. Dokładnie, więc je, jakby wiesz, on jakby, no, jakby gra na no na kodach. No, w sensie wiesz, <laughs> ma kody do rapu. No. Jest wielu, wie, wie, wielu jakby wiesz, rap rap raperów, którzy mają te. te, te te, te kody. No jest, jest paru, no wiesz, są niektóre utwory, wiesz, też kolejna rzecz jest taka. Dla mnie guru po zaleszkiem od zawsze był ona. I zresztą ostatnio Adamowi to powiedziałem. Powiedziałem, mówię, słuchaj Adam, ty sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale ty masz tak niesamowitą umiejętność opowiadania historii, ale przede wszystkim potrafisz w jednym zdaniu zawrzeć tyle, ile ja nie potrafię zawrzeć w całym tekście. Po prostu to jest. I to słychać, że to jest prawnik. Rozumiesz, bo on jest rzeczowy. On ci konkretnie powie, że wazon, kurwa, był na głośniku, rozumiesz, ale potrafi tak o tym Tak, Jeśli mówisz, że jeśli... go uśmiechem na ustach, mówisz, ja pierdolę. No, jeśli używamy to, tego rapowego zwrotu liryczny morderca to wieka. No to e, absolutnie to morderca. Jak tak. weźmiesz zresztą, te, te, te świetny czas e, te, żeby przywołać tego, e, Bo Jacek, słuchaj, e, zwróć uwagę na to. Lata 90. Gościu po prostu wymiatał. Po prostu był... Serdecznie, to jest, jest liryczny morderca również. Dlaczego? Ponieważ to jest gościu, który w pięć minut pisze tekst, który potrafi rozwalić nie jedną płytę, nie? Po Słuchaj, po dwa, dwa dwaj, kumple, dwaj moi kumple, którzy yy, zajmowali się zawodowo pisaniem o rapie, recenzowaniem płyt, powiedzieli mi kiedyś, że tak uzdolnionego gościa w początkowej fazie, w, tym w tej fazie wzlotu rozwoju hip hopu w Polsce, jak wtedy nie, nie było. Nie było. Ty byś się pod tym podpisał? Tak, oczywiście. To był numer jeden lat 90. To było. było Lata świetne, o, Polska stana. Słyszycie, zwłaszcza młodzi widzowie, kto i... prowadził u nas poranki? <laughs> ale słuchaj, ja... Także troszeczkę słuchaj, ja szacunku słucham, dla pana Jacka. Ja opowiadałem to już gdzieś kiedyś, ale y, kiedyś marzyłem, żeby taka historia kiedyś do mnie wróciła, ale opowiem taką historię, jak jechałem do Warszawy, akurat do Jacka. I y, y, to było chwilę po premierze jego płyty Sport. I do dość znanej. Na, tak, naprzeciwko mnie siedziało dwóch ziomków i jeden drugiemu opowiadał kawałek mróz. Stary, on mu normalnie opowiadał kawałek jak film. I słuchaj, bo oni wtedy na parking zjechali, on rozsypał i czuję, że ich tego normalnie zatrzymali wtedy, nie? I on, wiesz, wie się, jak się skończyło, że nie dali mu mandatu, bo za zimno było. No, stary, no, kurde. Słuchaj, opowiedział, ja, mu opowiedział mu kawałek. Rozumiesz, opowiedział mu kawałek. Zrozumiesz, pojechał mu z kama, nie? Po prostu całego, nie? Ja tak mówię, wiesz... Kurde, chciałbym, żeby kiedyś tak ktoś opowiedział... Mój kawałek komuś, nie? I on tam, wiesz, ostry na wino, że tam na bałutach wyszedł. No stary, miałem to w głowie, nie? Jako 21-latek marzyłem kiedyś, żeby taka historia wróciła do mnie. I powiem ci, to jest dowód na to, jak Jacek był wtedy, wiesz, autorytetem i wiesz, jak dobrym raperem był w tamtych czasach. Zresztą do dzisiaj. Tylko widzisz, no tutaj Jacek wywołuje swoją, swoją osobą jakby postacią kontrowersji, ponieważ jego zakres jakby tworzenia muzyki jest tak szeroki, że on się odnajduje bardzo dobrze i w, muzyce, i w takiej muzyce. No i teraz w zależności od tego, jakiej jaki, jaki wersji Jacka fanem jesteś, takiej muzyki jego słuchasz. No. Czy mamy jakiegoś widza, który się do nas i Chcielibyśmy się z nim połączyć? To pytanie do... – Oczywiście, ja że tak. – Adam, ja mam w ogóle taki problem, znaczy cieszę się, że jestem od ciebie Co, stars że stoi, starszy, no? bo to dzięki temu mogę siedzieć. <laughs> nie jest mi przed tobą głupio, ale chyba zaraz też wstanę. Nie, e bo szczerze, zaraz nie, – Nie, powiem ci szczerze, nie, Gdzie jest... W której to jest kamerze? Słuchajcie e no. Prosiłbym o włączenie nam odglądu, bo krzysło, krzysło krzysło coś się na w ten sposób. Generalnie, no i krzesło jest za wąskie. Kogoś y, od spraw y, technicznych poprosiłbym o włączenie odglądu, a ja i poprosiłbym jednocześnie o połączenie z naszym, z naszym widzem, bo Adam chętnie odpowie na jakieś pytania. Halo? Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dzień witaj. To, to swoją drogą to bardzo dziwne, że patrzę, słucham Adama przez. Y, telefon, Widzę go kompletnie niesynchronizowanego na YouTubie, ale okej. Okay. W każdym razie to, to, to bardzo dziwne uczucie. Później sobie obejrzę. E, w każdym razie ja nie powiedziałbym, że jestem fanem. To bardzo dobrze. Moje, bardziej moje takie przeżycie, bo um, ja z tego czasu miałem. Nie wiem, przypomnijcie mi, ale chyba w 2016 jakoś wiosną wyszło życie po śmierci, tak? Tak, w lutym, w lutym chyba 2016. Mhm. E, w każdym razie ja byłem na oddziale onkologicznym. E, w czerwcu wyszedłem jakoś pod koniec lipca, połowie lipca, po dosyć poważnej operacji. To było w Niemczech, żeby było. I jasność taka. E, e. Ja dostałem płytę twoją. <laughs> e. Bardzo mi miło. i, i ja, nie, ja nie mogę powiedzieć, że y, twoja muzyka, ta płyta mnie wyleczyła. Ale ta płyta mi dała troszeczkę takiej e, mocy, wiary, że da się podnieść. I to jest zajebiste, że, po pierwsze, że możesz... E, e, poczekajcie, bo muszę trochę zebrać myśl. E, jest w tobie teraz taka radość i w ogóle, e, wiesz, wszystko jest zajebiście stop przed chwilkę przyhamować tak w każdym razie wracając z tego szpitala, wracałem autem z Hamburga, kupiłem po drodze 30 płyt Życie po śmierci i rozdałem całej mojej rodzinie od tamtej pory boję Dziękuję. się pójść na twój koncert, bo boję się usłyszeć też takiego coś mi psychika zablokowała nie? Dobra, i żeby nie było jakiejś. Nie słuchaj, tutaj... ja ci coś powiem. Ja sobie nie zdaję sprawy, jak terapeutyczną ta płyta była dla, dla, dla wielu moich znajomych, którzy przechodzili to samo co ty, którzy przechodzili to samo co ja. I ja do dzisiaj sobie tego nie zdaję sprawy, a takie rzeczy, które ty mówisz. Oczywiście, muzyka nigdy nikogo nie uleczyła, chyba że duszę. Ale powiem Ci szczerze, ja mam teraz ciary na całych swoich plecach i dziękuję Ci za to, ponieważ ja sobie nie zasłużyłem na to, żeby, żebym mógł mieć tak pozytywny wpływ na kogokolwiek. Dziękuję Ci za to, naprawdę, to są bardzo miłe słowa, co od Ciebie usłyszałem. To jest ważniejsze niż to, czy płyta była fajna, czy nie. To jest... Stary, to jest coś no. najpiękniejszego, co może usłyszeć i stary, i też kolejna rzecz jest taka, że ja kompletnie nie oczekuję, stary, że ktoś może być moim fanem. Ja w ogóle nie wierzę w taką relację jako fan, znaczy... fan i idol. Wszyscy, wszyscy ludzie, którzy tak od ciebie począszy. Stary, ty jesteś moim mhm. przyjacielem. Stary, kupiłeś 30 płyt i rozdajesz się swojej rodzinie. Stary, nie wiem, jak mam ci dziękować. Naprawdę, jesteś wielki. Dziękuję ci. No. Ty... Nie, wiesz co, ty, 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 ja wiedziałem, że jest ktoś taki jak ostry. Wiedziałem, b, b, znałem początek. Zresztą akurat jeśli chodzi o numer początek, do tej pory jakoś do niego wracam. Mam jakoś go w playliście i... Ale tamtej płyty boję się po prostu słychać. Coś mi się... Słuchać. Coś mi się zablokowało w głowie. Nie mogę tego... Wiesz co? Ja ci powiem każdy... taką jedną rzecz od ciebie Przepraszam, że ci wyjdę słowo, ale mhm. wiesz, że ja tej płyty nie słucham. Ja też nie jestem w stanie jej no. słuchać. Ja po prostu musiałem wyrzucić z siebie to, że mi się udało wygrać walkę ze śmiercią. No. I ja nie chcę do niej wracać. Ja nie chcę jej no. słyszeć. I wiesz, że ja bardzo dziwnie się czuję grając takie kawałki jak spowiedź, czy... Yy, zresztą w ogóle staram się mało grać kawałku z tej płyty. Ale no niestety muszę, ponieważ jest to najbardziej jakby popularna moja płyta i jakby nie chcę też z tym walczyć, bo nie chcę też z tego zakłamywać. Ale z drugiej strony, ja naprawdę sobie nie zdaję sprawy z tego, czym ta płyta może być dla ludzi. A jeszcze bardziej sobie nie zdaję sprawy z tego, że yy, czym ta płyta jest dla mnie. Bo ja tak naprawdę nie jestem w stanie to powiedzieć, czym ta płyta jest dla mnie, bo poza tym, że jest pamiętnikiem, ale ja nie mam pojęcia i wydaje mi się, że muszę dorosnąć do tego, żeby zrozumieć, jaką te terapią ta płyta była dla mnie, i tworzenie tej płyty, jaką terapią było dla mnie. Tak, i chciałem jeszcze tylko tak się podzielić, że bo opowiadałeś o oddziale wcześniej, jak tam byliście pogodni, znaczy śmierć była codziennością, była codziennością, ale z drugiej strony, tak w ramach żartu. Nie wiem, czy pamiętacie, wszyscy, którzy to oglądacie, kible w e, liceach, w gimnazjach, podstawówkach, w których e, wszyscy jarali ślugi. Jak Boga kocham, nigdy nie widziałem na oddziale e, onkologicznym tylu osób, które e, paliły ślugi w kiblu, jak, ukryte przed pielęgniarkami, które krzyczały jeszcze po niemiecku, także. E, no nie polecam, nie pozdrawiam. A dobra, to jeszcze, jeszcze tak chciałem jedno szybko pytanie. A tak, ok, życie po śmierci, najpopularniejsza płyta. Gdzie się czułeś, że tak wewnętrznie w sobie, że byłeś najwyżej, jeśli chodzi o lirykę, tworzenie? Gdzie się czułeś w tym piku? Więc to ja nie wiem, czy jeżeli chodzi o moją lirykę, to jest najlepsza płyta. Wydaje mi się, że podróż zwaną Ale... życiem jest dużo lepsza niż nie, byłaś? A kiedy? Znaczy, więc to. Jest ja coś powiem, nie? Jeszcze wracając do życia po śmierci. Życie po śmierci ma taki ładunek emocjonalny, którego nigdy w życiu nie odtworzę, więc ja nigdy w życiu nie nagram lepszej płyty niż życie po śmierci. Zdecydowanie. No po prostu zwyczajnie nie jestem w stanie odtworzyć tego ładunku emocjonalnego, który tam jest. Ponieważ no nie potrafię wytworzyć sztucznie, wyobrazić sobie, no i po prostu nie potrafię. Nie chcę ludzi oszukiwać i też robić tego, jakby wiesz. No po prostu, no zwyczajnie. A jeżeli chodzi o mój pik, to wydaje mi się, że to jest podróż zwana życiem. To jest mój jakby pik tekstowy, gdzie to jest jedyna płyta, gdzie. Jeżeli ktoś przypadkowo na jakiejś imprezie wśród znajomych puści jakiś kawałek i on poleci, ja słyszę co ja tam napisałem, to się czasami, wiesz, mam ciary i mówię, kurde, no coś to za mądrze brzmi, jak na takiego głupka jak ja. <grym> Ale no taka jest prawda, że, że, że wydaje mi się, że to jest ta płyta, która jakby tekstowo, w ogóle jako finalnie, jako całość, chyba to jest chyba najlepsza płyta, jaką nagrałem, której naprawdę no nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o siebie i mówię tutaj jako największy swój krytyk, ponieważ na innych płytach zmieniłbym to, na przykład masz to jak w banku, nienawidzę. widzę nie słucham, bo byłem swojego głosu nie jestem w stanie strawić z płyty tabaską. Na OCB zgadzam się z tą częścią, która stwierdza, że skrzeczałem jak kaczka, no ale taki miałem wtedy vibe i takie flow. No. A, tylko dla dorosłych: tylko dla dorosłych. To jest druga płyta, którą mogę powiedzieć, ale to był mój pik pomysłowości, ponieważ jakby wymyśliłem, żeby ukryć płytę w płycie, i to było jakby samo w sobie jakby, no błyskotliwe, ale no, nie, nie miałem tych pików za wiele jak na 26 płyt, przynajmniej tak ja uważam. Wolę, wolę od, oddawać to pod ocenę publiczności, yy, ponieważ dla mnie te płyty są osobiste, to są, tak jak mówiłem dzisiaj od początku, że to jest, ja tworzę muzykę dla siebie, jest to, 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 jest, to są moje pamiątki, to są y, moje notatniki, moje, moje wspomnienia, mój pamiętnik. Y, tak jak u niektórych smaki wywołują różne wspomnienia, u innych kolory, zdjęcia, tak dla mnie to są te płyty, do których i tak nie wracam. Ja uważam, że ja zacznę do tych płyt wracać, jakbym miał sześć dych, nie? To będę mówi, co tam młody Adam? Ja rzeczywiście, że nie długo żyję. No, no tak, to już za chwilę no, za zakrętem. <grym> Dobra, dzięki. Ja takich takie chciałem bliskie, tak? znaczy szybkie przesłanie. Jakby ktoś oglądał nas na oddziale na grant i w Warszawie, albo na jakichś innych oddziałach onkologicznych, czy na jakichś innych, y, gdzie walczą, to nie podawajcie się, bo warto. Bardzo Ci dziękujemy dzięki. za ten dzięki telefon. Dziękuję i pozdrawiamy Ciebie również, pozdraw i do, dołączamy się do Twoich y, pozdrowień, ponieważ. no. Wiesz co? Ej, słuchaj, ja nie wiem, nie, nie wiem czy, to, czy, 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 czy to jest akurat to, co akurat dało mi możliwość przeżyć, ale moje takie podejście żartobliwe do mojej choroby i to, że miałem do niej bardzo duży dystans, że cały czas sobie robiliśmy na tym oddziale jaja, mi się wydaje, że... To był bardzo poważny aspekt tego, że mi się udało wyleczyć i że przeżyłem po prostu to, to wszystko, ponieważ no, ja nie dopuściłem, moja głowa nie dopuściła do siebie tego, że jestem chory. No, zwyczajnie. Słuchaj, ja ja robiłem ja wszystko. Wiesz, to dla mnie kontrolnym żartem jest. Ja pracuję zresztą bardzo blisko waszej siedziby i zawsze jak jest. Przynoszą jakieś ciastko albo coś takiego. Nie, nie mogę, bo miałem raka. Wiesz, takie jakieś żarty głupie i. No tak, no. To jest jedyne wyjście. No. Wiesz co, był jeden taki moment w tym szpitalu, kiedy naprawdę wtedy to był jedyny, jedyny raz, gdzie przez pięć minut nie mogłem powstrzymać płaczu i po pięciu, pięciu minutach tak doszedłem do siebie i wróciłem do normalności, ale to był moment, kiedy przyjechała moja babcia i powiedziała: Adam, proszę cię, ja pierwsza. I w tym momencie w tym momencie powiem ci naprawdę, do mnie dotarło na chwilę, co się dzieje i że o kurde. Mogę naprawdę odwalić numer życia. A po pięciu minutach, jakby wszystko wróciło do normy, już sobie dalej robiłem z tego jaja. Więc, no, jak to zawsze mówił mój przyjaciel świętej pamięci, Zbyszek, rybak, resocjalizacja. Działa tydzień. <gry> Dzień. Dzień. dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki serdeczne Pozdrawiam. I za Siadasz? Nie, muszę chwilę powstać ja, to, to ja też wstaję no, no to dawaj, stary. No, to jakaś ale, wiesz co, ale to nie jest wcale takie, takie złe, rozprostuję rozprostuje kości. Jeśli m, chłopaki, jeśli zgadzacie się na to, żebyście za 10 minut do nas doszli, to kiwnicie głową. Tak, zgadzają się. Jest, zgodny jest. jest to jest to team. Bo chciałem zapytać czy jeszcze o, a, a propos tych twoich różnych takich m, że tak powiem, bojówek, wojowań e, o Kubę Wojewódzkiego. Głośno się zrobiło e, po tym, co powiedziałeś. A to widać, że go zabolało za bardzo mocno. No. Ja przeczytam ten fragment jego felietonu w, w Polityce. On ma tam taki... No to w, dobrze, bo ja nie, cyklu... niczego nie, nie, nie tego. To już tam No no i, mamy, no i mamy nowego kukiza. Raper Adam Ostrowski wystąpił w Wiadomościach TVP z ilustracją współpracowników TVN. Biorę to za komplement. Początkujący Judasz wkłada w pocałunek dużo szczerego uczucia. Chodziło o to, że chyba fragment tej twojej wypowiedzi, o ile dobrze pamiętam w podcaście u żurnalisty, tak. został wykorzystany w wiadomościach TVP tak. gdzieś tam z grafiką twoją i z tym cytatem, co nie oznacza do końca, że wystąpiłeś w TVP, bo to chyba to jest jednak jest okej, no. dość, spora, dość spora różnica. Była to odpowiedź na stwierdzenie twoje, że nigdy nie pójdziesz do programu tak, Kuby, bo... Bo? Ponieważ jego tata jako prokurator za czasów PRL-u zwyczajnie no, przyczynił się do cierpienia mojej rodziny. No i tyle. Co ja mogę, na przykład nie wiem, co ja mogę tutaj więcej dodać. Zmieniła się jakoś twoja opinicja w tej nie, sytuacji nie, nie pana, w temperaturze, nie, nie panu w temperaturze tej dyskusji? Czy nie, w ogóle nie znam pana wojewódzkiego i też jakby też nie jestem odbiorcą jego żartów i jego felietonów i. Tyle, no po prostu zwyczajnie, no po ludzku. no Mam prawo powiedzieć swoje zdanie. No przecież nie powiedziałem, wiesz, nie obraziłem go w żaden sposób. Powiedziałem w stanie faktycznym, no nie wiem, czy jego ojciec nie był prokuratorem za czasów komuny? No był, no. Jeżeli on uważa, że jego ojciec był uczciwym prokuratorem za czasów komuny, no to brawo, no. Każdy ma prawo. powiedziałeś po prostu to, co masz na myśli, szczerze? Nie, ja szczerze powiedziałem, co uważam, jeżeli wiesz. On uważa, że jestem Judaszem, spoko, no. Wolę, żeby uważał to pan Jakub, niż, żeby to uważała moja mama. Zanim chłopaki tutaj do nas wejdą, to chciałem z tobą zrobić kilka takich e, krótkich, krótkich shotów, bo myślę, że to też może być fajną inspiracją dla ludzi młodych, którzy słuchają muzyki, albo ludzi nawet z naszego pokolenia, którzy tak dobrze muzyki e, hip-hop nie znają. Najlepszy polski raper. Wiesz co, to nie ma czegoś takiego jak najlepszy polski raper, mi się wydaje. Musiałybyśmy wdrożyć kategorie. Są, tak jak się powiedziałem, są... Liryka płyty. to już wiem. ...gadaliśmy, są płyty. Rozumiesz, są płyty. Yy, ale jeżeli miałbym zdecydować się na jednego... To Bez to, podziału na łona. kategorie. Łona. Łona. Okay. łona, To jeżeli miałbym tak się zdecydować na jednego... No już ona. powiedziałeś dlaczego, więc yy, nie musisz tego wyboru tłumaczyć. Najlepszy raper z zagranicy. Ojej, to zależy od dekady. To zależy od dekady, nie? nie no Jeden bez, bez podziału w tym na tym Wydaje mi się, że Kendrick Lamar i J. Cole. To jest dwóch. Takich, co w tym momencie po prostu działają na mnie niesamowicie, są niesamowici. Po prostu, słuchaj, do Kendricka Lamara, jeżeli chodzi o warsztat tekstowo, tam się wszystko zgadza. Rozumiesz? To jest gościu, który tak naprawdę jest Michael Jordan. No, game changer, nie? Michael Jordan-rappu. E, Raper, którego niedawno odkryłem. E, Trapdiki. Trawdiki centralnie, nie? Powiesz coś więcej? Co Mogę ci powiedzieć więcej. Niech każdy sobie sprawdzi kawałek Blue Devils. To od razu będzie wiedzieć. W sumie gościu nie ma za wiele kawałków, bo chyba gościu ma cztery numery na necie w ogóle w sumie. Okay. Ale powiem ci, to jest niesamowita rzecz. Masz jeden, wiesz, jest wiele podcastów takich, gdzie przychodzą raperzy i mają swój live performance, załóżmy czterominutowy, nie? To to jest niesamowite, że ten gościu przyszedł na taki live performance w garniturze. To jest <noise> okay. niesamowite. I po prostu to mnie tak urzekło, że gość jest taki naturalny, że wiesz szacunku, że wiesz. Że to nie, niesamowite. Blue Devils, generalnie kawałek, trabdiki. Polecam. Najlepszy koncert, na jakim byłem w życiu. O Jezus Maria, najlepszy koncert. Ale no nie mówię o od, twój... od 20 lat nie byłem I w od razu zrobię. Niż na swoim. Zrobię. No to dobra, to dawaj. Najlepszy koncert, jaki nie, zagrałem. Szczerze? Nie, 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 nie. Zaraz ci powiem, jaki był najlepszy koncert. Yy, yy. A więc tak, miałem zaszczyt widzieć w swoim życiu parę zacnych koncertów, takich naprawdę super, przez to, że miałem akurat zaszczyt grać praktycznie wtedy. Ale chyba największe wrażenie na mnie zrobił Ragged Man w 2012 roku na hip-hop campie. Okay. Po prostu no. Nie wiem, może przez to, że ja w tym momencie wyglądam tak samo jak on, to znaczy jestem z cielakiem, ale no, gościu, gościu wyglądał tak samo jak ja i latał z tym brzuchem po scenie bez koszulki, po prostu robił niesamowite show. O Jezus, medcaj ze swoją córką. Jezus, Maria, to jest kolejne no, niesamowite. Wiesz, no, powiem Ci, dużo tych koncertów było. Snoop Dogg, pierwszy koncert w Polsce, w, w Gdyni. Jeszcze jak. Wtedy co, panem, telewizor? Miały, tak, <laughs> i konsole. <laughs> <laughs> o Jezus, Maria, co tam się Co to tych koncertów było? Ale są koncerty, które niestety nie widziałem na żywo, ale widziałem je w telewizji. No, i tutaj będę kontrowersyjny, bo jako raper yy, uważam, że najlepszy koncert, jaki widziałem w życiu, obojętnie czy live, czy w telewizji, to był koncert. Yy, drugi koncert Justina Timberlakea w trakcie Super Bowl. To było bodajże 3-4 lata temu. A tam temu. są zawsze grubo te koncerty. Ale stary, to co on zrobił wtedy, no to to jest coś, co po prostu. W... Ej, tam ten koncert jest 15 minut, w którym. Jedna osoba popełnia jeden błąd i się rozkręca wszystko. A to, nie, a to nie jest koncert, gdzie bierze udział pięć osób. Tam I nie ogląda go 5 osób. 500, rozumiesz? I 500 osób na synchronie po prostu leci od początku do końca opowieść 15-minutową tego koncertu. No, to jest dla mnie coś niesamowitego. Oczywiście wiadomo, że jak każdy hip-hopowiec i fan tej muzyki, podobał mi się też Super Bowl z doktorem Dre no, i świetnie. ze Z Z Kendrickiem, Ale moim zdaniem jako warsztatowo, jak spojrzysz na to od początku do końca, on wymagał mniej pracy. Jakby tam, była tam było wyłożone więcej pracy, jeżeli chodzi o żywe. Zespół, o charakteryzatorów, o scenarzystów, o reżyserię, niż sami artyści wnieśli. A Justin Timberlake musiał się od początku, od A do Z nauczyć 15 nad 15-minutowej trasy, gdzie pójdzie po tym stadionie, co zatańczy, kiedy, jaki moment. I to wszystko było zgrane co do sekundy. No po prostu. Puh. Ulubiona płyta Ever. Ulubiona płyta Ever. Ehm, są dwie, i obydwie nie są amerykańskie. Okay. Jest to najstwoniętsze lata francuskiego rapu dla mnie, czyli lata 90., i to jest NTM Paris-Sule-Bomb i, i Am Le Cold du Ta pierwsza, o której powiedziałeś, zdaje 90. się, że była ścieżką dźwiękową, i fra... i jakiś kawałek z tej płyty był ścieżką dźwiękową w The Last Dance? Dobrze kojarzę? A? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, nie mam pojęcia. Co ci kawałek na oddana? No tak, tak, jak, nie mam jak pamięć, sobie nie od, odpalę sobie to wracając nie, do domu. A nie z Supreme NTM, bo chyba najbardziej znana... Nie, 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 nie. Najlepszy koncert, Boże Święty, jak jestem głupi, nie? Najlepszy koncert NTM. Wyszedł N -T -M. poza kadr. NTM, Supreme NTM. Supreme NTM, koncert z Zenicie w 98 roku. No stary, każdy powinien sobie to obejrzeć. Naprawdę, nie dość jest to z tego, co czytałem po 20 latach tego koncertu, że według wielu jest to najlepszy koncert ever hip hopowy, który kiedykolwiek został nagrany. Mm -hmm. Rozumiesz? Naprawdę polecam. NTM, Supreme NTM, Zenit. Nie, przepraszam, cofam. Tu. Justin, przepraszam. Justin, sorry. No dobra, to ostatnie, ostatnia rzecz w tej zabawie. Najlepszy klip rapowy, ever. Oszty w mordę. No, sporo tego było. Nie oglądam za dużo klipów, nie? Zareszokowałeś mnie. Teraz. Aż trudno uwierzyć. Nie, no, meczek, jakbyś mi powiedział, jaki był najlepszy, co widziałem, to bym ci powiedział, ale kurde. No, wiem, pewnie jakiś Walencji. Nie, nie Walencji. Akurat mecz najlepszy, jaki widziałem w życiu, to był. Walencja-Hetafe. Winę Mistrzostw Świata, Francja-Argentyna, nie? Ale nie na żywo. A tam no, nie na żywo. na żywo. A nie, na żywo, na ile. Żywo, na żywo, na, na, to tak, to to, to kurze, mafotie, wiesz, że rozmawiamy Hetafe, dwie jak? godziny, 10 minut i ani razu nie rozmawialiśmy o piłce poza koszulką piłkarską na. No na i bardzo płycie. dobrze, co nie może roboty, tak. Dobra, to jeszcze opowiedz, zanim chłopaki wejdą, jak to było w wieku 15 lat opiekować się dziećmi w Kalgary i rozwozić Kalgary Herald i kto, Ej, ci, -Herald. kto ci na to pozwolił? Na to pozwoliło mi prawo kanadyjskie, które pozwala każdemu 14-latkowi zatrudnić się w dowolnej robocie. Eee... Czy, to było Czy to było odpowiedzialne? Z ich strony? Tak, jak najbardziej. <laughs> eee, słuchaj, była jedna śmieszna sytuacja, ponieważ pod domem tych dzieciaków, którymi się opiekowałem, było, była szkoła policyjna w ogóle, taka wiesz. Po prostu szkoła policyjna. Ja, wiesz, jako dzieciak sportu, Akademia Policyjna. No, tak, akademia. No. I tam było wielkie boisko do bejsbola i do futbolu amerykańskiego. No to olbrzymie, wiesz, oczywiście olbrzymi bez trybon, ale mówię o samym placu, że tak można powiedzieć. nie? I słuchaj, wziąłem te dzieciaki na a ponieważ Calgary jest mniej więcej w Kotlinie i no, nie mniej więcej, tylko jest w Kotlinie. Po prostu w górach skali. Nie może być mniej więcej w Kotlinie. To no, nie może być mniej więcej w Kotlinie. Jest po prostu w Kotlinie. I tam czasami po prostu wiesz, takie zaburzone burzowe chmury wpadały i tak dalej, że masz wiesz, 30 stopni i nagle wiesz. Nie stąd, nic on grad pada, nie? No to my byliśmy na tym boisku do bejsbola, słuchaj, i jakieś 30 metrów od tych dziew dwóch dziewczynek i tego chłopca biednego pierdyknął piorun, nie? To ci powiem szczerze, w życiu szybciej nie biegłem, nie? I to było najśmieszniejsze, że dobiegłem do domu i moje, jako, wiesz, 14-latek, dobiegłem do domu i mówię tak... Dobra, uratowałem się, ale coś z dziećmi. <grym> Ja mówię, Boże, święty, dlatego czternastolatki nie powinny pilnować dzieci. Ale rozwodziłeś gazetę, to znaczy tak jechałeś na rowerze i rzucałeś tak, na wycieraczka? Dokładnie, miałem Super słuchaj, robota. W godzinie, słuchaj. Nie, Mega. Nie tylko to, bo tam wiesz co, bo w tamtych czasach, nie wiem jak jest teraz, bo dawno nie byłem, ale masz takie, miałeś takie metalowe skrzynki, i w ogóle to było dla mnie coś, słuchajcie, 94 rok. Ja przyjeżdżam z Polski, gdzie wszystko, co można ukraść, to jest. Po prostu wiesz, no złodziejstwo jest wszędzie, nie? Sam kradłem, wiesz, jak się dało, to każdy. Słuchaj. Już nie ma czego ukraść. I posłuchaj, to, Wszystko, ukradzione. I posłuchaj teraz to, nie? Ja pierwszy raz, mój wujek do mnie mówi tak. Idź po gazetę, nie? Tam masz automat do gazet. Nie, masz tutaj dolara. Wiesz, czy tam, czy, sorry, quarter, kurde, wiesz, dwudziestkę, piątkę, idź, kup gazetę. Wkładałeś, otwierałeś i miałeś dostęp do wszystkich gazet. No i brałeś jedną. No ja za pierwszym razem, jako rasowy Polak, na chuja będę brać jedną. No to wziąłem 20 gazet wszystkie i idę, nie? Przychodzę do domu, na to mój wujek mówi do mnie tak. To teraz masz tutaj następną ćwiartkę i odnieś pozostałe dziewiętnaście, nie? Ja mówię, ale dlaczego? Przecież one były za darmo. On mówi, nie. Za Z darmo jest jedno. On mówi do mnie, Adam, w tych wszystkich dziewiętnastu gazetach jest napisane dokładnie to samo, co w tej pierwszej. Chcesz czytać wszystkie 19, Chcesz sprawdzić? To wujek mądry. Tak, mówię, odnieść, nie? W ogóle wujek ma zajebistą ksywę, bo ma ksywę Lenin. Mój ojciec chrzestny, nie? Legend? Lenin. A, Lenin. Legend! <śmiech> Lenin, <śmiech> to Lenin to też legend. Legend? <laughs> nie, i słuchaj, on jest zajebisty. Wiesz, jestem już na... stary, mam przytępiony jed... <śmiech> słuch. <śmiech> My, słuchaj, On jeden do jednego wygląda jak Lenin, nie? Jeden do jednego. Zobaczyłbyś zdjęcie Lenina, zobaczył zdjęcie mojego wujka, stary bym ci powiedział: znajdź, kurde, wiesz, trzy szczegóły byś nie znalazł, nie? <grym> Okej, okay, czy gdyby w Malzuelu, Mlenina, podmienić swojego wujka, a stary, gdyby się, on się urodził 100 lat wcześniej, to mógłby spokojnie robić za Lenina, nie? Słuchajcie, za chwileczkę odpalimy sobie klip, bo to jest nasza współpraca, dzięki której fragment dwuminutowy będziecie mogli sobie obejrzeć utworu Besaiken. I, I ja chciałem tylko powiedzieć, bo to jest oferta naszego partnera XCOM. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty przy okazji zrealizowania bonu dla nauczyciela. Edukacja jest bardzo ważna. zakupie wybranego laptopa Lenovo. Klienci otrzymają smartfon Motorola. Za jedyną złotóweczkę. Szczegóły w opisie. Jest tam link w opisie, natomiast my za chwilkę będziemy się widzieli z chłopakami tutaj. A teraz już best I can. Takich rzeczy jeszcze w godzinie zero nie było. Dziękuję. Czekam aż mi pęga wpadnie, na razie jest przezabawnie Dlatego gdy wjeżdża sample daję z siebie stoprof By już nie grać w berka z Kaisem, muszę tylko przestać patrzeć No i zamiast błędnych kół sam zwiedzać kosmos Bo chcę być debesek jak George, bo chcę być nie wiem jak ktoś Ty, syn, koleżanki, twoje mamy Muszę się za siebie wziąć, wykonać ten jeden krok który mi osiedle zamieni na pary Struję się kawą i petem jakbym nie kręcił Jim muszę ludzie z planami na życie, a ja nie jestem wigang, oni pędzą gdzieś Ha ja wciąż na przystanku, ona w kuza się z kitram traki przed światem mam los, więc, Nie zrobisz mi dramy znów To poczekaj bo mam parę słów Wrzucę je na album i masz to tak jak w banku zabiorę cię na randewu I chodzę mówiłem z ocenią i pracę na siebie mi się jak gnój to w ostatniej chwili to spadę na stary, bo w końcu to dam z siebie full Trzeba nie śmieci, ale browiec mi w lodówce Best świeci Pół dnia przespane, zryty mam berecik, pora ogień Best wzniecić Mach! I od razu mam wenecy sklecić, ale wjeżdżam meczy To El Clasico, stawiłem wow. na to pitos, a muszę przyglądać się swym inwestycjom yeah. 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 Z betem coś nie pychło chciałem być licz jak London Tipton Uber i jechał starą mikro, żarcie mi wystygło. Jo, ale zjem wszystko, bo lecę na chmurce, kim to? Zostałem pochwalony przez młodych ludzi, że mam profesjonalne notatki. Czasami zdarza mi się przygotować. Dzisiaj pierwszy raz jestem przygotowany do jakiegoś wywiadu. Adam, przedstaw młodych ludzi, których tutaj przyprowadziłeś, czy oni nie powinni już spać? Dawaj <laughs> Młody, młody Olisa Debe, mój serdeczny przyjaciel, który originally urodził się w Poznaniu, zamieszkuje w przedmieście uczęszcza tam do szkoły, studiuje produkcję muzyczną i za to go podziwiam. Lucky Jędruś, kochany Jędruś Tutaj powiem, że Czasami nazywam go również Jędkerem Jest to niesamowicie Zdolny gość z Warszawy Jego rodzice są nauczycielami, tata polonistą Więc wiadomo, po kim ma talent Odziedziczony po prostu Wiadomo kogo zawiódł, zostałem z raperem Wiadomo kogo zawiódł, zostałem z raperem Dokładnie tak I tutaj jest Eliasz, Eliasz którego Mama jest młodsza ode mnie I zawsze jak chcę mu dokuszyć, to mówię, dawaj numer do mamy, nie? W każdym razie to jest mój człowiek ode mnie z Kalisza. Bo w racji tego, że od 15 lat zamieszkuję te piękne włości, naprawdę powiem ci szczerze, że no to są otwarte głowy i przede wszystkim wiesz, to jest piękne, że zauważam w nich dokładnie to samo. W czym ja się zakochałem, kiedy miałem po prostu te 14, 15, 12, 13 lat. Po prostu oni kochają taki sam hip-hop, jakim ja się zakochałem wtedy. I to jest niesamowite, że dlatego hip-hop zatoczył koło. I tutaj wracamy do naszego koła od początku. No, koło jest... Tak. Słuchajcie, to jest kółko, kółko raperów domowych. Słuchałem waszych głosów na, na Poczekaj, Sprawdzę w telefonie, czyli na płycie, który naprawdę siedzi. Jest... Jestem po pierwszym odsłuchu, więc zawsze tych, nie wiem, sześć, Pamiętaj, 7, Czy słuchałeś razy... raz, to nie słuchałeś wcale. No dokładnie, ale, ale nie, śmiało można tak powiedzieć. Natomiast chciałem was zapytać Pozdrow Hadesa oczywiście. E, jakie to jest uczucie współpracować z kimś, kto jest no jednak dużo starszy od was, przepraszam, Adam, e, ale kto jednocześnie chce być otworzyć... starszy, nie znaczy mądrzejszy. Już się nagadałem, I teraz o niej będę mówić, który, który otwiera przed wami furtkę, ale jednocześnie na tej płycie to, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że Adam absolutnie nie chce tam błyszczeć, że wy jakby na równych prawach tam sobie nawijacie i jakie są wasze, wasze wrażenia z tej współpracy? Kurczę, no jeżeli ja zacznę tutaj, no to według, no mnie to jest w ogóle jakiś Kosmos, jakieś niesamowite wyróżnienie, że w ogóle mogę współpracować z. No już bez lizania się powiadomo czym, ale no z weteranem tak polskiej sceny, z zupełną legendą. Więc była to na pewno doświadczenie takie e, niesamowite. No, ale był prawie... stres też z tym związany? Nie, bo wydaje mi się, że każdy z nas był mimo wszystko pewny swoich jakichś tam umiejętności i tego, co chce dostarczyć, pokazać jakby wiesz, na tym e, albumie, że, że nie było może jakiegoś stresu. Pamiętam, jak się spotkaliśmy pierwszy raz w, w studio u Adama z ten, i mieliśmy taką opcję, że u sąsiada kręciliśmy klip właśnie do. Numeru, który teraz poleciał bez beztajten fragment i była taka, nie mieliśmy nic nagrane, zupełnie nic. Ja nam powiedział, no dobra, słuchajcie, wybieramy bit i, i musimy teraz tu i teraz napisać wersy, po, położyć, Panie. nagrać i jedziemy kręcić klip, nie. I, i, I co? No i myślę, że każdy dowiósł. i co? I była to no, niesamowite doświadczenie tworzenie, tworzenie tego wszystkiego tego całego materiału. Rozmawialiśmy sobie o twoim pseudonimie, młody Elisa Debe. Oli Sadebe to ważny piłkarz w historii reprezentacji Polski, bo jego gole dały nam po, po 16 latach powrót na salony piłkarskie na Mistrzostwa Świata. E, powiedziałeś skąd to się wzięło, ale powiedziałeś to tylko mnie, a teraz ogląda nas trochę więcej ludzi, więc musisz opowiedzieć tę historię jeszcze no raz. Tak, to nie jest długa historia ani skomplikowana historia. E, kiedyś wiecie za mało lata, ja w Poznaniu wychowany, więc. Zawsze jak grałem w piłkę, byłem porównywany albo właśnie do albo Ledy, albo do <noise> młodego Olisa Debe. I, I właśnie... Tak, mi się spodobało to, że po prostu zostało. Dla ciebie toż nie jest obcym terytorium Londyn, nie jest też obcym terytorium Birmingham. Jakbyś miał porównać te dwa miasta do siebie, bo są zupełnie inne, prawda? Oj tak, oj tak. Londyn jest metropolią, Birmingham tak. jest raczej miastem do którego nikt, nikt nie chce jechać. Birmingham to jest miasto możliwości spadnięcia na dno chyba. Ale dlaczego tak? Nie no, mega niebezpieczne to miasto się stało. Teraz Cały czas jest w przebudowie. Yy, słyszę cały czas jakieś straszne w ogóle historie z tej dzielnicy, z której ja jestem z Edlingtonu. Pozdrawiam wszystkich z Edlingtonu. <grym> e, no, wszyscy, co są z Edlingtonu, to wiedzą, że to nie jest za bardzo. <grym> 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 za Nie czy... jest to super miejsce do życia. No nie, ale, ale widzisz, dlatego się wyrwałem właśnie do Londynu, żeby coś zmienić. No, bo siedziałem tam 7 lat. Wiesz, moi rodzice się przeprowadzili do Anglii, szukając lepszej pracy. Ale no wiadomo, nie w Birmingham do jakiegoś momentu jakby y, jest możliwe, żeby tam żyć i jakby szukać. Czyli raczej swojego szczęścia będziesz chciał szukać w Londynie i w, i w Warszawie, tak, tak? Tak, bo nie no, w Londynie bardziej zdecydowanie. Tak, tak, tam też studiuję, tak jak Adam wspomniał, inżynierii dźwięku i też mam nadzieję, to jest taki plan B, żeby zostać inżynierem sesyjnym albo otworzyć własne studio w Londynie. Okej. Okay. Jak nie wyjdzie z muzyczną, zawsze możemy otworzyć studio piercingu. Zawsze, zanim weszliśmy na antenę, rozmawiałem z Adamem i on tak szczerze mówił o swoich odczuciach z, związanych z pracą z wami, że chciałby was, chciałby, żebyście się czegoś przy nim nauczyli i wypuścić was w świat, żebyście... Mówiąc prosto, w jego wytwórni jak, y, zarabiali na niego, on mógł sobie gdzieś tam. <grystanie> To dzisiaj już w Miami, pyta tutaj w Miami i leżeć i na, y, na leżaku, ale czy y, co z twojej strony na przykład taka współpraca y, ci daje? Czego się nauczyłeś jako, jako młody schodzący raper? Wiesz, przede wszystkim poza tym, że Adam jest skarbnicą wiedzy, jest przede wszystkim też super gościem. I pytałeś też po, pytanie odnośnie o tej Dzięki. różnicy wieku pomiędzy no Adam jest praktycznie trenowaliśmy dwa to przez program. Jest. Nie. Będzie coś się działo, przynajmniej ciekawego. No, powiem tak, z perspektywy jak się przybywa z Adamem, nie można tego zbytnio tak zauważyć. W sensie yy, ta różnica wieku wiadomo jest, ale Adam, mając dwójkę dzieci, mniej więcej. Janek jest mniej więcej w naszym no. wieku, także to też jest, mamy wspólne tematy do rozmowy. Chyba rozwój. raczej mniej niż więcej, nawet no bez przesady. Ile no ma trochę, teraz... trochę No, znaczy, trochę różnica mniej. między nami jest sporo większa <głos> niż <głos> różnica między <nami> Jankiem. <noise> okay. Bo między no, no ja hey, jest zaledwie 5 lat, lat, a między... No. 15 ma, tak? 16. 16. No. Na pewno więc... po tym, ale jeżeli chodzi o czysto kwestie muzyczne, to Adam jest. Tak jak mówiłem, skarbnicą wiedzy, i bardzo chętnie też chcę o tym opowiadać. I zachęcam wręcz, żeby pytać się o te rzeczy. Czy na przykład, ja pamiętam, była jedna historia. Jak pierwszy raz przyjechałem do ciebie na nagrywki no. do domu, to dosłownie przez 8 godzin, zanim zaczęliśmy nagrywać cokolwiek, czy nie wiem, skończyliśmy najpierw nagrywać, to miałem wykład ze wszystkich oldschoolowych New York, e, lata 90. Underground, pokazałeś mi właśnie, e, oni się nazywali. Da, da Storm była płyta. No, czyli Smith Wesson. Jeszcze raz? Smith Wesson, Original Gun Club. Original OGC. No OGC, i no. jakby to też mi otworzyło mi trochę głowę na to, żeby tej więcej muzyki pochłaniać i jakby to powiedzieć. Przez to mój warsztat też, jeżeli chodzi o muzykę, na pewno uległ poprawie i no, to, co Adam może nam przekazać, to korzystamy z tego, jak możemy i za to też wielkie dzięki. Nie, no nie ma za to, no, <grym> to ja dziękuję, nie? Słuchaj, będziecie kiedyś utrzymywać, starucha. <grym> Adam, teraz zadam ci, zadam ci okrutne pytanie. Który, no? który z nich zrobi największą solową karierę? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo my tutaj nie jesteśmy od karier, nie? My tutaj jesteśmy od tego, żeby po prostu robić muzykę. No tak Adam mówi, że on nie ma kariery, stanie, więc nie, nie zna tego słowa. Nie, stary, po prostu dla mnie to słowo nie, nie, funk nie funkcjonuje. Chodzi o to po prostu, że stary, to jest trzech młodych ludzi, niech ich błogosławieństwem największym w przyszłości może być to, jeżeli oni będą żyć z pasji. Więc ja im życzę każdemu z nich, żeby robił to, co kochałem robić, obojętnie, czy to jest muzyka. Obojętnie, czy jeżeli im się ona znudzi za dwa lata, za trzy lata, odkryją coś, co ich kręci bardziej, to niech robią co innego. To najważ... Moim zdaniem to jest najważniejsze w życiu dla każdego człowieka, powinno być to, żebyś robił w życiu to, co kochasz. Co z tego, że może zarabiać kupę pieniędzy, jeżeli będziesz nienawidzić swojej roboty i będziesz tam chodzić za karę? I tak naprawdę możesz stracić w ten sposób 30 lat. I teraz jest pytanie, bo to jest jakby. Na ile dla każdego są ważne pieniądze, a na ile dla, 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 dla każdego jest ważny komfort psychiczny. Ja, na przykład, należę do takich ludzi, że nie odnalazłbym się w żadnej normalnej pracy, bo nienawidzę, jak ktoś mi dyktuje, co mam robić, i nienawidzę, jak ktoś określa mi godziny pracy. Po prostu nienawidzę tego. Ja uwielbiam określać samemu swoje godziny pracy. Ja jestem w stanie się podporządkować pod oczywiście godziny koncertów i tak dalej, bo to jest jakby element tej gry, ale zwyczajnie ja chcę. Muzyka ma ze sobą ten piękny walor jako praca, że pracujesz, kiedy masz wenę. Więc jeżeli ja mam wenę o drugiej w nocy, to będę siedzieć od drugiej do ósmej rano i nie uważam, żeby ktoś mógł mnie krytykować za to, że pójdę spać o godzinie dziewiątej. Dlatego, ponieważ ja pracowałem w tym czasie i poświęcałem swój umysł, swoje serce i wszystko temu, żeby stać się w tej dziedzinie lepszym, jeszcze lepszym, jeszcze lepszym, jeszcze lepszym bo tak jak, umówmy się, no tak jak wśród piłkarzy, nie? Trening czyni mistrza. W naszej profesji tak samo trening czyni mistrza. I żeby być lepszym raperem czy lepszym producentem, musisz się nauczyć wielu rzeczy, które może naprawdę cię nie kręcą, ale na końcu dnia wiesz, że one się składają na tą całość, która powoduje, że jesteś kimś wyjątkowym i yy, lub robisz, yy, i nie chodzi tutaj o wyjątkowym dla ludzi, tylko po prostu, że masz poczucie, że dla samego siebie coś ci tam wychodzi, nie? że jest fajnie. Nie? Chciałem was zapytać o taką rzecz, bo Adam zaczynał swoją karierę, w, będę się trzymał tej nomenklatury, w zupełnie innych okolicznościach niż wy. E, mam przede wszystkim wrażenie, no, po pierwsze, m, jakby te nośniki przekazu, dostępu do, do rapu były inne, ale też konkurencja była mniejsza, albo po prostu o większej liczbie raperów nie wiedzieliśmy, że, że w ogóle istnieją. Wy jesteście w innej rzeczywistości i czy w Was samych wewnętrznie jest taka presja, żeby być lepszym od tego, co tam coś wczoraj wypuścił, wrzucił na YouTube, a na Spotify. No dużo e, mniej więcej chłopaków w waszym wieku dzisiaj para się rapem. Ja w ogóle, jak tak zacząłem do was mówić, to, to brzmi jak ten gościu z tego studia, co przepytywał Adama i Playę. Teraz mam, To się dopiero zasączyło koło. Tam za 20 lat ktoś to odpali i kim ten siwy gość jest, są Roli w ogóle. Nie? Ale, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? że jakby to, to jest zupełnie, no, zupełnie inny świat. Kurczę, no. mi się wydaje, co tutaj takie, że chcesz być lepszy i tak dalej, to wydaje mi się, że w ogóle to jest część tej kultury rapu, nie? Jakby chcesz cały czas być po prostu lepszy. Wiadomo, rap też opiera się w dużej części na bradze yy, i tak dalej. Pokazujesz jakby swoje skille, starasz się gdzieś tam być jak najlepszy. Więc, ale, ale nie wiem, ale ja na przykład staram się też, ja jako, bo nie wiem jak chłopaki, ale też ja się jakoś nie, nie, nie ten, nie... Mnie, jak ktoś odnosi jakiś sukces, widzę, że ten, to mnie to w żaden sposób... Yy, nie wiem, nie, 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 nie odczuwam żadnej presji z tego powodu, czy jakby mnie to jakoś. E, Takiego głodu, że musisz go wspiąć za wszelką cenę, tylko e, 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 może tak. To jest dla to 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 mnie to jest, to jest bardziej motywujące. Nie? Jak widzę na przykład kogoś w swoim wieku, kto, te, kto odnosi jakiś, właśnie zrobił coś zajebistego i tak dalej, to mówię, kurde, nie. Szkoda, że ja na to nie wpadłem, jakby <laughs> fajnie, ale wiesz, jakby nie ma w tym żadnej. żadnej... Znaczy to jest dobre akurat, bo ta tak, w ten sposób to są... możecie to rozwinąć. Tak, tak, więc ja nie patrzę chyba na to, jakby jakiś, był jakiś wielki wyścig masa masa jakby raperów jest teraz i wiadomo o co chodzi że nie że nie podchodzę do tego w taki sposób po prostu kocham, kocham to co robię yy, jakieś pierwsze rzeczy że zacząłem w ogóle kreślić w postawówce i tak dalej na razie nic <coughs> nic się nie zmieniło więc po prostu konsekwentnie jakby ro robię to co robię i po prostu lubię to robić nie wiem, nie wiem jak chłopaki no Macie też chodzi <coughs> no też też chodzi o to żeby żebyś ty to czuł to jest przede wszystkim na pierwszym miejscu, moim zdaniem, bo jeżeli ty tego nie czujesz, to nieważne, czy ludziom będzie się to podobać, by nie będzie sprawiało satysfakcji to, co zrobiłeś i będziesz miał jeszcze bardziej to na bani, że ludziom to siedzi i ty musisz dalej jakby... Zadowolić ich. Zadowolić, tak, no, ja się zgadzam. Mhm. Tak, i ja z całą resztą w sumie się zgadzam z Lakim, nie? Przede wszystkim, no, też jeżeli chodzi o, wiadomo, zasięgi i tak dalej, że Ludzie w naszym wieku odnoszą e, sukcesy, to też jest bardziej motywujące niż demotywujące, no bo ludzie po prostu, widać też ten głód u tych, u tych, u tych innych ludzi, e, no my może tego głodu mamy mniej, żeby za wszelką cenę być lepszym od innych, ale po prostu to co robimy, to chcemy zajmować się dobrą muzyką, którą lubimy i która nas łączy też z Adamem i no, mamy po prostu bardzo podobne e, poczucie, poczucie stylu, poczucie tego, co jest fajne, zwłaszcza jak jeżeli chodzi o bity, o tego, no bo Adam, e, Szymon i DJ Heim produkowali też te płytę i. No, produkcje są super. Ja uważam, że są super. Każdy bi, który tam jest, jest po prostu kozacki. Pozdrawiamy DJ a <grym> Pozdrawiamy DJ oczywiście Harem. DJ HM. Słuchaj, to jest, słuchaj, to jest, nowego dnia. jest ukryty, ukryty mózg, stary, to jest w tej organizacji. Piotruś Mordo, ty moja kochana, zawsze, zawsze. Widzę, że ubrałeś się dzisiaj w, w klasyczną hip-hopową bluzę z napisem AC. <grym> Znasz dobrze twórczość tego zespołu? No, może... Dzisiaj poznasz, tak. może, tak? Znam, ale mam bardzo słabą pamięć do tytułów. Jeżeli zostałby mi puszczony kawałek, na pewno bym go skojarzył, ale bardziej do stylu, niżeli e, jestem faktycznie fanem. Okej, okay, panowie, z e, twórców młodego pokolenia, bo przysłuchiwaliście się cały czas naszej rozmowie, w której tak Adam nie chciał używać słowa kariera, ale pogadaliśmy o paru innych karierach młodszych i starszych raperów jest ktoś dla was taki, kto prowadzi ścieżkę tej swojej kariery od, po, od samego początku, tak jak wy byście chcieli ją poprowadzić i czy o tym w ogóle rozmawiacie też mówimy między młodej... sobą i z Adamem? Tak, mówię tak, o, o tej młodej szkole. No, jeżeli chcesz powiedzieć o kimś za granicę, to spoko, ale ja myś, miałem na myśli polskich raperów. No to chwilę. Ja jeżeli chodzi o takie prowadzenie kariery, to chyba m, aż tak na to nie patrzę. Nie wiem, czy... M... Czy patrz, patrzysz pod takim kątem, że jest jakieś prowadzenie kariery, że ktoś. Wiesz, to zależy, jeżeli chodzi o jakie kwestie. Mi bardzo podoba się na przykład e, artystyczne podejście do prowadzenia kariery. Jest taki raper Hubert, pewnie niektórzy tutaj kojarzą, zwłaszcza z widzów. E, jest to bardziej taki alternatywny rap, ale bardzo podoba mi się to, w, w jaki sposób też prowadzi swoją osobę. E, jest to też takie, no nie wiem. Po prostu przyjemnie mi się na to patrzy i też z, jednej, z której strony jest to takie motywujące właśnie do tego, żeby, żeby działać też samemu. Adam, czy chłopaki, jak mają jakieś problemy? to mogą z nimi do ciebie przejść i ty tak trochę no, oczywiście. wchodzisz też w rolę ojca, tłumaczysz życie. Rozmawialiśmy o, o wielu poważnych tematach tutaj dzisiaj, no nie ma się co czarować. Oczywiście, oni e... przychodzą, chcą się wypowiedzieć, a ja mówię, dobra, nie, weź, nie marudź, nie. <śmiech> 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 nie, tu. <żartu. śmiech> no to... <laughs> nie, ja tak na Wychowanie poważnie. ręką. Nie, słuchaj, nie, ja tak na poważnie. Słuchaj, no, wiesz, jesteśmy też, przede wszystkim, słuchaj, ja bardzo cenię człowieczeństwo u ludzi i dla mnie ważniejsze, od tego, jak wykonujesz swój zawód i kim jesteś z zawodu, jest ważniejsze, kim jesteś z człowieczeństwa. Czyli jesteś trochę tak, bo wiem, że nie od wczoraj interesujesz się megapiłką i jesteś wkręcony bardzo mocno w futbol na różnym poziomie. Chciałem Ciebie zapytać, czy to jest trochę tak jak z kompletowaniem drużyny piłkarskiej, że w pierwszej kolejności, że patrzysz na umiejętności, ale też jak charakterologicznie do szatni nie pasuje ktoś, to nie chcesz go mieć w swoim wydawnictwie, żeby, nie wiem, słuch atmosferę, gwiazdorzył, wiesz, próbował reprezentować wartości, których Ty nie reprezentujesz, bo trochę jesteś twarzą tego. Znaczy trochę, bardzo. Mówię tu po imieniu. Bycie burakiem, moim zdaniem, zwłaszcza jak masz 20 parę lat, Zarobiłeś nagle kupę kasy i po prostu normalnie studówka uderzyła ci do głowy, jak to jest często ujmowane wśród piłkarskich różnych okoliczności. Poszła pompka tak Tak, zaraz. poszła pompka. To moim zdaniem w ten sposób dajesz najgorszy, najgorszy wizerunek swoim rodzicom jaki możesz. I to nie jest problem mój czy widzów i tak dalej, tylko to jest przede wszystkim problem tej osoby, a największy, naj, najwięcej wstydu zawsze się najedzą jego bliscy i jest na tej scenie parę osób, zresztą ja już wymieniałem nawet ksywy tych, tych, tych ludzi, którzy naprawdę nie dowieźli, nie dowieźli tego po prostu zwyczajnie i ich ego przegoniło po prostu całą kulę ziemską, przegoniło wyprawę na Marsa i tak dalej i oni powinni wrócić i z pokorą przeprosić przede wszystkim zwyczajnych ludzi i słuchaczy za, za, za to, jak hamsko do nich podchodzą, po prostu ja nie toleruję tego, jeżeli dla mnie osoba, która słucha mojej muzyki, jest kimś wyjątkowym. To jest mój przyjaciel. To jest mój przyjaciel. Okej, okay, może ja nie znam, wiesz, sytuacji jego mamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie? Ale to jest osoba, która coś dla mnie zrobiła. I ja ze swojej strony, jeżeli jestem w stanie mu jakoś się za to odwdzięczyć. To zawsze się odwdzięczę, dlatego nigdy nie odmawiam jakby ani zdjęć, ani autografów, ani takich rzeczy. Też zawsze uwielbiam, rozmawiać z ludźmi, ze względu na to, że jakby dla mnie najważniejsze jest, nieważne co robisz. Dla mnie ten poziom człowieczeństwa jest bardzo ważny. Rozumiesz, to jest, to jest, ten, to jest wszystko, co ty masz, to jest twarz. Twarz tracisz raz. Jak raz, do ciebie jak raz ją stracisz i będziesz baranem, no to tym baranem będziesz przez całe życie. Więc to okej, okay, są takie sytuacje, w których istnieje ta zasada, którą kiedyś usłyszałem od mojego dziadka. Czyli, jeżeli całe życie jesteś złym człowiekiem i raz zrobisz coś dobrego, to ludzie będą mówili, a jednak on jest dobry. A jak jesteś całe życie dobrym człowiekiem i raz zrobisz coś złego, ludzie powiedzą, a jednak on jest zły. Bo to też ma swoje zastosowanie, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że dzisiaj. To, czego mi naprawdę wiesz, jakby brakuje, to wydaje mi się, że to jest ta kultura osobista, która jest bardzo ważna wśród, wśród, wśród ludzi. I przede wszystkim, szanowanie kogoś. Jeżeli kogoś nie znasz, to, to, to nie znaczy, że masz go nie szanować, dlatego, bo on sobie nie zbudował szacunku w twoich oczach. Nie. Ty możesz go szanować, dopóty on nie zniszczy tego szacunku w twoich oczach. I moim mo moje podejście do ludzi jest takie, że każdy ma, jest tabula rasa. Każdego po prostu traktuję jak swojego brata na początku. Potem z, z biegiem czasu okazuje się, czy to było rozsądne, czy nie. Czasami oczywiście to było nierozsądne, czasami to było bardzo rozsądne. Ale to nie ma znaczenia, po prostu taki jestem. I tak samo często słyszę, że jeżeli, jeżeli masz miękkie serce, musisz mieć twardy tyłek. Ja niestety chyba nie posiadam ani jednego, ani drugiego. Chłopaki, co jest najtrudniejsze w robieniu rapu dla was dzisiaj z perspektywy młodych twórców? Przybicie jeżeli... się do słuchacza. Okay. To jest to... To jest całkiem ciężkie, wydaje mi się, kurczę, Zwłaszcza... że wychodzi teraz tyle po prostu różnych rzeczy, że... Dziennie nawet. Tak, tak, tak. przebojcowanym ogólnie mi się wydaje w społeczeństw, społeczeństwie, że mm, no, jeżeli chcesz robić w ogóle muzykę taką nie, nie wchodzącą w jakieś te e, główne nurty, trendy, nie, nie wpisującą się w te trendy i tak dalej, to naprawdę... Nie jest to najłatwiejsze wyzwanie. Nie nie? Jest, pod, jest pod górkę po prostu i jeżeli chodzi o też kwestie jakby samego przebicia się do słuchacza, to tak jak wcześniej wspominałeś, że czy, czy to Adam mówił, że po prostu mamy telefon, w którym mamy dostęp do jakichkolwiek treści, jakie chcemy, które lubimy, które i możemy odkryć wszystko tak naprawdę. Więc w tym, to jest jak pójść do sklepu osiedlowego jednego, które się miało kiedyś i był tam jeden rodzaj cukierka albo jeden rodzaj żelki, no to wchodzisz i bierzesz, to jest mój ulubiony rodzaj i tak dalej. A wchodzisz teraz do takiego supermarketu, widzisz tak na przykład, nie będę wymieniał, ale po prostu wiadomo o co chodzi. Jest ściana, gdzie jest 100 różnych rodzajów żelek, 100 różnych tego i po prostu człowiek nie wie co wybrać, aż w końcu nie wybiera nic. I to też jest właśnie jedna z najcięższych rzeczy, przebicie się do słuchacza i ta promocja, bo nie, chcąc, nie chcąc, promocja, znaczy muzyka w dzisiejszych czasach to jest głównie promocja, mhm. bo y, kariery można zacząć po prostu od tego, jeżeli ma się 200 tysięcy złotych, czy tam nie wiadomo y, tak naprawdę ile rzucić odpowiedni jest na PR, na wszystko tego i mhm. pff, mamy gotowy produkt, mamy tego. My bardziej chcemy bronić się tą muzyką. I cieszymy się z tego, że Adam też nam tym pomaga, bo yy, kto jeszcze też nie słyszał płyty, bardzo serdecznie zapraszamy do... Yy, poczekaj, <śmiech> sprawdzę <śmiech> no tak, w telefonie, no tak, w telefonie. Nie, tytuł, <laughs> jest, ty, tytuł jest bardzo fajny, poczekaj, sprawdzę w telefonie, jak, jak się nazywa. Jeden z was z czekował Stana nawet, w którymś z kawałków. To ty? <laughs> to ja. To, to ty byłeś. <laughs> Widzicie, słuchając płyty dzisiaj, już tak dobrze was nie rozpoznawałem po głosach. E, przypomnij, jaki to był wers. Czekał jak najman Będzie... na stanu? Tak. To jest twój wers. Czyli widzisz, tak. znowu... Nie przyjdzie samo, będziesz czekał jak najman na stanu. O. I... Adam, żeby była jasność, ja cały czas pamiętam o twoim freestylu. Chciałem chłopaków zapytać o... o dwie... Nie, już o tym zapomniałem O dwie rzeczy. O freestyle właśnie. Czy to jest najtrudniejsza rzecz w rapie? Bo wiemy, że Adam akurat dobrze to potrafił robić. Nawet w tym programie, który już to wspomniałem. I razy Całkiem dobrze mu poszło. Wtedy myślę, że ci państwo prowadzący byli lekko, lekko sukowani, zwłaszcza, że nie chciał się zatrzymać. Więc ja się nie kończył nigdy. A druga rzecz jest taka, o którą też Was chciałem zapytać: o, o, o to, że jak się jest w młodym wieku, to się nie ma za wielu doświadczeń. I zbudowanie tej narracji. Takiej, takiego, powiedziałbym, storytellingu jest pewnie łatwiejsze, kiedy ma się na karku lat 30, 35, 40 i za sobą bagaż przeżyć. Jak, jak to wygląda z perspektywy młodego twórcy? Bo to mnie zawsze interesowało. Kurczę, mi się wydaje, że... Że nie jest to potrzebne. Znaczy, po prostu co, jak jesteś młody, to wiesz, to może, może masz mniej doświadczeń i tak dalej, ale też niektóre rzeczy może przeżywasz dwa razy bardziej, albo wiesz, jakby, wiesz, no, no, jesteś po no jesteś po prostu młody, tak, przeżywasz wszystko dwa razy bardziej, te emocje wszystkie się w tobie gotują i tak dalej, więc y myślę, że to byłoby dziwne, gdybym gdybym coś takiego w ogóle rozkminiał, że no, po prostu wiesz, no piszę, piszę piszemy po prostu o tym, co nas otacza i, i, i nie zastanawiamy. No i po prostu to, co przeżyjemy, to, to że tak powiem, to, co nas gdzieś tam e, uderzy, trafi, e, zapadnie nam w pamięć, no to, to po prostu e, oburzy, to po prostu wyrzucimy na tę kartkę, nie? czy na ten bit. Czyli trochę tak, jak Adam powiedział, e, nie jestem, nie czuję się głosem pokolenia, powiedział tam to lat x temu, dwana, dwie dekady temu, nie czuję się głosem pokolenia, czuję się głosem swojego serca, tak? Mhm. Tak, no myślę, że no tak, w sumie ty też masz taki wers, nie? Było Jest, na... Jesteśmy głosy na karykaturze. Ty, ty jesteś na karykaturze. w ogóle takim fanem old schoolu. Bardzo. W sensie ja jestem dosłownie kamelony muzycznym i słucham wielu gatunków tego, co mi przyjdzie, ale najbardziej jednak ten oldschool i też dużą właśnie miarę do tego miał Adam, pokazując mi wtedy yy, ten... Wypaczyłem no. mu <laughs> Trochę mi wypaczył i bardziej nakierował <laughs> na tę ścieżkę, to na pewno, ale no nie, no ja uwielbiam po prostu taki surowy i prawdziwy rap, gdzie... Yy, Pokazem umiejętności jest to, jak bardzo umiesz y, pisać tę historię i ta cała pasja, która idzie w razem, w, razem w tą nawiką, Że to nie jest po prostu cało takie... Y, kurczę, nie wiem jak to ująć, ale jeszcze wracając do tego, y, co mówiłeś o, y, o... Bagażach doświadczeń? O bagażach doświadczeń. No to jedyną, jedną z ważniejszych kwestii u rapera to jest też ta umiejętność kreatywnego tworzenia y, tych scenariuszy w głowie. Nie wszystko musi być przeżyte na własnej skórze, że ja muszę się podpisać na tym, że tak, to jestem ja, to ja przeżyłem i tak dalej, tylko to jest też po części praca trochę jak e, aktora. Załóżmy, siedzisz w studiu i masz e, jakiś bit. Ten bit kojarzy się z jakimiś emocjami, z czymś co, e, nie wiem, no... Tak jak po prostu niektóra muzyka kojarzy nam się z emocjami. Masz wizję na to, co chciałbyś mieć w tym kawałku i jak możesz napisać historię. Tak samo jak nie wiem, pisarze by no najbardziej abstrakcyjne, jakieś książki science fiction i tak dalej, to też raczej tych rzeczy nie przeżyli. To musi być ta umiejętność pisania, którą się wiadomo wraz z wiekiem szkoli jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, ale warto się na tym też skupić. No tak, a, a ja, miałem, ja miałem do powiedzenia jeszcze odnośnie tego freestylu. Ja w ogóle tak zacząłem rapować. Przez pierwsze dwa lata rapowania ja nie pisałem tekstów. W ogóle próbowałem, próbowałem robić że tak, Jay-Z robił, że w ogóle że on nie pisał tekstów, tylko nagrywał co, co czwórkę chyba. I, I dopóki ta czwórka nie była dobra, to, to nie leciał dalej. I tak przez pierwsze dwa lata yy, nagrywałem. No i dopiero potem zacząłem pisać teksty, bo jednak to jest chłopatologiczne, strasznie później, żeby zapamiętać. Zacząłeś... A jeszcze z moim ADHD to już... Z, z, Nie Zacząłeś powiem. z wyższego, wyższego pułapu bez pisania. Dobra, słuchajcie. Teraz czas na Adama. Ja chcę, żebym już listelował. Tak, ile to ma Oj, być? Tak. Ile, ma być wy... ile mam powiedzieć wyrazów? Nie, no nie będziemy robić wyrazu. Zrobimy coś oryginalnego, bo te wyrazy jest zawsze. Tak? No nie wiem, mogę porapować o studio, chcesz? A pewnie, że tak. <grym> Dawaj, tutaj jakiś dobry name Shaking. No dobra, no. Eee... Dobra, masz rakietę, poleciałbym na Księżyc. Nawet jeśli teraz, chociaż na to nie mam kasy, pieniędzy, wiesz mi, mam się na uwięzi. Jak dotknę tutaj, to mnie palec zaswędzi. Wierz mi, dlatego, bo tu są te dziury. Wybacz bracie, ale to jest napęd, co pchają w chmury. Wybacz, czy ta rakieta jest tektury? Nawet jeśli się zastanawiasz, że gadam bzdury, to... Mogę spojrzeć na tego lwa. O, popsułem rakietę, że kurwa mać. <laughs> <laughs> Dobra bracie, będą tu bez brano, potem jeszcze się skończy, że nagra o mnie Hej, Dobra bracie, masz tu lwa. Taka z niego widzisz tutaj, mała pchła. Ej, co teraz może nas pod to pchać? Trzy dwa, jeden bracie. Ej, mogę go brać. Ej, wiesz, to bracie, jestem sierotą, dlatego zawijam z kanału to złoto. Oh. Jeśli tylko nie szastasz flotą, wybacz, zabłysnę kolejnym anegdotą. Dobra, bracie, mówię ci się masz, biorę lwa i wszystkim do widzenia. Oh. Mogę sobie sympatię tym zaskarbić, ale na razie zlewałem, to ja zbieram na park. Ej. może być, czy to czy ta kula o str miał ją także na stula wybacz ale mógłbym ją przytulać dlatego bo się czuję przy tym jak dracula kurwa popsułem następną wybacz bracie jeśli tylko tobie tego nie wytłumaczę o str czyli czysty sabat mater Naprawdę, popsułem to, wybaczcie. Jeśli tylko masz tą zagadkę, o, SR, jestem tego bracie świadkiem. Teraz wpadłem w stan na pułapkę, dlatego stan zjedzie mnie i moją matkę. Brawo! Jak nie znasz mnie, masz tą zagadkę. Czy dwa jednym bracie, wpadłeś w wniosku w klatkę? Wiesz, to bracie, ty też to znasz to, dlatego, gdy byłem mały, chciałem być astronautą. No to gul pogłębszy, wybacz bracie, ale tego też się nie spienięży. Wierz mi, jeśli tylko upuścisz, to zajęcie, Dobra bracie, nie chcę więcej przestrzyk dyn. Jeśli tylko masz ten rym, to koniec. O, STR, wybacz bracie, mam to w dłonie, biorę to i astronauta we mnie, dlatego wybacz, że twych marzeń dziś nie spełnię. Przyszedłem tutaj na piechotę, bo ten astronautę kosztował 84 zł. <noise> Brawo! Mam ci powiedzieć, na co masz ochotę? Dobra, resztę dopłacimy potem. Póki żyje tego, astronauty, wybacz, brat nie zbije. No to dobra, freestyle to na tyle. O STR nie nawijam, bo zgniję. Brawo! Czy ty, czy ty mógłbyś tak długo? Znaczy widzę, że nie, jeśli chodzi o. Ale się że no. że to popsuł. Nie, stary. to naprawimy, już dostałem tylko ryserki głosów. Słuchajcie, takiego wykorzystania naszej dekoracji jest. Jeszcze... Matki święta, ty przyszedł i wszystko zniszczył. Nigdy, e, nigdy tutaj nie było. Podnoszę się ze skliszczy, przyszedł ziomuś, no i wszystko zniszczył. <laughs> czy jest dobry? Adam tak może w nieskończoność. Tak? Adam, no, Adam nie, tak może w tak, nieskończoność. Ale czy jak siedzicie na przykład yes, w dobra, i robicie płytę, to on tak cały czas chodzi i robi? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Inny... nie tylko 7 godzin. Nie, nie, Mało freestylowałyśmy przed tą Nie, no, mało. Nie były freestyle tam. Adam, zostaw to. Ty ja to próbuję naprawić. Nie, nie naprawisz tego, zostaw. Naprawimy to. Nie martw się tym. On może naprawiać. <laughs> Sorry, próbuję sobie uporządkować głowę. Nie, no, co? Stary, no zobacz na to, nie. Patrz. Ja próbuję z nią zrobić tak, żeby. Ale to nie miejscu. jest takie proste. O. Teraz zabieram, zepsujesz. czujesz. Chodź, zapraszam cię, bo jeszcze ostatnie zadanie mam dla was wszystkich. Słuchajcie, bo my, ma, my mamy tutaj bardzo fajnych sponsorów i ich kochamy. I między innymi mamy taką społeczność Just Join IT, która miała takie zadanie. Gdyby Lester napisał kawałek o informatykach, jakie on miałby tytuł? Każdy z was może powiedzieć, nie tylko Adam. Ja mam powiedzieć? Możesz powiedzieć też. Jaki nie tylko ty, każdy o... może być. Gdybyś napisał kawałek o informatykach, jaki miałby tytuł? Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Bardzo dobre, podoba mi się. A młodsze pokolenie? Ja bym chciał wyjść na jakiegoś teraz błyskotliwego, ale chyba A? nic nie wymyślać ciekawego. O, ale za, za to Freestyle ci wyszedł. Koszulka w kratkę. Koszulka w klatkę. w klatkę. O, dobre. Ale przecież to mogłoby być też, poczekaj, sprawdzę. W telefonie. telefonie. Poza, poza w telefonie. Całkiem sprytny. Całkiem... Panowie, mega wam dziękuję za wizytę dzisiaj. Dostaliście lekcję życia od Adama, najpierw siedząc jako Ja dzisiaj lekcję ale... życia to dostałem od siebie. Nie dość, że zwaliłem flista, i to jeszcze zwaliłem wszystkie rzeczy, co masz na półce, stary. To ja sobie zafundowałem dzisiaj lekcję życia. Nie? Ale Adam, wiesz, to widać, że już działa więcej niż ćwiartka płuca. Nie, no wiesz, to zawsze działa jeszcze pół jaja, więc wiesz. Cieszę, się, jaja. cieszę się widząc się... Czwiartka, czwiartka płuca, pół jaja. A ja jesteśmy w domu. No. Cieszę się widząc Ciebie zdrowego w formie. Panowie, życzę Wam owocnej współpracy przy kolejnych projektach, e, Wam karier. Nawet jeżeli, za, tak jak powiedziałem, za 20 lat ktoś ma ten program odwijać i e, nie będę jego pozytywną częścią, to przynajmniej mam nadzieję, że Wy zrobicie karierę i powiecie: Tutaj byliśmy kiedyś w kanale Zero, zaprezentowaliśmy siebie e, szerokiej publiczności, e, a, dzisiaj, a dzisiaj po prostu cieszymy się tym, co robimy muzą e, i, i rapem. Chciałem jeszcze. Puścić jeden kawałeczek, który, który tutaj mamy do odsłuchania, czyli OSTR, młody Olisadeb, lak 7. Brałeś też udział w tym kawałku? W tym kawałku. W tym nie kawałku akurat nie. nie widzisz. Bez ciebie wycielić i wycięty Eliasz <grym> tego kawałka. Laki. Laki? Laki, dokładnie tak. A ty nie masz, Myślałem, że z jest lak tak. Nie, nie, nie laki, tak. Lucky. Ja wiem, no, rozumiem dlaczego jest ta siódemka nieszczęsna z, z. To, to tyłu, takie ale... podwójne szczęście. Ale po prostu laki. Tak jest, tak jest. Okay. Mhm. Czyli laki młodo, Lisa, DB, Eliasz, Adamo, Ester Ostrowski, bardzo Tobie dziękuję. Ja dziękuję, naprawdę. Dziękuję serdecznie. Ja ja Na Na e... tak. Możecie Chciałbym, pozdrowić wszystkich, apeluję. Chciałem absolutni. pozdrowić cały Wigwam, chłopaków, którzy mnie wspierają. Chłopaków e... z woli mieliśmy dzisiaj tak. pozdrowić. Chłopaków z woli mieliśmy z były tak. Listening Party. Też pozdrawiamy, co pozdrawiamy. pozdrawiamy. Pani Kasiu, pozdrawiam A I jutro walczy Mateusz Gawrot ma ważną walkę w UFC, więc ja będę kibicował i tyle. Chciałem powiedzieć. E, Laki to to jest Mati, taki wyspekany. Możesz... jutro na później, Możesz po teraz zapowiedzieć ten kawałek. Poczujesz się jak w sklepie muzycznej. Tak. No, nie, to. O ser Zespół pieśni, Debe, Zespół pieśni i Tańca. Ale to się do kamery mówi, a nie skarbnik. No, mam w którą kamerę? Możesz patrzeć tam. OST, zespół. OST, przed Państwem, zespół. OSTR, Model Lisa DB, Lucky. Nowy dzień, 2 w produkc na produkcji DJ HM. Sprawdzajcie. Cześć, dobranoc. Cześć. Dobranoc. Pozdro. Ja pozdrawiam jeszcze starych Kaliszanów. Trzymajcie <głosy> <głosy> To jeszcze mamy chciej. się na dosiedlem, nowy dzień. Gierdala budzik, włączam SP, czas sąsiadom, zrobić lef, od herbaty, kawy palcami tak uderza w pady Jakby miał pozgromić gniew Dla kumaty katy samplami rozmieniam na ślady, nawijam we mocy tekst Jestem nie... I to całkiem nieźle, leczy to wada a Może to korzyść tłumy zamknięte jak książki na NC Prezydent tylko przyjaciół uwolnił Kluje na rząd jak na chodnik Zjaja na rząd, wam na mordy Pod blokiem na rada wina bezdomny Gazety, radio, internet na no bawiał Ułączam telepranie mózgu chwila Napromieniowany Fukushima. ukushima Utopiłem plany w kuflu piwa Teraz świecę się jak po wybuchu grzyba Ona obok ciągle mi przerywa Widać czegoś chce i się wygina Tyrałem rałem dziś całą noc jak świnia nowy dzień weź ochodzi się nie wydych Spusłem jak obelix dla trupy posieli a Netflix ta jak MPX nie chcę afery dziś nie mam baterii mi wkręca, się nie chcę żyć, w głowie mam tylko już wrum, wrum, jak autem się wpierd... wrum, szum, zmienia się w hała, złamania w kolanach i cisza odradza się znów, nowy dzień wstaje nowy dzień, a ja razem z nim, nowa karta nowy plan, wpadnie nowy klik choć ze światem czasem, nie po drodze tu i wstawaj bracie nie możemy samulić jestem z... i to całkiem nieźle lecz to wada, a może to gorzyć jestem zamknięty jak moje osiedle, głowa otwarta jak monopolowy, Co się od... W tych social mediach, małą latą rzucałem w do głowy Wszyscy latają ze skramy się w skramość. Nie wiem jak włączam tryb samolotowy, to paradoksalne Im bardziej mam to warty z tym że jest mi wyjść na banie Co nie szablonowe, niemile widziane Wszyscy są być inni, więc ich się tu nie różni wcale Wale na relacjach, Dubai na wakacjach Powiedz mi co grane. jest I nie twój TikTok malutka, wolę jak pokażesz mi swoje własne zdanie Ta, albo świat mi się oddala Albo się oddalę, my okay. kanie Mam nadzieję, że mu Ja po prostu dźwigam jeba** talent 1 oh.

Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.